Dobry wieczór Państwu, ja się nazywam Karol Myśliński i mam dzisiaj przyjemność podróżować na program Zero razem z Panem e, Tomaszem Czajką. Dzień Bardzo dobry. miło. Dzień, Dzień miło. dobry. Cześć. Cześć e, panie Tomaszu, jedziemy dzisiaj prawie 700-konnym Suwem. E, jest to hybryda, e, samochód, który korzysta z silnika spalinowego, ale oczywiście też z elektrycznego. I mam do Pana pierwsze pytanie. Co jest Panu bliższe? Czy ta nowoczesna motoryzacja, e, elektromobilność, czy może trochę bardziej tradycyjna spalinowa? Ja w sumie jeździłem Priusem przez jakiś czas w Kalifornii, więc też miałem hybrydę. E, teraz akurat spalinowym jeżdżę. Uważam, że przyszłość należy do elektrycznych, także myślę, że prędzej czy później wszyscy będziemy jeździć elektrycznymi i to dobrze. Natomiast nie jestem jakimś orędownikiem wielkim, że musimy jak najszybciej się przesiadać. No ale fajny, fajny samochód. Czy Teslę można schakować? To znaczy, jedziemy na autopilocie, no. podróżujemy i nagle samochód w ogóle nas nie słucha. Czy to jest w ogóle możliwe, czy raczej nie? Znaczy możliwe to pewnie jest. No, mają cały zespół ludzi, który pracuje na tym, żeby tak się nie dało zrobić. Ale... Czy myśli Pan, że w niedalekiej przyszłości będziemy komercyjnie kupować samochody autonomiczne? Myślę, że na pewno. To tylko pytanie kiedy. Nie wiem, czy to będzie... 10 lat, może zaczną wchodzić nawet wcześniej, 5 lat, ale myślę, że za 20 lat to już będzie standard na pewno. Bardzo dziękuję za krótką rozmowę i widzimy się zaraz w studiu. Jasne, dzięki. Partnerem programu jest XTB. Właściwe miejsce dla Twoich inwestycji xTB.pl. Witam bardzo serdecznie, dziękuję Cylindersom za przywiezienie naszego gościa, a gość jest naprawdę zacny, bo dzisiaj w studiu ze mną siedzi Tomasz Czajka. Cześć. Cześć. Czy jak powiem, że najwybitniejszy polski programista, to się oburzysz, czy przyjmiesz Nie to? oburzę się, ale to trochę na wyrost jest powiedziane, ale dzięki. To daj pierwszą trójkę. Pierwszą trójkę programistów. Znaczy nie ma takiej miary dobrej, do, bo to nie jest tak, że nie wiem, są jakieś takie zawody, że jest jeden najlepszy i, i tyle. Znaczy mhm. są jakieś zawody, ale, ale w, w, różnych, w ogóle informatyka dzieli się na różne dziedziny. No to ja, ja akurat dobrze mi szło w zawodach algorytmicznych, to, mhm. czyli taki, takiej matematycznej bardzo stronie, mhm. od strony matematycznej informatyka. Ja, ja cały czas się zajmuję tylko taką jakby bardzo Abstrakcyjną częścią informatyki, nie znam się na jakimś sprzęcie, nie znam się na. Nie naprawiłbyś, jakby tu nam komputer No właśnie, nie. No dużo, dużo ludzi tak. Powiedziałbyś, zresetuj. No, u mnie działa. Dokładnie, dokładnie. To mówię ludziom, jak mi mówią, żebym naprawił, albo kup nowy. No. Okej. Okay. Ostatnio, gdy się widzieliśmy, rozmawialiśmy bardzo dużo o sztucznej inteligencji. Mhm. Nie uciekniemy od tego tematu także dziś, no bo, bo się pogadam. chyba nie da. Natomiast Mamy chciałem trochę pogadanie. więcej z tobą się porozmawiać przede wszystkim o kosmosie. No, świetnie, super temat. Jak zobaczyłeś tą grafikę, to powiedziałeś, że przypomina Falcona, tak? Tak, tak. Falcona, Fal Falcona heavy, bo Hal Falcon to jest jakby środek tej rakiety, Falcon mhm. 9. Falcon heavy to są trzy boostery. No, nie, nie są mniejsze. Trochę to przypomina rak inne rakiety też, także dużo rakiet wygląda podobnie, że mają boostery, bo to, 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 taka rakieta akurat ma tu wygląda, że ten środkowy booster jest na paliwo ciekłe, a te boczne są pewnie na paliwo stałe i, i są odrzucane, także troszkę inaczej niż Falcon Heavy, bo w Falcon Heavy ma trzy takie same boostery. Mhm. Na znaczy wiesz, stopie. ta rakieta prawdopodobnie no nigdy nie istnieje, jała nie istnieje tak, tak, i nie, istnieje, tak, no, to nie jest zaistnieje. Trochę taka e, rysunkowa rakieta. No. Tak, <śmiech> <śmiech> ale ładna, jak <laughs> skoro <skieram śmiech> przypomina Falcona, to ładna. <laughs> Słuchaj, bo moglibyśmy oczywiście przejść przez twoje życie trochę bardziej chronologicznie i, i pokazać, jak doszedłeś tam, gdzie doszedłeś, ale na to, to trochę będzie czas, żeby, żeby wrócić do, do pewnych zdarzeń z przeszłości. Natomiast mm, tak się zastanawiam, czy, czy nie jest tak, że ta, ten moment pracy w SpaceXie to było Coś tak fascynującego, co możesz się obawiać, że już się nie powtórzy. Czasami każdy z nas ma taką robotę, która najbardziej kręci, mhm. i potem są już inne, 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 ale sobie wspominasz tą znaczy... jedną, która była najbardziej ekscytująca. Znaczy na pewno była. To znaczy na pewno chyba najbardziej intensywny czas mojego życia. Nawet dużo ludzi, i tak tam długo, dłużej byłem niż większość ludzi, która pracowała w Spacexie. przynajmniej w zespole moim. Większość ludzi się przenosiło po paru latach do innych firm technologicznych albo też w branży kosmicznej często, mhm. ale bardzo, bardzo intensywna robota, także mi się to podobało przez dłuższy czas, ale to wyglądało tak, że. Nie miałem życia poza tym w ogóle. Po prostu mhm. cały dzień od rana do wieczora myślałem tylko o jednej rzeczy non stop przez 6 lat. I, i to mi się podobało. Natomiast już troszkę to po sześciu latach myślę, że można zmienić karierę, bo to, to już męczy robienie jednego w kółko to samo. Znaczy to nie jest tak, że ta była jedna rzecz. To jest bardzo ciekawe, bo tam ja zajmowałem się różnymi mhm. rzeczami wewnątrz firmy, no ale mimo wszystko czułem, że znaczy, początkowo chciałem zrobić sobie przerwę, tylko taką krótką na pół roku, coś takiego, ale wydłużyło mi się, także na razie to zakończyłem to, tą branżę zupełnie. A jak się pracuje? Dla SpaceX to się pracuje dla pieniędzy, czy masz wrażenie, że zmieniasz świat? Nie, totalnie nie dla pieniędzy. To znaczy tam płacą, no nie, ale. Coś tam płacą, Coś tam płacą ale. Chociaż ale nie za dużo, nie... patrząc na to, jaki bogaty jest ten mask, no musi, większość dla siebie zostawić. No właśnie, z czego. No, znaczy on też ma inne tam swoje projekty, no nie? Ja mm. nie wiem, jak on ogarnia. Teraz to chyba za bardzo się rozproszył na, 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 na za dużo rzeczy, według mm. mnie, no, ale... mm. No nie, nie dla pieniędzy. Ja w sumie miałem oferty jakby finansowo lepsze nawet, ale poszedłem do SpaceXa pracować dla... Znaczy po prostu, no, dla, ja tak czułem, że właśnie mu, tak jak mu wypracowałem od rana do wieczora, to tak czułem, że jakby poświęcam się dla świata i, i stwierdziłem, dobra, nie muszę się całe życie poświęcać dla świata, co innego sobie porobię, co będzie jakieś ciekawe pod innym względem. Mhm. E, no ale no tak, znaczy w sumie zdziwiłem się, bo czytałem, czytałem wcześniej opinię, jak ktoś mi napisał maila ze SpaceXa, że szukają ludzi tam do projektu nowego, bo wtedy się zaczynał projekt Crew Dragon. Ja nawet nie wiedziałem, co to jest. Jakieś opinie znalazłem w internecie, gdzie wszyscy mówili, że tam prawie nic nie płacą i, i, i ten, i e, ciężko się pracuje i tak dalej. Ale nie było, nie było tak źle, jak tam pisali. No. To, jaki to był moment dla rozwoju tej firmy? W którym momencie historia ona była? To było tak, ja zacząłem w 2000, e, 2007, zacząłem. E, I to było tak, że oni dopiero co wynieśli na... E, Udało się im do, zadokować Dragonem bezzałogowym, pierwszą wersję Dragona, do stacji kosmicznej. Wtedy było Dragon Cargo, czyli mhm. dowoził towary, komercyjnie dowoził rzeczy na kontrakcie z NASA na stację kosmiczną. Ale to, to wtedy to było tak, że tam było kilka lotów w ciągu roku, na przykład kilka razy w roku był lot rakietą. Albo Dragon, albo jakieś komercyjne satelity, albo coś takiego. Jak był lot rakiety, także ja nie dołączyłem na samym początku, no nie, ale jak był lot rakiety, to to było takie święto wielkie, że mhm. okej, okay, teraz leci rakieta. Trzeci, pierwszy raz w tym roku pie, po kilku miesiącach pracy, i cała firma przeszkodziła, nawet jak był start tam trzecia w nocy na przykład, mhm. bo tam zależy, jak tam orbity się yy, dopasowały, to trzeba było startować od trzeciej w nocy na przykład. Yy. I więc wszyscy przychodzili do pracy, żeby po prostu zobaczyć, jak ona leci. No. I czy leci, bo to chyba nie no tak. No i tak, i czy leci, i czy wyląduje, bo właśnie przez długi czas był taki okres, jak ja dołączyłem, że dopiero się pojawiał ten pomysł, żeby odzyskiwać pierwszy stopień rakiety, czyli żeby lądowała z powrotem, a nie żeby się rozbijała w oceanie, tak jak wszystkie poprzednie rakiety. No i to była taka mrzonka, że nawet dużo ludzi na świecie mówiło, że to totalnie jest bez sensu pomysł, bo to, to za trudne i tak dalej i niezbyt efektywne kosztowo, i tak ludzie twierdzili. I właśnie przez wiele lat od momentu jak przyszedłem do firmy przez jakieś ile to było? Nie wiem, kilka lat, ze 3-4 lata, za każdym razem SpaceX robił eksperymenty, czy uda się wylądować rakietą albo takie symulowane lądowanie, że wiadomo, że nie wylądujemy, ale podchodzimy do lądowania. No, i po prostu nigdy się nie udawało, więc to było takie założenie, okej, okay, to są takie eksperymenty, ale właśnie to było takie marzenie dla firmy, żeby to, to zrobić. I, e, I tam ludzie nad tym pracowali. Były jakieś tam testy takich małych wersji tych rakiet, żeby podleciały do góry o 100 metrów i wylądowały i tak dalej. Także to był taki moment, że właśnie to próbowała firma zrobić. A, a Dragon to był trochę tak na boku, prawdę mówiąc, ten projekt, e, te loty załogowe, bo to było trochę w odległości przyszłości. Więc ja dołączyłem do takiego mniejszego teamu który miał zacząć pracować nad Dragonem, który nie wiadomo kiedyś tam poleci. Więc ja dołączyłem i zaczynaliśmy praktycznie od zera rozwijać software, software do komputera pokładowego Dragona załogowego. Wcześniej latał ten Dragon bezzałogowy, ale na zupełnie innym oprogramowaniu, więc w momencie jak mnie zatrudnili ludzie to po prostu szukali kogoś, żeby zaczął pisać Oprogramowanie do Dragona i tam było parę osób, które pisało, było sześć osób na początku do komputera pokładowego, więc no tak, potem się trochę rozrosło w kolejnych latach. To jest dość nietypowe zlecenie, bym powiedział. No e ja w ogóle ten, ja, ja w ogóle się zdziwiłem, dlaczego do mnie piszą, no bo ja się nie zajmuję rakietami. No nie? Mm -hmm. Także y, trochę chyba przypadkowo mnie polecił ktoś w ogóle. Y, albo znalazł, Znaleźli mnie jakoś w internecie ludzie tam. Szukali jakiegoś programisty. Wydaje mi się, że ktoś z Google, bo wcześniej pracowałem dla Google, bo był jeden człowiek w moim zespole, który też wcześniej pracował dla Google, jakoś mnie tam znał w tym Google, także on tam wiem, że mnie wspomniał, jakoś mhm. ktoś mnie polecił i, i jakoś tak dziwnie wyszło, bo jak przyszedłem, bo nie tak, dobra, może chcę, bo ja akurat szukałem nowej pracy trochę wtedy, więc. <laughs> um. Napisali mi, że dobra, jest SpaceX, ja nie wiedziałem, co jest SpaceX, przyleć do nas na rozmowę. No to przyleciałem do Los Angeles tam kilka dni później. Przyleciałem, no dobrze. No za mnie swoje pieniądze zapłacili. Nie, mówię, że to już, już dobrze mi, że przyleciałeś do SpaceX na, na rozmowę. Ja wtedy nie zacząłem pracy, tylko. Nie rakietą, tylko samolotem. No, nie rakietą. No. E, tak, tak. E. No i na tej rozmowie trochę wyszło, że ja się nie znam na tych rakietach w ogóle, bo większość ludzi z To Jak tak... wygląda taka rozmowa kwalifikacyjna w SpaceX? SpaceXie <laughs> to Space trwało, X, jak. To mówisz. No, trwało, trwało cały dzień, rozmawiałem z wieloma ludźmi, z Ilonem też rozmawiałem, ale to były jakieś tam dwie minuty rozmowy. <laughs> jak wygląda rozmowa z Ilonem Maskiem? No, kim jesteś, czemu chcesz przyjść do firmy takie ogólne. On jakoś nie poświęcił mu wtedy dużo czasu. Mm -hmm. <laughs> On chyba miał wtedy taką politykę, że do każdego z każdym chce dwa słowa zamienić, mm -hmm. jak zatrudniali nowych ludzi. Mm -hmm. Potem chyba już za dużo było ludzi, żeby to robił, ale wtedy jeszcze <laughs> tak robił. No i no ale większość to byli inżynierowie właśnie z Flight Software z oprogram piszący oprogramowanie do poprzedniej wersji Dragona. Z każdym rozmawiałem tam pół godziny albo coś takiego, 45 minut. I głównie techniczne pytania mi zadawali, żeby mnie przetestować, czy umiem programować, czy coś tam umiem powiedzieć o algorytmach, jakieś tam zagadki mieli. Parę ludzi mi zadawało pytania o. O fizykę, o rakiety, to coś tam o fizyce wiedziałem, ale o rakietach totalnie nie, więc jakieś głupoty. Mówiłem po prostu, że nie wiem o co chodzi, no ale mimo wszystko mnie zatrudnili. I właśnie było tak, że nie wiedziałem, co ja mam robić w tej firmie do końca i oni tak też chcieli wyczaić. Tomek, to czym byś chciał się zajmować? I ja Aha. tak, no ja nie wiem, ale wiem, że budujecie pojazd kosmiczny, to może ja bym tam komputer pokładowy, żeby tam leciał w kosmosie. No i, no i tak, no i tak trafiłem do tego teamu. I od razu z grubej rury, czyli nowa rakieta i oprogramowanie, ale wyobrażam sobie, że jak ktoś nigdy nie zajmował się rakietami, to napisanie takiego oprogramowania nie jest prostą sprawą, bo to no tak. chyba wymaga konsultacji też z ludźmi, którzy latają takimi rakietami, czyli no, czego oni potrzebują, czego nie tak, potrzebują. Tak, to znaczy, nie, to było tak. Ja byłem w teamie Flight Software, czyli piszemy kod taki bezpośrednio na komputer pokładowy, ale na przykład modelowanie. Tego, co trzeba, jak tam. No tak, taki pojazd jest bardzo skomplikowany, jak pewnie wszyscy wiedzą, mm -hmm. że są tam, jak ten komputer pokładowy musi, musi kontrolować tam dużo rzeczy. To od takich fizycznych rzeczy, że na przykład ten komputer musi coś tam robić, to, to nie jest zupełnie nasz team, tylko ma, jest, są inne grupy ludzi, którzy jakoś to symulują, modelują matematycznie, fizycznie, mają jakieś swoje symulacje. Ewentualnie nasz team potem tłumaczył jakieś modele fizyczne. Które inny zespół opracował na, na język programowania, tak żeby to się wydajnie, wydajnie działało. Także ja się tak naprawdę bardziej skupiałem na tym, żeby obliczenia były szybkie, wydajne i dokładne, i żeby tam się nie miało szans nic popsuć niż na, na, samym, na samej jakby logice tej fizyki i rakiet. Mhm. Na przykład silniki rakietowe, to ja totalnie nie wiem dalej, jak działają. Tak, to tam, mimo, że troszkę tam programowałem. No, ale... piętro niżej, zajście by ci powiedzieli, pewnie. No dokładnie dwa piętra niżej, bo w ogóle nasza firma była w takiej w fabryce rakiet, dosłownie moje biuro było w Los Angeles. na parte... Znaczy, był taki hangar wielki, tam składali te silniki, rakiety, a obok były biura, biura na trzech piętrach i tam na parterze siedzą inżynierowie od właśnie silników rakietowych, napędów od paliwa, a my na drugim piętrze programiści sobie tam siedzieli. <sł excitement> <stągreso> <tak <pastor> Także tak, rzeczywiście tak było, bo w pewnym momencie ja głównie się zajmowałem takimi przyjemnymi dla mnie rzeczami, takimi matematycznymi, że or, mechanika orbitalna, fizyka, ale przez jakiś czas się zajmowałem rzeczami, które totalnie nie z mojej działki były. Na czym polega mechanika orbitalna? Że na przykład to jest w ogóle bardzo ciekawe. To jest bardzo nieintuicyjne wszystko, co, co jest w mechanice orbitalnej. Mechanika orbitalna polega na tym, że leci, jak powiedzmy, leci ta rakieta, już wyrzuci dragona na orbicie, czyli lata dookoła Ziemi na orbicie dragon i akurat naszym zadaniem było dolecieć do stacji kosmicznej, czyli gdzieś tam, gdzieś indziej na orbicie, to mogło być zupełnie po drugiej stronie Ziemi, lata stacja kosmiczna. No i teraz zadaniem Dragona, zadaniem komputera pokładowego najważniejszym, to jest zrobić, wymyślić taką serię manewrów silnikami na orbicie, żeby dogonić tą stację i tam przy, przycumować. No i mechanika orbitalna to jest e, taki dział fizyki, można powiedzieć. E, który mówi, jak, na, jak optymalnie tam zmieniać te orbity, żeby dolecieć, używając jak najmniej paliwa z, z, tego, z takiej orbity na inną orbitę. Przy czym to je, wydaje się proste. No i w sumie jest w pewnym sensie prostsze niż na przykład autonomiczne jeżdżenie samochodem. No bo w kosmosie jest pusto, tak? Można lecieć którędy się chce, można tak na pałę. Ale właśnie nie można tak na pałę polecieć. No to jest bardziej skomplikowane. A e, no na czym polega zmiana orbity? Podam ci przykład. Że wyobraź sobie, że lecisz wrzuciła cię rakieta na orbitę, lecisz sobie po okręgu dookoła Ziemi, co 90 minut robisz jeden obrót wokół Ziemi, daleko przed tobą na takim samym okręgu leci i widzisz tam na horyzoncie, 100 kilometrów dalej leci stacja kosmiczna, bo jakiś cel chcesz ją dogonić. No i teraz masz silnik i możesz ten silnik włączyć, możesz się obrócić w którą chcesz stronę i włączyć silnik odrzutowy. Pytanie, w którą stronę najlepiej włączyć ten silnik odrzutowy? Nie, nie, nie zadawaj mi tego, bo nie chcę tu jednak wyjść na totalnego durnia. Zapewne w przeciwnym. Bo Dokładnie, w... dobrze, dobrze. Gdyby, w przeciwnym niż by się wydawało. Gdyby to było intuicyjne, to, to nie zadał no już e. mi tego pytania. No, bo trik jest taki, że na, na, powiedzmy, że są pojazdy na niskiej orbicie, to się nazywa Low Earth Orbit, czyli niska orbita wokół Ziemi. Na Stacja kosmiczna jest na 400 km nad Ziemią. Wszystko co lata 400 km nad Ziemią musi poruszać się z dokładnie taką samą prędkością. Nie ma opcji, żeby latać szybciej po tej orbicie, bo gdybyś zaczął lecieć szybciej, to wylecisz postyczny, wylecisz z tej orbity. Mhm. Bo więc, więc pierwsza nieintuicyjna rzecz to jest, że prędkość zależy tylko od wysokości, od orbi kształtu orbity. Więc od wysokości, jeśli jesteś na takiej wysokości, musisz lecieć z taką prędkością. Więc nie możesz tak jakby się wydawało włączyć silnik w kierunku celu, bo wtedy wylecisz z tej orbity i de facto nie trafisz w cel. Nie trafisz w cel. Okazuje się, że najlepszą metodą jest polecieć w drugą stronę. Wtedy twoja wtedy troszkę spadniesz po drugiej stronie ziemi będziesz na niższej wysokości i wejdziesz na taką eliptyczną orbitę. I w ten sposób nadgonisz i po jednym obrocie wokół ziemi będziesz tam gdzie jest stacja, jeśli zrobisz to z odpowiednią mocą silników. Hmm. Więc Wszystkie manewry, to jest taki najprostszy przykład, ale można, są, są manewry, które mają tam swoje nazwy. Na przykład taki najprostszy to jest manewr Hochmana, że chcemy wejść na wyższą wysokość, lecimy na wysokości 200 km nad Ziemią, chcemy wejść na 300 km nad Ziemią. I wtedy robimy tak, robimy manewr Hochmana, czyli w pewnym momencie orbity przyspieszamy do przodu. Wchodzimy na orbitę eliptyczną, z jednej strony jesteśmy 200 km na Ziemią, z drugiej strony Ziemi jesteśmy 300 km na Ziemią. Czekamy pół obrotu i wokół Ziemi i włączamy silniki jeszcze raz na parę minut. No i wchodzimy na już tą docelową orbitę. No i są bardziej skomplikowane manewry, które można wykonywać, żeby tam zmieniać. Czyli ten manewr to... Hoffmana to dla początkujących? Dla początkujących to jest najprostsze, co można zrobić. Tak, no. Znaczy nie, no Dragon tak naprawdę nie robi tam nic super skomplikowanego. On właśnie robi serię takich manewrów Hoffmana. On, tak, on jest umieszczany na orbicie, potem on goni przez kilkadziesiąt godzin tą stację kosmiczną i właśnie powoli tam się do niej zbliża różnymi manewrami. No i potem jeszcze są manewry podchodzenia do tej stacji kosmicznej. Czyli jest zupełnie inaczej niż wydaje się ludziom, jak filmy o kosmosie, Dokładnie. gdzie rakiety dzida i w stronę celu tutaj mm. wszystko trzeba... Dokładnie po Czasami to podchodzenie jest totalnie żmudne i długotrwałe. Tak, tak, to znaczy to jest długotrwałe z tego powodu, że właśnie musisz dużo rzeczy, żeby zrobić optymalnie, to musisz poczekać na dobre miejsce na orbicie. Nie możesz w dowolnym miejscu tego zrobić. Musisz poczekać, na przykład, naj, leczysz najlepiej to zrobić po drugiej stronie Ziemi, więc musisz poczekać, aż pojazd obleci pół po orbity wokół Ziemi mhm. i tam robisz jakiś manewr. Potem czekasz znowu i zrobisz, robisz inny manewr. No i to rzeczywiście są bardzo skomplikowane wzory. Ja to właśnie na tym dużo czasu spędziłem na obliczaniu różnych wzorów takich geometrycznych do tych manewrów. Mm -hmm. No, co tam jeszcze mogę opowiedzieć? Ja teraz rozumiem, tylko jedna prośba do reżyserki. Na czacie widzę, że niektórzy twierdzą, że jest za cicho troszeczkę, żebyście podkręcili minimalnie dźwięk wyjścia. To można tak z kartką papieru usiąść na ziemi i sobie wyobrazić, jak to tam będzie w górze, czy trzeba długo się przestawiać na takie trochę na abstrakcyjne myślenie? Nie no można z kartką papieru. Tak naprawdę to te manewry to jest coś, co, co już tam wymyślili ludzie już tam, nie wiem, ponad 100 lat temu. Mhm. Wiesz, tam pewnie Galileusz o takich rzeczach myślał podobnych. Także no można. A właśnie w filmach często jest to przedstawione zupełnie inaczej, niż to się robi naprawdę. No, na przykład, w filmie, jak masz statek kosmiczny. On chce wracać na Ziemię, no nie? No to kierujesz się w kierunku Ziemi i lecisz. No nie? Mhm. Ale jakbyś tak zrobił w kosmosie, to wcale nie dolecisz na Ziemię, bo, bo trzeba wziąć pod uwagę, że te pojazdy się poruszają bardzo szybko. One lecą kilkadziesiąt tysięcy kilometrów na godzinę w bok no nie? nad Ziemią. Mhm. Więc jak zaczniesz lecieć w dół, to tak naprawdę cię tylko troszkę zniesie z tej orbity i nie, poleci, nie dolecisz do Ziemi. Więc, więc trzeba nie lecieć w dół, tylko w tył. Wtedy, wtedy z... Jak w tył, tak się No, nie, jak lecisz w tym kierunku, to musisz zwolnić i wtedy twoja orbita, zejdzie niżej i wtedy wejdziesz w atmosferę. Uh -huh. Bo grawitacja się ściągnie. Uh -huh. Więc e, no tak. No z lotami na Księżyc to jeszcze bardziej tam są ciekawe rzeczy różne. Jakie? Bo niektórzy twierdzą, że w ogóle <laughs> człowiek nigdy nie był na Księżycu, że to wszystko jest Hollywood. No, mogło tak być w ogóle. SpaceX jest blisko Hollywood, także <laughs> mam, właśnie widziałem filmiki na YouTubie nawet jak ludzie analizowali filmiki SpaceXa. I właśnie twierdzili, że to jest tam w Hollywood nagrywane i analizowali, że tutaj ta rakieta to wcale nie ląduje, tylko to jest startowanie puszczone od tyłu na przykład. <grym> <grym> ale dlaczego znaczy, mówisz, że w przypadku księżyca to jest zupełnie inna zabawa? Znaczy, yy, podobne rzeczy to są, ale na przykład y, trudniej jest obliczać, gdzie jesteś. Bo na ziemi, y, na orbicie wokół Ziemi korzystamy z GPS-a po prostu y, w dużej mierze. Nie mów jeszcze, że można włączyć skręć no. w lewo, skręć w prawo. Punkt docelowy to 100 metrów po prawej. Zjedź z orbity, no. no bo kieruj się na północ. No, no niestety, właśnie ja też musiałem zakodować tego GPS-a od zera trochę, te algorytmy GPS-a. Mamy po prostu sygnał z anteny. Mamy anteny, które odbierają sygnały z satelit GPS-a i musimy sami obliczać jakby co teraz zrobić na podstawie tych mm -hmm. sygnałów. E no z Księżycem jedna, jeden z problemów jest taki, że tam nie ma tych satelit GPS-a i te z Ziemi są trochę za daleko, żeby tam nawigować. Na Marsa jest jeszcze większy problem. Ale z tego co rozumiem, przy lotach na Marsa planują zrobić, NASA planuje, żeby tam był GPS w przyszłości, zrobił takiego marsjańskiego GPS-a i wtedy będzie łatwiej tam się poruszać w, na orbicie wokół Marsa. Mhm. No. E <laughs> Dużo się mówi teraz o, o tym, że na Księżycu miałaby powstać e stacja. E no, taki jest plan. Jest, jest program Artemis. Arte, lot Artemis 1 już się odbył w tamtym roku, nie dwa lata temu, 2022 chyba. Mhm. Był lot Artemis bezzałogowy, teraz będzie Artemis 2. Zdaje się, że został przełożony na 2025 rok, jakoś będzie w drugiej połowie 2025 roku. Jest planowany pierwszy raz załogowy lot wokół Księżyca. Tylko tam SpaceX akurat nie uczestniczy w tym Artemis 2 zawalnym. Może coś tam robią, ale chyba chyba praktycznie nie. W SpaceX będzie uczestniczył w Artemis 3. Artemis 3 to będzie lądowanie na Księżycu i to ma być jakoś za parę lat, za 2-3 lata. Pierwszy raz lądowanie od 72 roku, więc ponad 50 lat. Jeśli dobrze Jak idzie. mogło dojść do tego, że nagle przy takim rozwoju totalnym nagle mieliśmy 50 lat przerwy? No. Em, po pierwsze tak, znaczy NASA zajmuje się wieloma innymi rzeczami. Wtedy w latach 60. -tych, 70. -tych NASA była skupiona tylko na tym locie na księżyc. I, I mieli większy budżet. Wtedy to tam mieli budżet, to był duży ułamek budżetu amerykańskiego federalnego. Chyba kilka procent, 4-5% budżetu to było właśnie NASA lot na księżyc. Mhm. Więc teraz ich budżet całego NASA to jest jakiś ułamek, który może pół procenta budżetu. Z czego większość... Ale wciąż nie... rozwój no, technologii, no no tak. No. No, jest to trochę dziwne. Chyba po prostu nikt tego nie priorytetyzował. Jest to trochę dziwne. Skupili się na niskiej orbicie, czyli tam stacja budowaniu stacji kosmicznej. Tylko na tym. Trochę mi się wydaje właśnie, że SpaceX trochę to popchnął, żeby robić te loty na księżyc i na Marsa. Bo Ilon, to on chciał robić loty na Marsa i on tak inspirował Nasa, żeby robić te loty na Marsa. I trochę pewnie tam przekonał ludzi, żeby rzeczywiście robili. No nie wiem. Nie wiem czemu. Ale to ty przyszedłeś do SpaceX jako człowiek, który nie miał w ogóle nic wspólnego z kosmosem, rakietami. No totalnie. Kręciła się w ogóle ta tematyka. Czy znaczy, kręciła mnie? No lubiłem oglądać filmy science fiction, oglądałem okay. no, programy na Netflixie o kosmosie. To tak, trochę mnie to kręciło. A teraz przychodzisz w koszulce e, związanej z, tak z właśnie z, z Marsem. E, czyli już totalnie cię to wciągnęło? No tak, tak, ja wciągnęło mnie, interesuje się tak bardziej od strony technicznej teraz niż kiedyś. Tak <grym> interesuje się, no ale nie pracuję teraz nad tym w ogóle, więc znów, znów się interesuję po prostu z zewnątrz trochę mm -hmm. tym programem Artemis. Znaczy fajnie, że SpaceX robi pojazd Starship, który ma być też wersja pojazdu Starship, ma być używane jako lądownik księżycowy, czyli to będzie pierwszy raz, będzie taki olbrzymi lądownik, a nie taki malutki pojazd. Mhm. No więc to jest fajne, bo znam ludzi, którzy pracują nad tym Starshipem. To chociaż trochę to jest tak, że w SpaceX właśnie ta stara kadra się wymieniła. Wszyscy ludzie, z którymi pracowałem nad Dragonem, to poodchodzili od SpaceXa. Teraz jest nowe tam nowi ludzie, którzy przejęli to, bo firma się rozrosła i to jest trochę tak, że my zbudowaliśmy ten software Dragona. I stwierdziliśmy dobra, nasza rola jest tutaj zrobiona. Teraz już możecie latać sobie tym dragonem. Mamy dragona, Falcona i Space Shipa, tak? Starshipa. Starshipa, przepraszam. Tak jest. To znaczy tak, Dragon to jest sama kapsuła, którą się umieszcza na górze rakiety. Falcon to jest rakieta, która wynosi mhm. dragona i inne satelity prywatne i też wojskowe, jakieś i, kom, i jakieś rządowe. na orbity. jest Falcon Heavy, to jest to samo co Falcon, tylko z dodatkowymi boosterami po bokach. No i taki jest Starship. Starship to jest, on ma zastąpić Dragona de facto. Jeśli Starship będzie działał, to pewnie loty na stację kosmiczną będą Starshipem, o ile ta stacja jeszcze będzie funkcjonować. Będą wykonywane Starshipem, bo będzie taniej, mimo że to jest dużo większy pojazd, to jednak się okazuje, że jest taniej. Pewnie głównie z tego względu, że. Że jest cały odzyskiwany, bo Falcon jest to jest rakieta kilkustopniowa, i tylko pierwszy stopień jest odzyskiwany. Ląduje, a drugi stopień tam się wyrzuca. To nieekologiczne. No nie ekologiczne. No tak, wyrzuca się tam, wpada do oceanu. Mm -hmm. <laughs> Starship jest w pełni. Ten, w pełni eko. Cały wraca. Mm -hmm. <laughs> cały wraca. Bo tam jest, tylko, tam jest tylko dwa stopnie, jest tylko rakieta super heavy. Taka olbrzymia, dużo większa od Falcona, która. E, I potem jest starship, i ta super heavy wraca, ląduje sobie, i, i starship też potem wraca i ląduje. Także jest pierwszy raz taki pojazd, który wchodzi na orbitę, jest cały odzyskiwany. Mówiłeś o tym e, przychodzeniu w nocy do firmy, żeby zobaczyć, że rakieta wystartowała. E, to jest stres, czy to się uda, czy już idziecie na <laughs> pewniaka i wiecie, co się wydarzy mniej więcej? No, jest stres. To znaczy, dla mnie był stres tylko wtedy, jak mogłoby coś na mnie być. No, że wiedziałem, że. Znaczy, no, bo musiałem obserwować też na żywo, co się dzieje. Także, na przykład, jak Dragon podchodził do stacji kosmicznej i ja pracowałem wcześniej przez rok nad. Dużą część roku spędziłem na oprogramowaniu lidarów, czyli takie tam są lasery, które mierzą odległość do stacji kosmicznej jak w momencie podchodzenia. Tam mierzył położenie, prędkość i, i to jest taki kluczowy moment, że jak dragon się zbliża do stacji kosmicznej, to musi złapać tymi laserami swoją pozycję dokładnie, bo w przeciwnym razie musimy odwołać całe podejście i tam musi odlecieć, jeszcze raz podchodzić kolejne 24 godziny. Więc dla mnie, ja byłem zlany potem w tym momencie, jak on właśnie te lasery musi, musiał złapać, bo ja to programowałem, więc ja tam cały czas patrzyłem, co się dzieje w komputerze. Czy te lasery tam łapią? Te, to co musiało się tam zadzieć, co musiało się wydarzyć, żeby <coughs> był sukces? To, co musiało, to jest tak, że na stacji kosmicznej są retroreflektory, czyli takie lusterka. To są dosłownie lusterka. Takie, tylko one odbijają w tym samym kierunku, z którego się świeci. Tak, tak jak światło odblaskowe. Czyli te, tymi laserami się świeci w kierunku stacji kosmicznej i próbujemy trafić w jedną z tych lusterek. I w ten sposób mierzymy odległość, bo mierzymy, ile czasu leci ten laser i ile czasu wraca. I możemy obliczyć odległość. I musimy jeszcze złapać, kilka takich, znaleźć kilka takich lusterek zmierzyć do nich odległości, żeby wyczaić, które lusterko to które, żeby zmierzyć tam względne odległości i w ten sposób mamy dokładną pozycję względem stacji. Więc musieliśmy po prostu... Lusterko to dość takie prymitywne no, rozwiązanie prymitywne. można by pomyśleć. Jak na no, całą tą technologię no, ale... kosmiczną, to akurat obecność lusterka <laughs> trochę mnie No ale tak. no, dużo rzeczy jest prostych. Znaczy akurat laser to jest bardziej skomplikowane. Tam jest urządzenie laserowe, które strzela tam takimi krótkimi pulsami. I, I potem jest odbiornik, który to mierzy, potem jest skomplikowany software, który na tej podstawie coś oblicza. Więc to jest trochę bardziej skomplikowane niż sama lusterka. No ale lusterka tak. <grych> Także jest ryzyko, że w ogóle nie trafimy w te lusterka albo że na przykład... Ale zdarzyło się to za Twojej kadencji? No nie zdarzyło się, no, ale było, był, był stresik, że no, nie wiem, czasem to zajmuje więcej czasu, czasem mniej. Wiem na przykład, że jakby jeszcze minutę coś tam się nie wydarzyło, to musimy odwołać podejście do stacji kosmicznej. No to wtedy jest stresik. Mhm. Albo na przykład mission director, czyli ktoś, kto akurat decyduje o wszystkim w danej misji, pyta mnie na przykład, co tam się dzieje, bo widzę tutaj na wykresie, że coś tam, ja muszę bardzo szybko reagować i wiedzieć, co, dlaczego na przykład ten lidar... Teraz pokazuje takie wyniki, a nie takie. I więc, więc jest też z tego powodu, że muszę szybko jakby wiedzieć, co się dzieje cały czas. Jaka jest atmosfera w biurach, gdy właśnie taka misja trwa? To jest pełne skupienie, czy trochę jak na filmach, że czekanie z szampanem, aż wszyscy się sobie oba. rzucą w ramiona? O, oba te elementy. Oba te, tak. W momencie, jak już przydokuję, to już wszyscy tam są zadowoleni, bo tam już nic się nie może praktycznie wydarzyć. Znaczy, to jest tak, że w każdym momencie misji. Tak naprawdę tylko mała grupka ludzi jest odpowiedzialna za coś konkretnie w tym momencie, więc reszta sobie tak jakby kibicuje tylko. Mhm. Dużo ludzi. Czyli jeden robi, wszyscy patrzą, no, jak tak na często, memach. Tak, tak często jest. No, znaczy też się zmieniają ludzie, że na, na przykład ja mam... Od tej godziny do tej, ja siedzę przy konsoli jakiejś i patrzę, co się dzieje, a potem ktoś inny z naszego zespołu przejmuje. To ja już mogę sobie tam z, kawę, z kawką obserwować tylko mm -hmm. I, i nic nie muszę robić. I ja on z Wami był na tych. No, no był na początku, siedział Pochnania? w Mission Control, tak. Nie no, on tam obserwuje często. I jak się zachowuje? Jest Zestresowany? Czy, czy... No, no, chyba tak, trochę, tak jak wszyscy. To jego pieniądze, także, <grym> także zestresowany trochę, no. No nie, no myślę, że... A uważasz go za wielkiego wizjonera, czy cwaniaka, czy człowieka, który w sumie jest niebezpieczny troszeczkę dla naszej cywilizacji, jak niektórzy chcą go pokazać? Czemu niebezpieczny? Wiesz co, no, te neurolinki, te czipy, wszczepy do mózgu, no to jest, już jest taki krok dość mocny w kierunku filmów <coughs> science fiction właśnie. No tak, tak. E, e. No ale mówiąc, ale sztuczny, musimy się połączyć jakoś z tą sztuczną inteligencją, tak jak rozmawialiśmy ostatnio. Znaczy, nie, no na pewno on jest, ja mam olbrzymi szacunek do niego. Nie uważam, że jest jakiś szalony. Znaczy, może jest trochę szalony, trochę szalony jest, ale, ale on po prostu ma olbrzymie wizje i jakoś je udaje się zrealizować. Także... Nawet ja nie bardzo wierzyłem, że te lądowania rakiet mają sens i okazało się potem, że jednak mają. No, tak on co. sam jest wybitnym programistą? Nie wiem, czy jest wybitny, ja nie wiem, ale ja nie wiedziałem, żeby on jakiś kod pisał, ale coś tam programował wcześniej. No, umie coś. Nie, nie sądzę, żeby był jakimś wybitnym. Ja też nie jestem wybitnym programistą, ja po prostu dużo, dużo się nauczyłem technologii, mhm. bo, bo w tym długo, długo siedziałem. No ale pamiętam tą historię, już trochę się teraz sprowadziłeś, tak powiem, na Ziemię, trzymając się ter te terminologii tej, tej kosmicznej. Natomiast pamiętam tą historię, gdy, gdy przez całą noc wymyślałeś nowy kod do startu rakiety, tak? Żeby ona się, no, to... krótko, nie rozwaliła po, zaraz po starcie. <laughs> tak, tak. To znaczy ja tam baga poprawiałem, który ktoś zostawił. Znaczy, tak nie, takie niedociągnięcie w kodzie było i ludzie nie wiedzieli, co tam się dzieje, i dlaczego działa za wolno. Bo co się działo? Rakieta wybuchała. Nie, nie po prostu znaczy, tak, wybucha, gdyby wystartowała, to by wybuchała. Mhm. Auto, autonomicznie, bo ona ma tam mechanizm, że jak źle leci, to sama się wybucha, żeby nie spaść komuś na głowę na Ziemi. Mhm. Więc problem był taki, że że coś tam za wolno działało w software'ze i jakby za wolno działa i komputer traci kontrolę nad pojazdem to wtedy ona by autodestrukcji zrobiła autodestrukcję no więc de facto, to co by się w rzeczywistości stało to ten start musiałby być przełożony na później bo już wszyscy wiedzieli, że jest taki problem no i ja po prostu wtedy siadłem i chciałem znaleźć co tam się dzieje więc siedziałem w nocy i tak bym ten start przełożony ale pewnie mniej niż nie mógłby być i co siedziałeś całą noc i co? No, i znalazłem, co trzeba poprawić, żeby szybciej działało. I właśnie ja mam background, że znam się na algorytmach, czyli na, na tym, jak można zrobić proste rzeczy, ale szybciej niż się wydaje, że da się je zrobić. Często programiści, którzy nie mają wykształcenia jakiegoś takiego teoretycznego, informatycznego, tylko mają takie inżynieryjne wykształcenie, i to jest większość ludzi w SpaceXie. Oni potrafią duże rzeczy zrobić i ja w ogóle byłem pod wrażeniem, że oni potrafią duże rzeczy zrobić, ale często nie wiedzą, że jakieś obliczenia można wykonać dużo szybciej niż oni to robią, niż tak na, na pałę, jak się robi obliczenia. Mhm. Na przykład jak chcesz pomnożyć jakieś dwie macierze albo jakieś dużo liczb tam dodać ze sobą, co, różne takie rzeczy, to, są, to nie jest to, że ja coś wymyśliłem wtedy, tylko po prostu znałem standardowe algorytmy, jak to się robi tak naprawdę, a inni ludzie nie znali. I, i zauważyłem, sprawdziłem, która część kodu wol, za wolno działa. No i zobaczyłem jak tam jest zaimplementowana, no i zobaczyłem, że jest po prostu że można to zrobić lepiej. Ale czy ja dobrze rozumiem, to w ogóle nie była twoja działka? Nie, bo ja w ogóle bo to było kod raczej. Czyli TV. byli jacyś inżynierowie, programiści, którzy siedzieli nad tym miesiącami. No nie. Może nie nad tym kawałkiem kodu, no ktoś tam Ale napisał. ogólnie nad tym, żeby to działało, tak, siedzieli tak. nad tym miesiącami, mhm. ale to nie działało i ty uznałeś, że przez noc rzucisz na to okiem. No, nie tylko rzuci, no dużo na tym spędziłem. Ale znaczy to działało. No to jest tak, że działało wystarczająco szybko do tej pory, we wszystkich poprzednich lotach. Tylko coś się zmieniło, bo w tym locie mieliśmy inną konfigurację, inną trajektorię lotu trochę. Zmieniliśmy dane i, w, i przy tych nowych danych to nie działało szybko. Także to nie jest tak, że oni tego nie, nie, nie zauważyli, nie wiedzieli, tylko po prostu e, przetestowali i widzieli, że coś trzeba przyspieszyć, bo za wolno działa. No dobrze, no ale e, to nie był twój dział i ty nagle mówisz, dobra, to ja na to rzucę okiem, no bo coś mi tu śmierdzi? No tak. E, no nie był mój dział, ale, ale też trochę kodu dzieli, dzieliliśmy między Dragonem a Falconem, więc to jest też. E, ich kod korzystał z tych samych fragmentów kodu co nasz kod, także to był taki wspólny kod trochę. No ale tak, no siadłem, to akurat mi się poszczęściło trochę, bo właśnie parę ludzi nad tym patrzyło, a mi się poszczęściło, że jakby znalazłem ten kawałek. I co tu. zmieniłeś? E, zmieniłem parę linii kodu, tam pięć linii kodu na inne pięć linii kodu i działało dużo szybciej. No właśnie taka, taka, taka jest rola wiedzy teoretycznej, że właśnie to nie są jakieś mega skomplikowane rzeczy. Ale często są zaskakujące, że matematycznie, jak się do czegoś dobrze podejdzie, to nie trzeba się dużo napracować, żeby działało coś na przykład 100 razy szybciej. A czy ja dobrze przypominam sobie, że Ty zastosowałeś tam trochę jakby starsze, takie bardziej tradycyjne rozwiązanie? Kiedyś słyszałem jakiś wywiad z Tobą na ten temat. To pewnie mówiłem o czym innym. Mówiłem o Dragonie. W Dragonie jedną z rzeczy, które programowałem, to. Jak dragon robi manewry na orbicie, musi na przykład włączyć silniki, albo się obrócić trochę, musi jakieś tam jak, jakąś nadać siłę tymi silnikami, żeby wykonać jakiś manewr. I, I rzeczywiście ja zastosowałem takie standardowe, znane w informatyce rozwiązanie do dokładnie tego typu problemu, że tam trzeba jakieś są kryteria, że musimy coś obliczyć, żeby się sumy zgadzały sił, sumy momentów obrotowych, żeby ten i tak naprawdę, jak się to rozpisze matematycznie, to tam wychodzą jakieś układy równań i nierówności, i że chcemy zoptymalizować coś, czyli na przykład ilość paliwa, żeby była jak najmniejsza zużytego do takiego manewru. I jak się to rozpisze matematycznie, to to wychodzi z tego taki standardowy problem, który, którego uczą studentów na studiach informatycznych, jak się rozwiązuje tego rodzaju problemy. To jest tam optymalizacja liniowa albo optymalizacja wypukła. To są takie, ludzie robią takie zadania domowe. Ale właśnie ludzie po studiach inżynieryjnych w ogóle nie słyszeli o tego typu zadaniach domowych. I cała branka. skosowali zadania domowe. Nie? <laughs> to, może nie na studiach, nie wiem. <laughs> cała, cała branża kosmiczna miała swój jakby taki, taki, taki na chłopski rozum, jakby taki algorytm mieli, który ktoś kiedyś wymyślił w, dawno temu do jakiejś rakiety. I wszyscy po prostu kopiowali to, to samo podejście do wszystkich pojazdów później w przyszłości. Mhm. No więc ja właśnie z kimś rozmawiałem i ktoś mi pokazał ten problem zanim jeszcze nad nim pracowałem, że y, pokazał mi tam na jakieś wykresy, że ten pojazd jakby nieoptymalnie leci. Tro, jak podchodził do stacji kosmicznej to on tak troszkę zygzakiem lecieć zamiast tak dokładnie prosto. Y, no i wtedy usiadłem na tym przez parę dni i i właśnie zobaczyłem o co tam chodzi od strony matematycznej. I sobie jak zobaczyłem o co chodzi od strony matematycznej, no to zacząłem rozmawiać, czemu używamy takich metod, a nie takich metod, nie? albo tak wszyscy stosują tego, to po co mamy robić inaczej. No więc ja tak naprawdę zrobiłem sobie eksperyment. Okej. Okay, siadłem sobie sam na swoim komputerze, co by było, jakbym zamienił ten kawałek kodu na takie standardowe rozwiązanie z przedmiotu informatycznego na studiach. No i wyszło, że działa lepiej. Także dopóki nie zrobiłem tego eksperymentu, to nikt by mi nie uwierzył, że to będzie działało lepiej. Działało lepiej, bo po prostu takie jest podejście. W powiedzieli, inżynier... by, że nie jesteś na bieżąco, że się. No nie dokładnie, dokładnie. Albo że nie wiem, albo że ktoś tam w misji Apollo stosował tak, takich samych metod, to i dolecieli tam gdzie chcieli doleć. Mm -hmm. <głos》> no, no najprościej, do... najprościej właśnie jak się pracuje nad inżynierą, się, nauczyłem po dłuższym czasie pracy, że ważne jest. Nie tylko, że właśnie jak przedstawię komuś dowód matematyczny, że coś jest lepsze, to nikt mi nie uwierzy. Jak powiem, dobra, matematyka mówi tak, obliczcie sobie tutaj całkę to nikt, mi, nikt nie będzie mnie słuchał w ogóle, ale jak pokażę doświadczalnie, pokażę wykres, pokażę dane to nie, aha, o 10% lepsze, dobra, bierzemy. Mhm. <gry> także dlatego zrobimy eksperyment, żeby A zobaczyć. Jak wrócimy do tej wybuchającej rakiety, To zastosowałeś tam coś ultra? Nie, to też innego? był standardowy algorytm z, z informatyki, takiej, nie wiem, z trzeciego roku studiów informatycznych. Algorytmy Jak siebie, się, się Ciebie słucha, to wszystko jest takie proste, tylko ludzie inni <noise> poza tym tego nie wiedzą. Poza tym. No bo nie studiowali informatyki, to jest właśnie. W Polsce nie studiowali. No może, może. Właśnie też jest, pewnie tak trochę jest, że właśnie w Polsce, przynajmniej na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie ja studiowałem, uczy się tak bardzo teoretycznie dosyć takich zaawansowanych algorytmów. Na większości uczelni pewnie się nie uczy tak dokładnie takich rzeczy, uczy się bardziej praktycznych rzeczy, więc dużo ludzi krytykuje, że uniwersytet uczy takiej teorii, a ludzie nie umieją tam praktycznie programować, co może jest prawdą trochę. Mhm. Ale właśnie ludzie tacy jak ja i inni tam studenci z UW znają tą teorię, która jednak się przydaje czasem. Mhm. No tak. Także ja lubię osobiście czytać sobie różne tam prace naukowe, książki takie teoretyczne żeby być na bieżąco z taką matematyczną częścią, bo ja zawsze tak lubiłem matematyczne rzeczy, więc ja jestem na bieżąco z matematyczną stroną informatyki. To teraz sobie wyobrażam, jak jest, nie wiem, piąta nadlanem czy szósta nadlanem i ty rozwiązałeś już ten problem, i nagle z dumą idziesz do centrali i mówisz, słuchajcie, ta rakieta, jak chcecie, to w sumie może lecieć dzisiaj, bo załatwiłem tę sprawę. No, no tak trochę było. Tylko właśnie. Tam jest troszkę więcej biurokracji, nie? Także to nie mogło być tak, że ja wam tutaj zmienię kod i odpalajcie rakietę, tylko to jest bardziej, że dobra, otwieram proces, że możemy zmienić ten kod. Ktoś go musi zmienić, nie wiem czy ja, czy ktoś inny. Potem 10 osób musi posprawdzać, czy wszystko nadal działa. I oni przestają cię lubić no chyba. No właśnie trochę tak jest, że nawet jak wszyscy się zgodzą, że jakaś poprawka jest sensowna, to o ile to... To, to większość ludzi, pierwsze, pierwsza myśl to jest, czy da się bez tego zrobić, czy, czy doleci bez tego, może lepiej nie róbmy tego, bo tylko dodatkową robotę sobie robimy, no nie? że biurokrację, bo potem zależy jeszcze co, ale jakbym na przykład chciał zmienić jakieś, jakiś kawałek kodu w Dragonie, czyli w komputerze Dragona, no to yy, na przykład teraz jakbym powiedział, dobra słuchajcie, kiedy mam, mam tam taki kod, zmieńcie coś tam, to, to by było bardzo trudne zrobić, bo bo, bo trzeba przejść cały proces testowania tego na symulatorach, na, potem na jakimś sprzęcie prawdziwym, potem jakieś być może nawet loty testowe bezzałogowe, także ludzie wolą tego uniknąć. Ktoś tam z NASA musi to sprawdzić, audytować, czy, mhm. czy to ma sens, także ludzie wolą nie zmieniać, jak, się, jak dopó dopóki nie trzeba właśnie. Jeśli mamy problem, że o teraz to już nie może polecieć, no to już trzeba zmienić. Ale... A SpaceX to jest taka firma, w której powiedzmy, wszyscy są w miarę równi, czy też jest bardzo duża hierarchia? I ty, kiedy przychodzisz ze swoim rozwiązaniem i jesteś nie z tego działu, to nie do ciebie należy, mhm. to jesteś wysłuchiwany jak, o jest, Tomek z nami, Tomek na pewno nam pomoże, czy też. Słuchajcie, jakiś tam wariant nie, z drugiego właśnie, piętra przyszedł i twierdzi, że wiele... Nie, właśnie właśnie w SpaceX jest mała hierarchia, nawet bym powiedział mniejsza niż w Google. Na przykład mimo, że Google się szczyci tym, że, że właśnie mają taką płaską hierarchię, to jakoś w SpaceX, pewnie trochę przez to, że to jest dużo mniejsza firma, mhm. e, przynajmniej ten dział tam informatyczny, to jest dużo mniejsza firma, e, to totalnie e, nawet nie miało za bardzo znaczenia, kto jest czyim menadżerem. W, w, na przykład mógłbym, nie wiem napisać do jakiejś najważniejszej osoby, która odpala, nawet do Ilona mógłbym napisać, słuchaj, jutro nie możemy odpalić rakiety, bo widzę problem to by to przeczytał i by mnie wysłuchał tak, e... Zgłaszaj się do niego z problemami? Czy no sobie? nie, do niego z problemami akurat się nie zgłaszałem, ale gdyby tak było że nie wiem, awaryjnie, że zauważę coś w ostatniej chwili i nie mam komu tego powiedzieć, to bym mógł mu powiedzieć, tak czuję, mhm. więc... E nie no, totalnie ludzie właśnie bardzo otwarci, że ktoś z innego działu jak przyjdzie i ci powie albo chce pomocy, albo tobie chce coś doradzić, to ludzie bardzo się komunikują tam w SpaceXie. No. Właśnie w NASA mieli trochę taki problem, że tam była straszna hierarchia w czasach tych Apol, albo w czasach wahadłowców, jak były jak był wypadek Challengera na przykład to tam było trochę tak, że niektórzy inżynierowie gdzieś tam w dole hierarchii mieli jakieś wątpliwości, że na przykład tutaj to jest duże ryzyko, lepiej zróbmy coś tam inaczej, ale ta informacja gdzieś tam się gubiła w hierarchii i ich ignorowali. To potem wyszło tam, jak badali przyczyny wypadku, to wyszło, wyszły takie polityczne tam rzeczy, że... Że właśnie była hierarchia, że ktoś tam wolał nie opóźniać lotu niż tam gadać z jakimiś inżynierami. Mm -hmm. <laughs> Tutaj o, oglądają nas też osoby, które są mocno wkręcone w tematykę programowania. Mm -hmm. Zadają różne pytania, między innymi jaki algorytm zastosowałeś? Znaczy ja nie mogę niestety tak technicznie za bardzo, ja muszę się pilnować, bo nie mogę niektórych technicznych rzeczy mówić, bo to są sekrety. No ale... Jakie pytania zadają? Jaki algorytm? Jaki algorytm i w jakim języku w ogóle programuje się? No to mogę powiedzieć. powiedzieć. W C++ programowaliśmy. Sam, sam, sam komputer pokładowy. Także w C++. Ja nie uważam, że to jest najlepsze, najlepszy język do tego. Jakbym miał to robić dzisiaj od zera, to bym pewnie zrobił to w Rust. Język Rust jest taki nowy dosyć. No bo C++ to swoje lata już. Ma. No właśnie, bo C++ to już ma 50 lat. I on ma dużo... Dużo takich sta starych naleciałości, które, że ciężko się pisze, ciężko się robi niektóre rzeczy, które powin mogą być proste, bo w, w nowszych technologiach są dużo prostsze. Mhm. Także ludzie go używają trochę z przyzwyczajenia, bo mają już jakieś gotowe rzeczy zrobione w C. -usie. Bardzo ciężko jest przestawić się na nowy język, nawet jeśli on jest lepszy pod pewnymi względami. Ale myślę, że jakby od zera robili w SpaceXie, to mogliby dzisiaj, gdyby zaczynali od zera, to, to mogliby w innym języku to robić. Znaczy to pewnie też jak SpaceX zaczynał, to na przykład Rasta jeszcze nie było tak naprawdę. Nie było tych kilku nowych języków. Naprawdę, C to brzmi aż, aż dziwnie. Ja no to pamiętam jak, jak na starym PC zaczynałem coś na, w Mejziku czy w Wizualnym próbowałem coś programować w dawnych czasach. No. C był trudniejszy, ale to już wtedy mi się wydawało takie trochę przestarzałe. No to jest przestarzałe. Znaczy, to się wywodzi z języka C. Język C powstał gdzieś tam w latach zdaje się 60 potem C++ to jest takie coś dorobione na bazie C w latach 70 czy 80 No i, znaczy nie, no ogólnie to bardzo się nadaje do tego typu rzeczy. Gdyby nie było tych nowych języków, które powstały w kilkunastu ostatnich latach, to to, to jest najlepszy język. Na przykład nie dałoby się tego zrobić w jakimś w Javie albo w Pythonie. To totalnie nie dałoby się tego typu rzeczy zrobić. Bo to są systemy real time, czyli musimy mieć pełną kontrolę nad tym, co robi procesor, bo musimy wiedzieć na przykład, że te obliczenia się wykonają, muszą się wykonać w przeciągu tam powiedzmy 100 milisekund, bo inaczej będzie problem. A i C++ daje Ci taką pełną kontrolę nad, nad procesorem, że, że wiesz dokładnie co tam się dzieje, a inne języki są jakby zbyt wysokiego poziomu, próbują ci dużo ułatwić i przez to, że próbują ci ułatwić, to tracisz kontrolę trochę. Więc nie da się takich. Więc to, co ja robiłem, to jest takie programowanie niskopoziomowe bardzo, bo właśnie nam zależy nie tylko na tym, żeby coś obliczyć, żeby mieć dobre wyniki, tylko właśnie, żeby to działało, działało w przewidywalny sposób w systemie real-time. No i jest tylko kilka narzędzi takich, które pozwalają ci to robić. Właśnie C++ albo Rust, albo jakieś parę innych języków. Można w C to robić. Mhm. Także no, to chyba był najlepszy wybór w tym momencie. My będziemy tą rozmowę sobie swobodnie kontynuować, natomiast za jakiś czas doprosimy do niej widzów. Mhm. Możemy włączyć telefony i za chwilę pierwszy telefon odebrać. Powiedz mi, co dzisiaj jest największą barierą dla człowieka, żeby w podboju kosmosu pójść dalej? Od strony technicznej, technologicznej oczywiście. Znaczy właśnie teraz to trochę ruszyło tak naprawdę, bo właśnie lecimy nasa leci na Księżyc w najbliższych latach. Znaczy na pewno problemem w lotach na Marsa jest to, że po pierwsze te loty są bardzo długie. Gdyby chcieć polecieć na Marsa i wrócić, to jest tak kwestia powiedzmy dwóch lat, żeby taka misja. Zdaje się, czytałem jakoś parę dni temu, że został pobity rekord długości przebywania w kosmosie. Jakiś Rosjanin był tam właśnie coś koło dwóch lat. Hmm, na bo coś się zepsuło pewnie, nie <laughs> no, Kiedyś tak było, teraz to chyba nie, ale kiedyś było coś takiego, że jak Związek Radziecki upadał, to tam stwierdzili, że nie mają pieniędzy, żeby przywieźć kogoś z kosmosu, to go tam zostawili. Hmm. <laughs> I, e bo właśnie już nie było Związku Radzieckiego, więc nie miał kogo przywieźć. Mhm. No ale no tak, tam Amerykanin jakiś ponad rok siedział w kosmosie, także teoretycznie nie jest to problemem, samo sobie ludzie już to zrobili, żeby tam siedzieć w kosmosie dwa lata. No jest problemem promieniowanie kosmiczne, to jest... E, e, to wpływa jakoś na zdrowie, zwiększa prawdopodobieństwo, że będziesz miał nowotwór później w życiu, jak za długo przebywasz w promieniowaniu, w warunkach promieni na promieniowania. A um, promieniowanie kosmiczne wpływa na obliczenia? Wpływa też, no. To jest też problem trochę. I to jest też coś, nad czym pracowałem trochę, żeby mieć redundancję, czyli żeby kilka komputerów obliczało te same obliczenia, w, że jeśli promieniowanie kosmiczne. Przekręci nam obliczenia na jednym z tych komputerów, żeby innego mogły poprawić. Ale jak może przekręcić promieniowanie? Bo jest tak, że w komputerze masz procesor i pamięć. W pamięci są jakieś dane, na których obliczasz. W procesorze są wykonywane obliczenia. I promieniowanie kosmiczne to są tam cząstki jakieś, które głównie ze Słońca tam wylatują, jakieś bardzo mocno naładowane elektrycznie cząstki, które uderzają tam przypadkowo. Na Ziemi nas chroni pole magnetyczne, bo te cząstki naładowane odpycha od Ziemi. Ale jak jesteś w kosmosie poza tym polem magnetycznym, to, to tam trafia ich dużo więcej niż na Ziemię spada. Więc jak taka cząstka trafia, nawet na Ziemi to czasem przekręca obliczenia, ale tam rzędy wielkości rzadziej. Jak taka cząstka trafi w komórkę pamięci, to może ci przekręcić 0 na 1 albo 1 na 0, czyli co może. Może ci... czy przekręci? No, jak w odpowiednie miejsce trafi, to przekręci. Jak trafi w, w dobre, tak pechowo w dobre miejsce w pamięci komputera. Przy czym pamięci komputera właśnie są, są takie specjalne rodzaje pamięci z korektą błędów, które automatycznie wykrywają, że coś tam się przekręciło. Mają tam dodatkowe komórki pamięci, które cały czas sprawdzają, czy coś się przekręciło, jakieś bity i je tam poprawiają. Starają się poprawiać, przeważnie je poprawiają. Czyli kontrola, kontroli, kontroli tak, cały czas? Tak. Są właśnie... Wielopoziomowe. Tak, tylko y, są takie wrażliwe miejsca. W, y, na przykład w, jeśli ta cząstka trafi w miejsce procesora, gdzie aktualnie są mnożone jakieś liczby, to tam ta kontrola słabiej działa, bo, bo, bo to by było dużo bardziej skomplikowane, żeby robić obliczenia i równocześnie je kontrolować, więc jest ryzyko, że wyjdzie ci zły wynik jakichś obliczeń i wtedy jest błąd. Mhm. Um, no i to jest błąd, który, którego nie wykryjesz tak łatwo, więc jakbyś to robił tak normalnie na komputerze po prostu robią obliczenia, to może ci w Excelu wyskoczyć nagle zła liczba. No więc jest... Czyli promieniowanie jest prze przeciwnikiem zarówno dla sprzętów, jak i dla ludzi. I dla ludzi. No stacja kosmiczna tam, gdzie latał Dragon, jest na, specjalnie umieszczona na tyle na niskiej wysokości, żeby to pole magnetyczne jeszcze ich trochę tam chroniło. Na wyższych wysokościach, więc jak się leci na Księżyc, to jeszcze większe jest to promieniowanie. Mhm. Um. Tam są takie pasy dużego promieniowania wokół Ziemi, przez które trzeba przelecieć i wtedy to w ogóle urządzenia elektroniczne tam się psują w ciągu paru minut. Więc tam jeszcze bardziej trzeba uważać. Można też jakoś izolować sprzętowo, można jakieś tam bariery stawiać, żeby cię chroniły przed tym promieniowaniem. Akurat SpaceX ma takie trochę podejście, żeby po taniości, że dobra, lecimy bez żadnych osłon, jakoś tam sobie poradzimy, tam w software to naprawi. I właśnie dużo rzeczy było takich w SpaceXie, że na przykład moglibyśmy sprzętowo coś tam sprawdzać, mieć dodatkowe urządzenia, które coś sprawdzają, naprawiają, nawet tam w silnikach rakietowych, takich rzeczach. SpaceX próbuje robić jak najmniejsze koszty tego wszystkiego, więc dużo... Dużą rolę, tu, więc dużo jest zrzucane na software. Wszyscy, cała firma sobie myśli, a dobra, to software, tu może tutaj wszystko obczaić i tam będzie naprawiał. I wtedy rola softwareu mhm. nagle staje się dużo bardziej skomplikowana, bo musi wszystko kontrolować precyzyjnie i jest duża odpowiedzialność, jakby, że o, jak tutaj nie poprawimy czegoś, to silnik wybuchnie na przykład. No i, mhm, <słysza> y, więc y, my staraliśmy się zawsze. Y, Mówić ludziom, nie, zróbcie to sprzętowo, żeby było porządnie, my nie chcemy się w tym grzebać. No ale czasem właśnie software jest, szczególnie w lotach załogowych, software się robi skomplikowany z tego względu, że jest pomyślane tak, że musi być na tyle duża redundancja, że nieważne co się popsuje, to pojazd musi umieć lecieć dalej albo przynajmniej wrócić na ziemię, czyli dowolny kawałek sprzętu tutaj jakaś rurka pęknie, coś tam, to nadal musi umieć lecieć, więc e, i w przypadku lotów załogowych to jest powiedziane jeszcze, że to jest podwójna e, redundancja na błędy, podw, podwójna e, e, podwójne takie zabezpieczenie, że dwie dowolne rzeczy mogą się popsuć i, i musimy wtedy sobie jakoś radzić, więc może się popsuć jakaś antena GPS-u i równocześnie jakiś laser i nadal musimy coś tam. Więc duża część... To się pracy... symuluje? Takie tak, właśnie daje. większość pracy tak naprawdę to jest właśnie sprawdzanie, czy te wszystkie kombinacje mamy ogarnięte, że co jeśli się popsuje to i to, a co jeśli to i to i właśnie wszystko jest symulowane non-stop, więc większość mojej pracy to było tak naprawdę odpalanie różnych symulacji i yy, w celu dowiedzenia, że sobie poradzimy z różnymi wariantami. Yy, także w tych symulacjach ja normalnie po nocach miałem cały czas sny, że kurczę, popsuł nam się procesor i coś tam równocześnie się popsuł GPS i się budzę z, z krzykiem, no nie? Mm -hmm. <laughs> Bo właśnie na tym polegała moja praca, żeby takie różne warianty sobie wyobrażać, jak w jakichś filmach science fiction, co w rzeczywistości się tak często nie zdarzają, ale musieliśmy je ogarnąć mm -hmm. w razie czego. Albo nawet takiej rzeczy, które są totalnie pewnie wymyślone, takie totalnie mało prawdopodobne, no ale obiecaliśmy... NASA, że wszystkie kombinacje ogarniemy, to musimy ogarnąć nawet takie mało prawdopodobne. Mm -hmm. więc, więc dużo pracy na tym, na tym właśnie polegało, żeby ogarniać zdarzenia różne losowe, jakieś że coś się psuje. Mm. Odbierzmy sobie e, o, dwa telefony dalej, e, dwa telefony teraz i potem dalej będziemy sobie rozmawiać. Hello? Halo? Halo mnie. Tak, słychać, cześć dobry przypadek. E, cześć, Krzysztof. Dobry Panie Tomaszu. Ja mam w sumie. Trzy pytania, dwa do pana Tomasza, jedno do ciebie, Krzysztof, jeżeli mogę. Dawaj. Więc szybkie pytania do ciebie, Krzysztof, czy myślisz, że po tej debacie teraz, która odbyła się w sprawie CPK, swoją drogą świetna sprawa, dziękuję wam za to. Więcej polityków zgłosi się do was, czy raczej wręcz odwrotnie będą tego unikać właśnie po to, żeby nie wpaść w debatę w temacie, które próbują jakby ugasić. I dwa pytania do pana Tomasza. Nawiązując do koszulki, które ma Pan na sobie, jak z Pana perspektywy wygląda wizja na to, że w ciągu 10 lat czysto teoretycznie człowiek miałby postawić stopę na Marsie? Czy w ogóle jest to wykonalne? I drugie pytanie: to znaczy, dlaczego w perspektywie 50 lat, kiedy technologia tak poszła do przodu, ani razu żadna misja załogowa nie odbyła się na inną planetę? Czemu to zostało zaniechane i czemu właściwie dopiero. Nie wiem, w perspektywie 10 lat wstecz, może 15, zaczęło się z powrotem mówić o misjach załogowych na, na Księżyc czy na Marsa? Ktoś pierwszy, czy ja pierwszy? Nie, ty <laughs> dobra. To e, ostatnie pytanie było: czemu, e, już trochę rozmawialiśmy, czemu nie było misji załogowych e, na Marsa? To znaczy, ja myślę, że to była bardziej kwestia polityczna niż, niż technologiczna, bo taka możliwość była od kilkudziesięciu lat, żeby robić tę misję na Marsa. Teraz się, dzięki SpaceXowi między innymi stały tańsze te loty, więc teraz jest łatwiej politycznie przekonać ludzi czy tam polityków, żeby to finansować. Wcześniej po prostu było to dużo, dużo droższe i chyba ludzie nie bardzo, nie bardzo im zależało na tym, żeby to robić. No i A. dlatego i skupili się bardziej na badaniach naukowych, no i może to ma sens na jakichś badaniach. A czy NASA przyjęła taką strategię, żeby nie tylko polecieć na Marsa, tak jak w misjach Apollo, żeby tam postawić nogę i wrócić, bo to jest trochę bez sensu przy takim locie na Marsa, tylko żeby już tak bardziej długofalowo, żeby tam ludzie mieszkali, sobie tam bazę od razu stworzyć, bo, bo też nie da się tak polecieć i od razu wrócić, bo te tak orbity działają, że nie da się tak od razu wrócić więc w dużej mierze to co działo się przez ostatnie 20 lat na stacji kosmicznej to częściowo były przygotowania do tego, żeby wysłać ludzi na Marsa, bo robili różne eksperymenty jak wpływa niska grawitacja na ciało ludzkie na przykład i kiedyś to był większy problem niż jest teraz. Astronauci tracili na przykład masę mięśniową, kości im tam mieli osteoporozę, wszyscy mieli jakieś słabe serce. Teraz sobie poradzili od strony medycznej i tam ćwiczenia odpowiednie robią i tak dalej. Więc teraz dużo, dużo problemów zostało już rozwiązanych właśnie ze względu na planowane loty na Marsa. Teraz NASA się bardziej skupia trochę na Księżycu niż na Marsie, bo chcą zrobić w ramach misji Artemis stałe, stałą bazę na Księżycu, gdzie będą ludzie mieszkać i robić jakieś eksperymenty z Księżycem, jakieś geologiczne, ale też eksperymenty z tym, jak się mieszka na planecie, gdzie nie ma atmosfery i jest niska grawitacja. Na Księżycu jest oczywiście jeszcze niższa niż na Marsie. No a to też jest z myślą o lotach na Marsa. No chyba, chyba po prostu, znaczy Elon zawsze miał wizję, że możemy już za, za dwa lata lecieć na tego Marsa, więc on jest takim, hura, hopp, i już, po co mamy. Przyspiesza procesy. Przyspiesza. No, on przyspiesza i chyba rzeczywiście przyspiesza też w NASA te procesy. Ale w NASA mają takie podejście bardziej, że dobra, zaplanujmy sobie wszystko za 15 lat, i wtedy polecimy. No i to też ma sens. No. Więc no teraz się coś dzieje. No rzeczywiście jest tak, że nie działo się tam w latach powiedzmy 80., -tych, 90. -tych. No, na przykład w latach 90. w ogóle pojazdy, którymi Amerykanie latali na orbitę, czyli wahadłowce, to. To, to, były, to miały, Założenie było takie, że to nam właśnie umożliwi latanie w dużych ilościach na orbitę i, po, i potem jakoś na księżyc innymi pojazdami i tak dalej, bo to miały być pojazdy podobnie jak SpaceX. Oni chcieli, żeby to było tanie, w ten sposób, że będą używać wielokrotnie jednego pojazdu. To też była tak. taka nowość, że wahadłowiec będzie wracał na ziemię, ląduje jak samolot i potem Bachbach, no, tankujemy i możemy lecieć jeszcze raz. No, ale trochę tak przecenili to. Ten plan trochę nie wyszedł, bo przygotowanie takiego wahadłowca do, do kolejnego lotu kosztowało tak naprawdę więcej, musieli tam powymieniać połowę części. Kosztowało więcej, dużo, kilka, wielokrotnie więcej niż przygotowanie nowej rakiety Falcon, na przykład. Więc trochę, trochę nie wyszedł ten plan. Po prostu to się okazało dużo droższe niż, niż tam się spodziewali inżynierowie NASA. Więc. Więc trochę nie mieli finansów na to, żeby, żeby latać na Marsa. Okej, okay, miałeś dwa pytania. Jakie było drugie, pierwsze pytanie? Już nie pamiętam. Pierwsze pytanie było, to znaczy, jak z Pana perspektywy widzi Pan obietnicę, że w przeciągu tam 10 lat A. człowiek postawi nowy na Marsie? Na Marsie nie sądzę, że to się odbędzie w ciągu 10 lat, ale na Księżycu myślę, że, że to się odbędzie, że już może być nawet stała obecność na Księżycu. Na Marsa bym oceniał, że pewnie w kolejnym dziesięcioleciu będą ludzie. To ja teraz dopytam, albo dobrze, to ja odpowiem na pytanie. Wiesz co, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale wydaje mi się, że... Politycy muszą coś z nami zrobić. To znaczy to nie może być tak, że to będzie tak funkcjonowało, jak funkcjonuje, bo, bo to jest po prostu niebezpieczne, że jest jakiś kanał na YouTube, robi sobie debatę, ludzie o tym rozmawiają i nagle rozsadza to jakąś taką narrację, która jest odgórnie narzucona. To jest po prostu bardzo niewygodne dla... Dla, dla władzy, dla, dla wszystkich polityków, i oni, oni na pewno będą się głowili, co z tym zrobić, bo, mówmy się, telewizję to nie mają dokładnie zabezpieczoną, wiedzą po której czego się spodziewać i dlaczego i której na ile mogą pozwolić. Tutaj e, nagle trafili w nową rzeczywistość I sam jestem ciekaw, jak na nią e, zareagują. To, e, to tyle. Jutro jest, e, jest godzina zero mm, polityczna. Robert Mazurek będzie rozmawiał z Anną Marią Żukowską, więc zapraszam. Natomiast to ja dopytam trochę e, to co wokół tego, co mówiłeś, a loty pasażerskie mhm. w kosmos, to jest coś, co będzie naszą codziennością niedługo? No już trochę się stało, bo już są komercyjne loty, nawet SpaceX robi e, e, loty. Zrobił parę lotów komercyjnych, znaczy dla płacących pasażerów, którzy kupili sobie bilety po prostu, żeby przelecieć się Dragonem po orbicie. Był e, lot najpierw e, Inspiration. To się tak chyba nazywa: Inspiration? Nie, coś na, na inspi, Inspire, coś od inspire. Inspiration chyba. Mhm. E, Potem, e, potem jest taka firma Axiom, która e, wykupiła parę lotów Dragonem, dla, e, tak, e, komercyjna firma, która wykupiła loty Dragonem na stację kosmiczną. I, i nawet parę, jakoś e, parę dni temu wrócili. E, to nie do końca są komercyjni pasażerowie, ale e, przez tą firmę wykupieni ludzie, którzy lecieli sobie Dragonem na stację kosmiczną. W tym Europejska Agencja Kosmiczna płaciła za swoich astronautów tam. Ale wiesz, płacenie za astronautów to jest coś innego niż hmm. ja idący do biura no. podróży i mówię, słuchajcie, chciałbym w kosmos. No sprawdzić. tak, ale do tego dążę, że to pojawia się coraz więcej takich opcji, że niedługo będzie to bardziej komercyjne. To znaczy właśnie ten, ten lot komercyjny dragona to był rzeczywiście ludzie, którzy zapłacili, tylko zapłacili dużo tam nie wiem, ile tam milionów dolarów dokładnie, ale kilkadziesiąt milionów, co najmniej dolarów każdy zapłacił żeby po prostu sobie popatrzeć na Ziemię z orbity i to byli płacący prywatni ludzie, jacyś bogaci. A w ogóle... Już drogi bilet, trzeba powiedzieć. No, drogi. tak. Taniej, taniej jest polecieć firmą Blue Origin, która... Oni nie, nie wylatują na orbitę, tylko wylatują, ale wylatują w kosmos, czyli ponad atmosferę na, na kilka minut, bo nie potrafią wejść na orbitę, tylko spadają na Ziemię po tych kilku minutach, mhm. ale możesz sobie tam popatrzeć, tam jest chyba taniej. Na, na ale nimi. jak spadają, to ja nie chcę. No właśnie, ale krócej, także za minutę wychodzi drożej chyba. Spadają, ale lądują. Znaczy ja wiem, spadają wiem. na spadochronie. Ląduje rakieta też, także to też jest dosyć e, dobry wynik dla nich. Mimo, że Elon się z nich nabija ciągle. A wy, wy tylko do góry, w dół latacie. No a, a w ogóle co do lotów, to niedługo będziemy mieli drugiego Polaka w kosmosie, który poleci właśnie z firmą Sławoszu Znański. Tak, Sławoszu Znański ma polecieć Kolejnym lotem AXIO. On chyba będzie pod koniec tego roku, jakoś listopad, coś takiego, także będziemy wszyscy kibicować. On jest właśnie też przez ESA, przez Europejską Agencję Kosmiczną, ale z tego co rozumiem, jest tam zatrudniony tylko jakby na ten jeden lot. Nie będzie tam pracował na stałe, tylko ten jeden lot robi na stację kosmiczną. A kto jest ważniejszy w tym samym interesie programista czy astronauta? Nie, no astronauta jest ważniejszy zdecydowanie. Eee, tam przez skromność taką mówisz. On no, sobie siada w fotelu i potem sprawdza, czy dobrze napisałeś no jakby... oprogramowanie. To znaczy ja jak pracowałem, jak spotkałem pierwszy raz ludzi, którzy mieli lecieć. Pierwszym dragonem to była misja Demo-2, to byli piloci testowi, dwóch, dwóch panów astronautów, bardzo doświadczeni astronauci, którzy wcześniej latali wahadłowcami to ten. Oni jakoś w pewnym momencie usłyszeli, że ja właśnie tam programuję ten pojazd, który będą lecieć, i wtedy dopiero jakby stali się moimi przyjaciółmi, bo wcześniej tylko tam cześć, cześć, i gdzieś tam mhm. szli, a potem, e, dobra, chodź na lunch, Tomek, pójdziemy, pogadamy. I, i Żebyś wtedy, miał osobiste podejście do ich bezpieczeństwa. No właśnie, byli bardziej zainteresowani tym, co robią, jak się dowiedzieli, że programuję ten pojazd, mhm. czyli że, bo oni jakby. Na ich miejscu ciężko się postawić, bo oni, oddali, oni jako piloci bardzo doświadczeni, oni latali jakimiś odrzutowcami, kiedyś tam latali wahadłowcami, też tam ręcznie kierowali, a teraz muszą w dużej mierze zaufać technologii. Więc to, to w jakim stopniu musi być dla nich niekomfortowe na pewno, że muszą zaufać technologii, że ona ich dowiezie, a oni tylko siedzą i się patrzą. Znaczy robią tam różne rzeczy, ale nie mogą, nie kierują ręcznie tym pojazdem. Mhm. Więc, więc oni na pewno. A co najwięcej może zrobić astronauta? Znaczy oni mogą. Mogę, może przejąć taką kontrolę w pewnym momencie. Może przejąć kontrolę. Co prawda, nie jest to standardowa procedura, ale może. Oni akurat tych dwóch astronautów, którzy lecieli pierwszym lotem, to oni przejęli kontrolę na chwilę w ramach testów, że jak podlatywali do stacji kosmicznej, to jakieś kilkaset metrów od stacji kosmicznej oni przejęli kontrolę ręcznie. To znaczy, to nadal ta kontrola ręczna polega na software'ze, więc oni wydają jakieś komendy komputerowi pokładowemu, że chcą lecieć w tą stronę, potem chcą lecieć w tą stronę. Czy nie ma joysticka, czy kierownicy? Właśnie nie ma joysticka. Właśnie to jest dziwne. Ja dalej nie rozumiem, dlaczego nie ma joysticka, ale ludzie stwierdzili, że tak będzie lepiej, żeby nie było. Zamiast joysticka są... Ob, y, ekrany, na których oni mają kontrolki różne, mogą kontrolować pojazdem. Na, na kontrolować, ale nie sterować kierunek. St, sterowo, sterują kierunkiem. Sterują ale, kierunkiem, ale nadal tam w obiegu jest komputer pokładowy, który m, nie, nie sterują pojedynczymi silnikami, bo to by było zbyt skomplikowane. To jest za dużo różnych silników, to y, komputer nadal tam ma kontrolę, ale oni kierują rzeczywiście pojazdem, więc w ramach testów oni robili eksperymenty, czy, czy to będzie działać. Więc sobie tam polecieli 100 metrów w tą stronę, 100 metrów w tamtą stronę, i potem przełączyli z powrotem na autopilota, żeby przydokował do stacji kosmicznej. No ale mogliby, teoretycznie mogliby sami sobie na przykład przydukować do stacji kosmicznej ręcznie, jakby chcieli, mhm. ale raczej się uważa, że lepiej, żeby tego nie robili, żeby komputer to zrobił. Żebyś ty to robił. No właśnie. Na tyle ufają mojemu kodowi, że stwierdzili, że lepiej niż profesjonalny pilot. No, znaczy wyobraź sobie, bo to jest tak to jak oglądasz sobie webcasta z takiego podejścia do stacji kosmicznej, to się wydaje, że tam wszystko się tak, i to jest prawda, że tak powolutku sobie podchodzi, że to nic trudnego, że podchodzisz sobie do takiej stacji kosmicznej, kilka centymetrów na sekundę podlatujesz, to trwa godzinami, ale y, to tam się więcej dzieje niż się wydaje, bo... Y, bo tak naprawdę wokół ziemi te pojazdy lecą z prędkością kilka 7 km na sekundę, więc możesz sobie wyobrazić, że one lecą w takiej formacji, że się wydaje, że one sobie stoją nieruchomo, ale tak naprawdę latają wokół ziemi w formacji bardzo szybko, co 90 minut oblatują całą ziemię, więc jeśli tam polecisz w złą stronę, to bardzo łatwo tak jakby... Nie, właśnie przez to, że ta mechanika orbitalna jest taka trochę nieintuicyjna, bardzo łatwo polecieć nie tak, jak ci się wydaje, że chcesz polecieć, że, że, że kierujesz, że jak po, zaczniesz lecieć w tą stronę, to możecie znieść trochę i w coś uderzysz na przykład w, w te, na tej stacji. I dlatego łatwiej jest komputerem kontrolować niż... Czyli mówiąc krótko, to jest ekstremalnie szybka jazda na zderzak. No, tak jakby tak, dokładnie. na centymetr, dokładnie. na autostradzie jechać 300 na godzinę dokładnie za innym tak. samochodem i się powoli, powoli... No w sumie na autostradzie też jest takie wrażenie, że jak za kimś jedziesz, to możesz sobie tak powolutku podjechać do niego, mhm. odjechać. No tak, to jest na to samo. Tylko zważy. prędkości trochę inne. Przypomnij no, jakie. No 7,5 tysiąca, tysiąca metrów na sekundę, czyli to jest w kilometrach na godzinę to jest 27 tysięcy kilometrów na godzinę. Okej, okay, no to nie zalecamy takiej jazdy na zderzak. No. Nie no, ale y, y, z drugiej strony w kosmosie y, nie masz wybojów na autostradzie, więc są plusy pewne, uh -huh. bo to, y, nie ma barierek, nie ma wybojów, także troszkę pod względem mnie jest łatwiej. Tak jak mówię, oprogramowanie jakichś y, pojazdów autonomicznych na Ziemi ma swoje problemy, też skomplikowane, mimo że to są mniejsze prędkości. Ale właśnie przez to, że są te duże prędkości, to, to, to się pojawiają takie bardzo nieintuicyjne problemy, że... że, że no bo nikt nie ma doświadczenia w lataniu z takimi prędkościami i na orbicie, więc, więc to trzeba specjalnych treningów. Te astronauci trenują latanie ręczne, i to bardzo długo, więc miesiącami tam trenują, jak, jak, takie podejście ręczne do stacji kosmicznej. Też sobie robiłem takie symulacje z ciekawości bardziej niż mhm. z powodów technicznych, jak, jak wygląda takie podejście. Znaczy to, że są, to są duże prędkości może też jest trochę mylące, no bo jednak jesteś daleko od Ziemi, więc to prędkość jest względna, tak? Teoria Einstein'a mówi, prędkość jest względna, więc zależy jak to mierzyć. No ale daje to jakiś pogląd na to, że to może być bardziej skomplikowane niż się wydaje. Mm -hmm. Dobrze, odbierzmy ten drugi obiecany telefon. Halo? Halo, halo, cześć, słuchajcie. Cześć, mnie. witam. To jest Erwin, dzwonię do was z Gdyni okay. i mam dwa pytania do Tomka. Po pierwsze, mówiłeś dużo o swojej pracy, o tym, że pracowałeś w SpaceXie i w Google i ciekawi mnie, co teraz w zasadzie jeszcze jest przed tobą i czy są jakieś firmy, korporacje, w których chciałbyś pracować, czy masz jakieś marzenia związane w związku z tą pracą? I drugie pytanko, co ciebie najbardziej fascynuje w twojej pracy, no bo też dużo mówiłeś o, o rakietach, o kosmosie, o tym, jakie projekty wykonywałeś, a czy jest coś takiego, o czym nie powiedziałeś, a jest dla ciebie bardzo ekscytujące w twojej pracy? No więc teraz ja, ja mówiłem, że tak ciężko pracowałem w tym SpaceXie. Chciałem właśnie, najpierw planowałem zrobić sobie przerwę, powiedzmy pół roku, żeby nie pracować w korporacji. Teraz tak poczułem, że, że nie bardzo mi się chce pracować w korporacji i wolę sobie robić własne projekty. Więc od, od dwóch lat około robię. Robię różne projekty, tylko mam taki trochę problem, że mam za dużo tych projektów i nie mogę się skupić na żadnym, żeby go dokończyć. Więc robię robię 10 różnych rzeczy, z których może coś wyjdzie. A co na przykład możesz powiedzieć? Na przykład pracowałem teraz nadal pracuję nad sztuczną inteligencją w kontekście gier planszowych typu szachy w szachach, ale też w innych grach, w takim ograniczonym świecie próbuję eksperymentować z metodami. Planu, planowania inteligentnymi, zachowania w tych grach w inny sposób niż ludzie. Tu ciężko wytłumaczyć, w jaki sposób to jest inne niż obecne programy szachowe, ale próbuję trochę w inny sposób, e, e, tak sobie eksperymentuję, czy coś z tego wyjdzie. Więc A co to ma dać? Co to ma dać? To, e, bo, bo to jest tak, że... W to jest dla mnie też zupełnie nowa dziedzina, bo na przykład w SpaceX nie specjalnie używaliśmy metod sztucznej inteligencji i właśnie chciałem spędzić trochę czasu, żeby się nauczyć, bo widzę, że to jest bardzo dobra, to jest technologia, która zmienia świat, więc też chciałem jakby zobaczyć, jak to działa. W sztucznej inteligencji jest tak ciekawie, że jest taka konwergencja, że algorytmy sztucznej inteligencji w różnych kontekstach zaczynają wyglądać bardzo podobnie. To znaczy kiedyś na przykład algorytmy do tłumaczenia z jednego języka na drugi, to był jakiś tam zupełnie osobna grupa jakichś badaczy i researcherów, którzy nad tym pracowali. Ludzie, którzy pracowali nad rozpoznawaniem obrazów, to były zupełnie inne algorytmy. Ludzie, którzy myśleli o rozmowie z człowiekiem, jeszcze inne algorytmy, o grach, jeszcze inne algorytmy, a teraz do wszystkiego się stosuje bardzo podobne algorytmy, do wszystkich tych dziedzin. I, i, i gry typu szachy dają ci ee, takie bardzo jasne reguły gry, że bardzo łatwo sprawdzić, czy jakiś algorytm działa lepiej czy gorzej, bo możesz porównać, czy gra lepiej w te szachy, czy gorzej, czy wygrywa, czy przegrywa. Ale stosuje metody sztucznej inteligencji, które są bardzo podobne do na przykład tego, co robi ChatGPT, rozmawiając w języku polskim albo angielskim. Tak samo myśli, tylko zamiast myśleć o, o tym, co powiedzieć, to myśli o tym, jakie zrobić ruchy. W dosyć podobny sposób. Znaczy inni ludzie też nad tym pracują, na przykład AlphaGo, Alpha, e, też w podobny sposób e, grało w Go e, e, firmy DeepMind. E, więc ja tam eksperymentuję sobie z tego typu rzeczami. Nawet, e, nawet chwilę w praktyce to stosowałem, pracując z Magnusem Carlsenem nad jego przygotowaniem do meczu szachowego. Mm -hmm. I rzeczywiście zastosowałem pewne moje metody machine learningu do... Bardzo takiej specyficznej rzeczy do wyboru, tam otwarć, jakie otwarcia warto zagrać w meczach, w które on tam grał w szachy. No i to jest jedna z rzeczy, które, którymi się, można powiedzieć, bawię. Nie robię tego komercyjnie, przynajmniej na razie, tylko, tylko sobie eksperymentuję. Jeśli zobaczę, że coś działa mi, to może z tego zrobię jakiś większy projekt. Robię też na przykład. Taki pakiet do obliczeń numerycznych open source. Programuję sobie open source. To jest coś, co mi wyszło w pracy ze SpaceX, bo w Spacexie chciałem sprawdzić, czy pewne nasze obliczenia działają, tak przetestować, czy tam dają dobre wyniki, jakieś tam kawałki kodu. I użyłem programu Matematika, czy tam w wersji online programu matematika który pozwala robić tam obliczenia naukowe. I coś tam mi się nie zgadzało, i patrzę, nie no, nam daje złe wyniki, bo tu sprawdziłem, że powinny być inne. Co się okazało, że ten Matematyka dawał złe wyniki. Więc e, e, zacząłem troszkę myśleć o tym, jak zrobić coś na kształt tego programu Matematyka albo Wolfram Alpha. Jest taka strona Wolfram Alpha, na której można robić obliczenia tam jakieś naukowe albo inne. E, jak zrobić taki system, żeby na pewno było zagwarantowane, że będzie zawsze dawał dobre wyniki zrobiłem sobie coś, co, co potrafi liczyć pewne rzeczy. No nie jest aż tak, tak dobrym programem to, co mam, jak matematyka, ale może jak pociągnę ten projekt, to może wyjdzie coś z tego, co będzie przydatne dla ludzi. To panie brzmi, są jakieś wielkie projekty, które, które działają, ale ty mówisz, no źle działają, coś tam zły wynik dają, więc sobie zrobiłem tam, zrobiłem sobie, popykałem, już działa dobrze. Tak, tylko ja zrobiłem jakby małą, bo matematyka to jest cały taki pakiet, który robi sto różnych rzeczy. Ja mhm. zrobiłem taką część, którą, która mi była potrzebna na swój sposób. Ja to zrobiłem tak, żeby nie tylko podawał ci odpowiedź, tylko też... Równocześnie dowodził w swoim języku, że ta odpowiedź jest poprawna, więc to, jakby gwarantuje, że, że, że tam nie będzie błędu. No, chyba, że w moim programie jest błąd, no to nadal może być znowu kontrola nad kontrolerem, nad kontrolerem, nadal mogą być błędy, ale jest dużo mniejsza szansa na to, że będą błędy, bo. Mm. No, to, to inny projekt. Jeszcze myślę o zrobieniu języka programowania, który mógłby zastąpić C. Mam tam jakieś pomysły, może tym się zajmę. Właśnie jest problem taki, że nie mogę się zdecydować, czym powinienem się zająć full-time. I, I mam także, tym się pobawić. Ale troszkę. nowy język programowania to brzmi jako projekt olbrzymi, być może projekt życia, czy nie? Czy po prostu sobie w nocy usiądziesz... Niekoniecznie. Myślę, że z językami, znaczy nie, niekoniecznie, bo. Yy, na przykład język JavaScript jest język JavaScript, który jest teraz mega popularny, bo wszystkie przeglądarki internetowe używają języka JavaScript. Ktoś to wymyślił w kilka dni w tydzień. I właśnie on, dużo ludzi narzeka, że on jest tak źle zaprojektowany, ale to z tego wynika, że ktoś to wymyślił w tydzień. Nagle stał się mega popularny, bo użyli tego w przeglądarkach internetowych i nagle wszyscy w internecie zaczęli tego używać. I chyba ludzie, którzy to wymyślili w ogóle się nie spodziewali, że miliony ludzi zaczną tego używać. I dlatego nie dopracowali tego. Uh -huh. <laughs> e, I teraz e, z, mamy w przeglądarkach język, który ludzie chętnie by zastąpili, ale ciężko to zastąpić, bo to jest technologia w całym internecie używana, więc ciężko to zastąpić czymś innym. E, także nie no, samo wymyślenie języka programowania tak naprawdę nie jest trudne. Trudne jest. E, ja tego nie robię też od zera, bo ja wyznam inne języki programowania i po prostu widzę, że w C coś tam jest zrobione w sposób, który ja chciałbym inaczej zrobić. Widzę też inny, na przykład Rust też jest. Łączę jakby ideę z kilku języków i widzę, mam taką wizję. Ja tego nie zaimplementowałem wszystkiego ale mam wizję, jak mogłoby to działać w sposób, który przynajmniej ja uważam, że, że byłby bardziej spójny i wyda, wydajny i użyteczny. Więc. Ale, ale dużo ludzi wymyśla. To jest, z, języki, z językami programowania to jest trochę tak, że 99% języków programowania to jest coś ktoś wymyślił i to była jedyna osoba, która tego używała, potem nikt tego nie używał. Mhm. Więc ciężko, ciężko jakby się przebić na tym rynku. Więc tutaj główny problem to nie jest wymyślenie samego języka, tylko jakby wdrożenie tego, żeby mhm. ktoś tego zaczął używać. Powiedz mhm. mi, to może jest dobry moment, żeby ci o to zapytał. Byłeś... Dwa razy mistrzem programowania, dwukrotnie zdobyłeś mhm. złoty medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej, mhm. raz srebrny. Mhm. Na czym polegają takie zawody? No więc tak, Olimpiada Informatyczna to jest coś, co jest dla licealistów. To jest konkurs. Mamy Olimpiady Przedmiotowe w Polsce, jest też Olimpiada Informatyczna. Więc no i potem jest międzynarodowa. Potem jest międzynarodowa. Jest reprezentacja Polski licealistów. Tam jest cztery osoby. Zawsze jadą reprezentować Polskę na zawodach międzynarodowych. To jest międzynarodowa olimpiada informatyczna. Ja byłem w reprezentacji Polski i w reprezentacji Wielkiej Brytanii raz byłem. Dlaczego? Bo akurat byłem na stypendium w Anglii. W szkole w Anglii. I sobie wystartowałem w brytyjskiej olimpiadzie informatycznej będąc tam. I wygrałeś. I, i nie wiem, czy wygrałem, bo właśnie nie, nie było... Nie, ja byłem w pierwszej czwórce. Mm -hmm. Dostałem się do reprezentacji. I właśnie to było dziwne, bo e, nie wiem, czy to na było. Totalnie, bo e, nie, nie byłem Brytyjczykiem, a reprezentowałem Wielką Brytanię i nie wiem, czy tam nie było napisane, że powinienem być Brytyjczykiem, ale nikt mnie nie, nie, nie sp spytał, nie sprawdził, czy jestem rzeczywiście czy Nie pytali o paszport. No, dokładnie. Także pojechałem. I... <laughs> <laughs> no, także... No, na czym to polega? Polega to na tym, że Dostajesz zadanie. To są takie bardzo matematyczne właśnie rzeczy, które mnie interesują, dlatego mi dobrze szło w tych konkursach. Mhm. Że dostajesz zadanie obliczeniowe. Tam jakaś historyjka może być, że masz jakieś dane, z jakiegoś, nie wiem, systemu, coś tam, musisz coś obliczyć. Twój, musisz napisać program, który wczyta te dane, jakąś na przykład milion danych jakichś, musi coś obliczyć, zwykle takiego matematycznego. Na przykład może być, że to jest jakiś olbrzymi labirynt, w którym trzeba znaleźć drogę, która zbierze wszystkie monety po drodze i dojdzie do tego punktu najszybciej, jak się da. I musisz wymyślić algorytm, który to zrobi szybko. Czyli zwykle jest tak, że łatwo jest zrobić algorytm, który to będzie liczył godzinami i w końcu obliczy, ale trik polega na tym, żeby zrobić program, który to liczy szybko, na przykład jest limit. Musi to zrobić w 5 sekund. I trzeba napisać taki program i potem on jest testowany. To, co jest fajne w Olimpiadzie i w konkursach informatycznych, że testowanie jest, można powiedzieć, w pełni obiektywne. Znaczy nie do końca w pełni, ale bardziej niż w innych Olimpiadach przedmiotowych. To nie jest tak, że ktoś patrzy potem na swój program i ocenia, czy, czy, jest do, czy mu się podoba, czy się nie podoba. On no albo działa szybciej, albo... albo wolniej. Tylko właśnie mają jakieś dane testowe. I albo działa tak, albo się mieści w limicie czasu, albo się nie mieści i tylko na tej podstawie jest oceniany, więc to, to jest fajne, że jest takie obiektywne. A ocenia. to je, jest coś takiego w świecie wielkich firm informatycznych, technologicznych, że jest taki scouting, i w mhm. momencie, gdy jest Olimpiada Międzynarodowa Informatyczna, to wy wszyscy dostajecie nagle wizytówki i każdy chce was zatrudnić? No, nie wiem, czy tak, wizytówki, ale. I jak jak widzi na CV, że jest dobry wynik w olimpiadzie albo w konkursie tym akademickim, o którym mówiłeś, to nie no na pewno jest to dowód, może nie dowód, że będziesz super pracownikiem, ale przynajmniej, że rozumiesz technologię, rozumiesz matematykę przede wszystkim. I. No tak, ale to oznacza, że, że to ma znaczenie, gdy ty szukasz pracy. Ja pytam, czy praca szuka ciebie? Po no, trochę tak, trochę tak, bo to są publiczne informacje, wszystko kto kto wygrał, także ja dostaję dużo, no nie wiem czy z powodu konkursów, ale no, z powodu konkursów też. W sumie to trochę było tak, że dzięki, bo ja też startowałem w olimpiadzie matematycznej i dzięki, zauważyłem, że firmy skautują. Ludzi z Olimpiady Matematycznej, specyficznie firmy finansowe. To znaczy, jakieś tam hedge fundy w Nowym Jorku, jakieś firmy inwestycyjne. Ich bardzo, on ich bardzo cieszy, jak widzą, że ktoś był na przykład na Olimpiadzie Międzynarodowej Matematycznej, nawet bardziej niż tej informatycznej. Nie wiem dlaczego, skąd to się bierze dokładnie, ale, ale zauważyłem, że jest coś takiego. Um, bo, um, znaczy, no, no na pewno jest to bardziej cię to wyróżnia wynik w takim konkursie niż na przykład że masz dyplom magistra albo coś takiego no o to się domyślam <grym> więcej ludzi <grym> ma dyplom tak? tak nawet nawet doktorat bym powiedział więcej ludzi ma doktorat niż wyniki takie topowe w konkursach także może to jest troszkę oszustwo, bo jednak w konkursach mniej ludzi próbuje startować niż robić jakieś doktoraty. Więc troszkę to jest oszustwo, że tak mhm. wyróżnieni są ci ludzie bardziej niż inni. A to jest tak, że jak spotykasz <laughs> inaczej, że ci wszyscy ludzie, którzy gdzieś byli wysoko, to potem ich w branży spotykasz? I... No tak. E, na, przykład, e, na przykład Adam D'Angelo, taki człowiek jest ze Stanów który startował w amerykańskiej olimpiadzie informatycznej. Ja tam byłem zaproszony na obóz, Amery jak byłem na studiach, zaprosili mnie. E, Już się że udawałeś Amerykanina. Nie, nie, nie udawałem, e, ale zaprosili mnie na, jako coacha zespołu amerykańskiego, mhm. e, żebym przygotowywał ich e, reprezentację e, licealistów do międzynarodowej olimpiady. Mhm. I tam m.in. na finale tego konkursu był Adam Diangelo. I on potem był jednym z założycieli Facebooka i on potem, teraz jest prezesem Quory, Quora, taki serwis z pytaniami. Także często, i, i on na przykład, on, on parę razy zapraszał ludzi właśnie specyficznie z Olimpiady Informatycznej na spotkania swoje, tam organizował lunch jakiś dla ludzi z Olimpiady, bo on uważa, że, że właśnie to jest że to jest jakaś tam elita, elitarna grupa ludzi, z których, y, którzy jakoś tam nie wiem, można z nimi współpracować sensownie. Mm -hmm. y więc więc przynajmniej część ludzi tak uważa na pewno. Znaczy, no, y, 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 tak, spotykam ludzi z, Może nie z Olimpiady, bo to było dawniej, ale z innych z tych zawodów y, akademickich w, w programowaniu zespołowym. To tak, spotykam tych ludzi w Google, pracowałem z ludźmi z, z tych konkursów. No tak, także firmy na pewno... Tak, szukają takich słów kluczowych, jak widzą konkursy. No bo to jest takie łatwe, łatwe sprawdzenie człowieka. Wiadomo, że no tak, bo to jak to masz to doktorat, to nie wiadomo, co tam robiłeś na przykład. A jak masz wynik w konkursie, to wiadomo, że przynajmniej no, musiałeś... Bo, bardziej byłem ciekawy, czy, czy dzień po zakończeniu takiego konkursu, takiej olimpiady już masz pierwszą propozycję pracy. No, może nie dzień po, ale na pewno tak. Przy, potem przez kolejne lata dostawałem. No, myśl, znaczy, nie wiem dlaczego ludzie do mnie pisali, ale myślę, że to jest jeden z powodów. No. Okej. Okay. Wydaje mi się, że e, nie potraktowaliśmy dobrze naszego poprzedniego e, widza. To znaczy, e, nagle o nim zapomnieliśmy i zaczęliśmy rozmawiać Aha. między sobą, więc bardzo, <laughs> e, bardzo za to e, przepraszam. Możemy odebrać e, następny telefon, jak już, e, jak już będzie. A powiedz mi, bo na czacie padło takie pytanie, gdy jeszcze rozmawialiśmy trochę więcej o kosmosie. Mhm. Powiedziałeś, że może jest trochę łatwiej, bo na drodze jest trochę więcej zmiennych, może być, nie wiem, wyboje mogą być albo no. cokolwiek mhm. innego. I padło pytanie na czacie, co ze śmieciami takimi kosmicznymi? Czy one mogą wpłynąć na powodzenie? Mogą, ale to jest trochę. Znaczy. Nie jest to coś, czym się przejmują ludzie na co dzień, organizując lot Dragona, więc komputer pokładowy na przykład nie musi patrzeć, o coś leci, musimy zrobić unik, bo to, to tak nie działa, bo po pierwsze nie ma tak dużo aż tych śmieci, żeby, tak żeby była duża szansa, że w coś trafisz, a po drugie nie przewidzisz dokładnie, w co więc pojawiają się takie sytuacje że na przykład bo bo NASA ma swój zespół, który śledzi śmieci większe od 10 centymetrów, jest tam taki limit. Jak coś się zwiększy od 10 centymetrów na orbicie, to oni to śledzą mają w swoich systemach. I jak jest lot dragona, albo jak stacja kosmiczna tam się porusza na orbicie? Czyli jak taki to... kubek by leciał, był, był tam na orbicie, to cały czas NASA ma go tak, pod obserwacją. Tak, cały czas go tam obserwują, obliczają. Ale jak jest taki mniejszy, to już nie. To już... Kieliszek nie, kubek tak, nie. Tak. Więc jest taka granica, że powyżej 10 cm obserwują. No nie wiem, czy wszystko rzeczywiście tam mają, ale pewnie, pewnie w miarę, tak. E... Jak jest mniejsze od tam jednego centymetra, to raczej się uważa, że to nie stanowi już dużego zagrożenia. Tak no stanowi jakieś tam zagrożenie, ale nie aż tak poważne. No Jest taki przedział między 1 na 10, że ani nie śledzą, ale jest to trochę zagrożeniem, że jest takie ryzyko. Ale no z tymi śmieciami większymi to trochę działa tak, że na, bo oni śledzą, ale tak naprawdę nie umieją tak co do milimetra obliczyć, którędy to będzie leciało. Więc nie wiedzą, czy na przykład trafi, mogą powiedzieć na przykład, że będzie przelatywało gdzieś w promieniu kilku kilometrów od stacji kosmicznej jakiś śmieć. Obliczyli, że za, za trzy godziny będzie przelatywał jakiś śmieć w promieniu kilku kilometrów. Więc jest szansa. No, to tam, no właśnie, więc zwykle to jest tak, że jest szansa na przykład jakiś ułamek procenta, tak? Na przykład jedna setna procenta, że trafi w stację. Mhm. Y no, i wtedy, no ale jedna setna, jakby tak mieli codziennie, takie ryzyko podejmować, to jednak jest dużo, no bo w końcu trafi, tak? Jakby te przez parę lat tak miało być. Więc, więc wtedy robią unik. To na stacji przenoszą, zmieniają orbitę stacji trochę, żeby nie trafiło. No i tak samo teoretycznie w Dragonie mogliby zrobić. Była taka sytuacja w trakcie jednego lotu, że był tam jakieś mały w miarę śmieć. Nie wiem, jaki tam rozmiar, ale że coś potencjalnie był jakiś ułamek procenta, że mogłoby trafić w Dragona i tam astronauci się tam pozapinali, przygotowali, ale tak naprawdę to, to nie jest coś, co komputer pokładowy na przykład musi robić. Oni mogą potencjalnie zrobić jakiś ręczny manewr albo jakąś poprawkę, gdyby to było jakieś większe zagrożenie, ale to rzadko, to rzadko. W praktyce no nie, ma, nie, ma, nie ma aż do tych śmieci tam. Czyli taki mały y, śmieć jakby trafił w bardzo wrażliwy punkt, y, to wtedy byłby problem, tak? Y, e, ale jak trafi po prostu, to raczej nic się nie stanie. No raczej tak. Y, pewnie tak. Y, no bo w takiej prędkości, no to wyobrażam sobie, że y, jest to problem. Y, znaczy jakiś tam problem by był. Znaczy zdarza się na przykład, że na stacji kosmicznej przywali coś, jakieś mikrometeory, tam taki kamyczek przywali... Y, Widzą na przykład dziury w swoich panelach słonecznych, które tam rozkładają. Co jakiś czas tam co parę lat coś trafi, mają dziurę w panelu słonecznym. No i rzeczywiście, jakby to trafiło w, nawet w dowolne miejsce, to co najwyżej by im mogło rozhermetyzować kabinę, to nie jest nawet zagrożenie dla życia tak naprawdę, tylko że musieliby jakoś tam to zatykać, coś tam by musieli robić. Się to powie... Wszystko wydaje takie łatwe, jak ty o tym opowiadasz. Po prostu by zadbali. Bo... No. Tak, bo trochę w filmach science fiction oczywiście to wygląda bardziej drastycznie, niż to zwykle wygląda w praktyce. No bo na przykład jak będzie dziura, taka powiedzmy centymetrowa, to nie jest tak, że ci nagle się wszystko ze środka, tak jak w filmach często mm -hmm. to pokazane jest, tylko po prostu by Ciśnienie spadało w ciągu kilku godzin na przykład w pojeździe, a nie tak, że od razu wszystko wyleci. Więc, więc to, by, to nie jest jakieś takie zagrożenie mega. No ale gdyby coś dużego trafiło w czuły punkt, to rzeczywiście mogłoby być, mogłoby być zagrożenie dla życia astronautów w tyle. Jasne. Odbierzmy telefon. Halo. Halo? Cześć. Cześć, Kubaska, z tej strony. Ja mam takie pytanie do pana Tomasza. Mianowicie o technologię wykorzystywane w SpaceX. A dokładnie chodzi mi o to, jeżeli chodzi o interfejsy na przykład w dragonie, interfejsy powiedzmy użytkownika, z jakich te technologii tam korzystacie, czy, czy, czy możesz oczywiście to zdradzić? I generalnie czy osoby zajmujące się powiedzmy frontendem, w ogóle jak dużo jest tych osób z Face, z jakich technologii korzystacie, jak to w ogóle tam wygląda? Pytam to też jako programista powiedzmy frontend gdzieś w tych technologiach. Także bardzo mnie to ciekawi. No dzięki. Niestety nie, nie nie chcę wchodzić w ten temat, bo tu jest trochę tajnych informacji. Znaczy, nie wiem, to nie są jakieś wojskowe tajne informacje, ale, ale to są tam tajemnice firmy SpaceX. To... No ale, ale to jak wygląda frontend, to, to, to widać na filmikach nawet. To znaczy to jak wygląda interfejs użytkownika widać na filmikach SpaceXa. Yy, mm -hmm. yy, też nie wiem czy to jeszcze działa, bo SpaceX miał na swojej stronie... Yy, Taki symulator, który wygląda bardzo podobnie do tego, co mają astronauci na swoich w, w postaci strony internetowej, ale wygląda podobnie do tego, co mają astronauci na swoich ekranach. Hmm. Tam bodajże taki symulator edukowania, prawda? Tak, tak. No. Nie wiem, czy na okay, działa. Ale generalnie jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o takie technologie fondendowe, już nie pytam Stricte, z czego tam korzystacie, to jest dużo osób jakby zatrudnianych w tym kierunku, czy, czy jak to wygląda? Eee, pewnie to, to jest tam kilka osób nie, to nie jest dużo osób, to jest może trzy osoby, coś takiego akurat do frontendu do, do interfejsów użytkownika Dragona no one nie są jakieś mega skomplikowane okej, okay, rozumiem, a mam jeszcze takie jedno pytanie jeżeli chodzi o, o Falcony i o cały ten system lądowania mhm. on również jest ten system również jest w C++ napisany? tak, Czy no tak. okej okay. Dobra, no to wszystko w takim razie. To dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękuję bardzo. E, powiedz mi, czasami zdarzają się takie starty rakiet, że ta rakieta wybucha po 30 sekundach i e, tacy amatorzy jak ja mówią aha, co w ogóle, wiesz, nie pod... tyle. E, jak mogą mówić, że to sukces, jak to ona się rozwaliła. No wielki znaczy, sukces. to nie zawsze jest sukces. Ale... Ja nawet mam kawałek, kawałek Dragona, który jeszcze Dragona 1, czyli ten wcześniejszy, nie ten, na którym ja pracowałem który właśnie podczas startu rakieta wybuchła i spadł i się rozbił. Mhm. Dostałem na pamiątkę kawałek, kawałek taki mały, jego, mhm. jego tam panelów słonecznych czy czegoś tam. Także no wtedy to był szok trochę dla firmy, bo pierwszy raz coś takiego się zdarzyło i więc to zdecydowanie była duża porażka i potem w ogóle były odwołane loty przez kolejne wiele miesięcy, żeby ogarnąć co tam się dokładnie stało, dlaczego to wybuchło. I tak dalej, no ale ty mówisz o testach Starshipa, że tak, że on, e, te, te tam doszło e, do eksplozji, ale generalnie e, wśród takich insiderów z branży, to e. wszyscy mówili, o, wow, i tak nieźle poszło. No tak, no bo, e, e, no bo tam testem był e, celem nie było umieszczenie czegokolwiek na orbicie, tak na przykład. Więc e, zawsze są jakieś kryteria sukcesu, tak? E, jeśli, jeśli wynosimy jakiś ładunek na orbitę, no to głównym celem jest umieszczenie tego ładunku na orbicie. A tutaj celem było przetestowanie tej rakiety. No więc w dużej mierze została przetestowana. Zebranie danych, jak działają silniki. Więc nawet w, pewnych, w pewnym sensie to, że ona wybuchła, to nawet ma pozytywne skutki, bo Wtedy możesz zobaczyć, dlaczego wybuchła, co tam się stało. Tak, lepiej, żeby wybuchła, niż żeby teraz przy testach, niż żeby później miała wybuchnąć. Mhm. Też przy testach dragona, nawet jakich tam na Ale ziemi. zawsze powód eksplozji jesteś w stanie rozszyfrować z zapisów? Nie zawsze, ale jednak jest dużo tych danych. znaczy mnie tam już nie było w firmie, jak oni to analizowali, ale. Mają tak dużo danych, że myślę, że przynajmniej mają jakieś hipotezy, co tam się dokładnie stało. Można to robić w symulacjach jakieś tam zobaczyć, czy na podstawie danych, które mają z lotu do tej pory. Nie no, oczywiście jest to częściowo porażka, że nie doleciała dalej, no ale. Nie wiem, w SpaceXie mają takie wszyscy podejście, że okej, okay, udało się lepiej niż wcześniej, tak? Du Dużo więcej mamy teraz niż do tej pory mieliśmy wcześniej. Jak Jelena i kiedyś, o centymetr więcej, żeby no, skakać. Dokładnie, tak jak skok w otyczce, nie? Że tam, kto, to chyba wzwyż, tak? Nie wiem, kto, co to jest, ale... Y że no, dokładnie, tak samo mówię mojemu synowi, właśnie, że jak... Y on startuje w konkursach jakichś tam matematycznych i, o, że już masz wynik lepszy niż w tamtym roku, to już jest sukces, to już okej, okay, to już masz rekord, to już nie musisz się przejmować I dalej. twój syn poszedł w tatę? No trochę tak. No bo ty z kolei poszedłeś w rodziców. No, w pewnym sensie. No, oni tak, byli informatykami, tak, tak, i oni tak, dobrze no, pamiętają. No nauczyłem syna to, co sam umiem, także go nauczyłem programować. Okay, ty, ja rozumiem, że czasami wiesz, <laughs> e, jakieś zawody przechodzą z pokolenia na pokolenie, ale to no. bardziej żołnierz-policjant, a tu takie programowanie no, albo, na najwyższym szczeblu. Korei Północnej na przykład. No tak. <laughs> to prawda, to prawda. No tak, no po prostu no, starałem się go nauczyć. Teraz to on sam trochę sam bardziej programuje niż ze mną. Nie no, ze mną też się bawimy, no. Ja go tak nauczyłem, to było dla mnie dziwne, że ja go nauczyłem w ten sposób, że po prostu sobie programowałem, mówię mu dobra, popatrz, zrobię taką prostą gierkę, i robiłem jakąś gierkę taką na, na Nikodu, że coś tam się rusza na ekranie. I tak powstał CS albo Fortnite. No nie, nie właśnie. Jakaś gierka, jedziesz samochodzikiem, możesz skręcać okay. w lewo, w prawo. No i on sobie patrzył i, i coś tam mu opowiadałem, co robię. I potem on nagle jakby ogarnął, ja bym totalnie się nie nauczył w ten sposób, ale jakoś dzieci szybciej dużo łapią takie rzeczy, jak coś widzą mm -hmm. i są czymś zainteresowane, to tak jak z nauką języka pewnie, czy czegoś, czy nauką chodzenia, albo nie wiem, dzieci mają plastyczne mózgi i bardzo szybko ogarniają takie rzeczy. Także bardzo prostą metodą nauczenia kogoś programowania to jest zacząć wcześnie, pokazać mu rzeczy i wtedy jego mózg sam to ogarnie. Po prostu się sam nauczył. Sam nauczył, bo właśnie się zdziwiłem, na przykład, że poszedłem sobie, mówię, dobra, zostawię tutaj, możesz sobie pograć w tą grę, co, co teraz zrobiliśmy, a on coś dorobił, jakiegoś nowego feature'a do tej krytek. Co? Skąd ty to wiesz, jak to się robi? Aha. No i także szybko łapię. No. Kurczę, to jest, to jest, jaka to jest oszczędność pieniędzy. Nie musisz kupować gier, tylko sami sobie Dokładnie. te gry robicie. Dokładnie. No ja też w sumie tak, tak się nauczyłem programować, bo miałem komputer, na który nie miałem zbyt dużo gier i musiałem samo sobie zrobić jakieś. <laughs> Kurczę, ja sobie też robiłem różne rzeczy sam. Na przykład brałem korę drzewa i sobie dłubałem i robiłem z tego łódkę. Ale to jest trochę co innego niż te psy sobie grę, w którą się potem faktycznie gra. No, no tak, no rzeczywiście rodzice mi pokazali trochę. No. Potem nie tylko rodzice, ale też jeździłem na obozy naukowe, na, był, na których były zdolne dzieci. I, I od tych innych dzieci się nauczyłem dużo rzeczy w programowaniu na przykład od rówieśników. Nie, nie, tak. Uwielbiam, jak ty to opowiadasz, jakby to było po prostu, wiesz, nauczenie się robienia herbaty. Jest taka urocza skromność w tobie i, i sprowadzanie tego wszystkiego do poziomu takiego absolutnego. Ale, nie, no, ale ja, ja wierzę w to, że wszystko wydaje się dużo bardziej skomplikowane, dopóki sam nie wiesz, jak to działa. Jak, za, jak już... Wejdziesz w jakiś temat, to wszystko się okazuje. Jak już zrozumiesz, to to, to jakoś nie jest takie skomplikowane, jak się wydawało dla outsiderów. Mhm. Takie mam wrażenie. Tak samo jest z programowaniem. Myślę, że dużo ludzi wyobraża sobie jak to, jak, jakąś taką mega czarną magię, ale byliby w stanie totalnie się tego nauczyć. Gdyby po prostu... Ja jeszcze dopytam, ile lat ma twój syn? 12. <grystanie> <grystanie> Okej, okay, a jak te feature'y dorobił a, no, sobie, to, to miał było parę ile? Lat temu. No zaczynał jak miał... Jak... Parę lat temu, a ma 12. Dobra, ile miał wtedy? Zaczynał jak miał 6. coś takiego, On zaczynał programować. <grystanie> feature'y do gry to może miał 9. No, coś takiego. <grystanie> Okej, okay. okay. No dobra, ja, z... ja na razie puznę ze swoim sześciolatkiem układam. <grystanie> no też dobrze też dobrze? Okej. Okay. Trochę by podłamałeś. Bo... Nie, nie, no to do nauki programowania są fajne, fajne, fajne te stronki i narzędzia, których kiedyś nie było, więc dużo łatwiej teraz dzieciom zacząć wcześniej niż kiedyś. Jest na przykład code.org taka strona albo język Scratch. I, I tak y, myślę, że łatwo dzieciom w to wejść, przynajmniej takie proste rzeczy. Może nie jakieś mega mm, głęboko, nie wiem, teorytm. Może nie muszą w to wchodzić tak profesjonalnie, ale myślę, że takie najprostsze rzeczy się nauczyć, to dosyć łatwo, jeśli się pokaże młodemu dziecku, bo tam są kolorowe obrazki, łatwo Są narzędzia, które bardzo ułatwiają, jakby napisanie pierwszej gry, na przykład. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Dobrze. Słuchaj, wróćmy na chwilę do kosmosu. Powiedz no? mi, czy. W Space Action to jak rozmawiacie między sobą, to zakładacie, że gdzieś tam jest cywilizacja, jeszcze inna czy nie? Hmm, nie wiem, czy o tym rzeczywiście rozmawialiśmy, ale e, znaczy, ja, ja, znaczy, ja myślę, znaczy ja myślę, że pewnie jest, ale bardzo daleko. To znaczy pewnie nigdy nie otrzymamy sygnału z innej cywilizacji, bo ja mam taką, takie uzasadnienie tego. Że gdyby gdzieś była jakaś cywilizacja, która jest na podobnym poziomie rozwoju, co my, powiedzmy, żeby mogłaby się z nami komunikować jakimiś sygnałami radiowymi, to albo by byli milion lat do przodu, albo milion lat do tyłu, bo nasza ewolucja trwała dużo więcej niż milion lat, więc mała szansa, że akurat by byli dokładnie na tym samym poziomie rozwoju. Więc pewnie by robili to, co my, to znaczy my chcemy polecieć na inne planety, chcemy na nich zamieszkać, więc za milion lat, o ile przeżyje cywilizacja ludzka, albo cywilizacja robotów, to pewnie nam się to uda w końcu, żeby opanować układ słoneczny, polecieć na jakieś inne gwiazdy. W przeciągu miliona lat można, opan jeśli już opanujemy technologię przenoszenia się na inne planety, to moglibyśmy dużą część naszej galaktyki osiedlić jakby w takim długim okresie czasu. Więc gdyby w naszej galaktyce byli jacyś kosmici, którzy są milion lat przed nami, to oni by już to zrobili i się odsiedlili, a widzimy, że się nie osiedlili, no bo jednak nie widzimy oznak mm -hmm. kosmitów w naszej galaktyce. Tak by, y znaczy może robią to tak, że tego tak nie widać, ale... Ale y czyli w UFO nie wierzysz. No w UFO nie wierzę. <śmiech> <śmiech> y ale... Y ale z drugiej strony, ja próbuję troszkę nauczyć się takiej od Andrzeja Dragana, nawet chciałbym się dowiedzieć pewnych rzeczy o fizyce, jak działa świat, bo ja chcę wiedzieć, jak działa świat. Co prawda nie znam się na tym za bardzo. Nigdy nie studiowałem fizyki, ale próbuję się nauczyć. I z tego, co rozumiem, taka najbardziej naturalna teoria w kosmologii jest taka, że wszechświat jest de facto nieskończony, albo bardzo, bardzo duży, przynajmniej, mhm. dużo większy niż to, co możemy zaobserwować przez, z Ziemi. Mhm. Że nawet z powodów fizycznych nie da się zaobserwować dalej niż tam 13 miliardów lat świetlnych, a wszechświat ciągnie się dużo, dużo dalej. Więc być może w nieskończenie dalej. Więc jeśli ciągnie się nieskończenie dalej, no to jest praktycznie pewne, że gdzieś tam jest jakaś cywilizacja. No bo nawet jeśli prawdopodobieństwo jest bardzo, bardzo małe, no to gdzieś tam się w końcu uda. Więc ja bym strzelał, że raczej na pewno, raczej na 90% jest gdzieś jakaś cywilizacja kosmitów. Tylko. Pytanie, jak daleko, i ja bym obstawiał, że raczej bardzo daleko, chociaż nie ma pewności. Teraz niektórzy twierdzą, naukowcy, że może nasze nowe, jakieś teleskopy kosmiczne teraz pozwolą nam dużo więcej zobaczyć, może coś odkryjemy. Może się okazać, że jest życie, ale nie rozwija się do takiego poziomu jak nasze na Ziemi, że jest jakieś tam prymitywne życie, jakieś bakterie albo coś takiego. Mhm. To myślę, że to jest całkiem możliwe, bo na Ziemi życie takie jednokomórkowe, prymitywne istniało dużo dłużej niż wielokomórkowe zwierzęta jakieś i tak dalej. Mhm. Być może takie jednokomórkowe pojawia się z dużo, większą, z dużo większym prawdopodobieństwem, a być może ten przeskok do skomplikowanych zwierząt i ludzi i tak dalej jest bardzo, bardzo rzadki. To też jest możliwość. Mhm. E, poprosimy telefon, <coughs> jeśli jest. Nie wiem, czy wywoływałem włączenie telefonów, no, ale nawet jak to <coughs> teraz to to za sekundę będzie telefon. Dobra, jest telefon. Halo? Tak, słucham. Cześć. To ty cześć. dzwonisz do nas, nie do ciebie. Mm. <gry> no cześć. No dobra, no to od razu zaczniemy z grubej rury. Jestem Piotrek, dzwonię z Lublina. Mam takie pytanie do Tomka. Mhm. Wiem, że pochodzi ze Stalowej Woli mhm. i chciałbym go zapytać o to, jak pamięta te swoje początki w dzieciństwie, jak zaczynał Przygodę z programowaniem oraz o jego pierwszą pracę. Mam, okay. Z tego co wiem, to już było chyba w Stanach, tak? Tak, ja nigdy nie pracowałem dla żadnej firmy w Polsce. Um, e, no tak, jestem ze stalowej woli. Mieliśmy fajne liceum w stalowej woli, chodziłem do liceum w stalowej woli. kto um, to jest Mieczysław Orzuk? Nie, jest ze stalowej woli. To hmm. legenda stali stalowa wola. A, no, piłkarz, tak? Tak. Nie, nie kojarzę, nie, nie śledziłem, nie kibicowałem specjalnie. No Teraz gra, czy kiedyś Co? grał? Kiedyś, kiedyś, w no. no latach 90. Dobre, dobry strzał ze Stanów. miał. Aha, no to super, super, Stanso, Wola, tak, rządzi. Dobra, mów dalej, sorry załóż mój wkręt. No, także, no tak, jestem w Zasłowie Woli, potem studiowałem w Warszawie, potem przeniosłem się na studia w Stanach i pracowałem w Google, zrobiłem sobie praktyki w Google w trakcie studiów, i potem przeniosłem się na dłużej do Google, do Kalifornii. Także w Kalifornii pracowałem, nie w Polsce. No tak, no pierwsza praca w Google to w, przede wszystkim bardzo dużo się nauczyłem. Powiedziałbym, że więcej nauczyłem się w pierwszym roku pracy dla Google niż na tych studiach magisterskich, doktorskich, które zacząłem w Stanach. Znaczy dużo się nauczyłem na Uniwersytecie Warszawskim, muszę powiedzieć. Dużo ludzi mówi, że na studiach się tak dużo nie uczysz, ale jednak ja trochę wiedzy nabyłem, bo między innymi właśnie takiej teoretycznej. Wcześniej umiałem programować dosyć dobrze, nawet przed studiami, ale nie, nie umiałem w ogóle algorytmiki. Znaczy, coś tam umiałem z Olimpiady, przygotowując się do olimpiady informatycznej, coś tam umiałem podstawy, ale duż, na studiach dowiedziałem się, że w ogóle istnieją działy, w tej algorytmice, których wcześniej nie znałem, więc bez studiów, jakbym miał pracować, bez studiów, to na pewno nie zrobiłbym wielu rzeczy, które zrobiłem. No, mimo, że wielu ludzi osiąga duże sukcesy bez studiów na przykład, to też jest jakaś droga, ale akurat w mojej drodze taka akademicka wiedza się bardzo przydawała. Nie wiem, co tam jeszcze mogę powiedzieć o Stalowej Woli. No, fajne miasteczko. Teraz się troszkę wyludniło. Było kiedyś... No, jak wyjeżdżają tacy, jak ty, to się wyludnia. No. <grystanie> <grystanie> Dziękujemy bardzo za telefon. Padło na czacie pytanie, czy próbowałeś się kiedyś zmierzyć z problemami milenijnymi? W sumie próbowałem, ale nic z tego nie wyszło. Problemy milenijne to są, tam jest kilka problemów takich matematycznych i można powiedzieć przynajmniej jeden lub dwa informatyczne, które są otwarte i to są takie problemy, nad którymi pracowało dużo ludzi i próbowało rozwiązać dużo ludzi. I są bardzo trudne. No więc ja żadnego postępu w tym kierunku nie zrobiłem, mimo że próbowałem. próbowałem. Może twój syn da radę. Może. Um, tak. Jest taki problem P równa się NP. Jeden z problemów milenijnych, to jest taki dla informatyków, to jest najbardziej z tych problemów taki praktyczny, można powiedzieć, informatyczny problem. E, polega on na tym, że jak e, 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 czy jest tak, że jak, ma, masz, jak ktoś ci da jakieś zadanie do rozwiązania, to często jest tak, że łatwiej jest sprawdzić, czy rozwiązanie jest poprawne, niż je rozwiązać od zera. Jak ktoś ci poda rozwiązane sudoku, to możesz sprawdzić, czy rozwiązał poprawnie, czy i to jest łatwiejsze, niż rozwiązać samemu to sudoku. Więc problem, jeden z tych problemów milenijnych, za który jest wyznaczona tam duża nagroda, chyba milion dolarów, czy coś takiego, za, za, dla kogoś, kto go rozwiąże, to jest udowodnić, że, że czasem jest tak, że Trudniej jest rozwiązać problem niż go sprawdzić. Bo wydaje się, że to oczywiste, że tak jest w praktyce, ale nikt tego nie udowodnił matematycznie. Być może istnieje jakiś algorytm, który, jeśli potrafisz rozwiązać, sprawdzić sudoku, to może też istnieje algorytm rozwiązywania sudoku szybkiego. I tak samo może być za wszystkim, ale raczej wszyscy obstawiają, że, że rzeczywiście tak jest, że trudniej jest rozwiązać problem od zera niż go sprawdzić. Tylko nikt tego nie udowodnił, więc pytanie jest: problem milenijny polega na tym, czy potrafisz udowodnić. Mi się kiedyś wydawało, że pewnie potrafię, ale okazało się, że nie potrafię, więc, więc się poddałem z tym problemem. <grym> <grym> Okej. Okay. Mówiliśmy dużo o SpaceXie, natomiast <grym> też wiele lat spędziłeś w Google, o czym przed chwilą wspomniałeś. E, z jednej strony jest to strona, która no niesamowicie nam ułatwia życie na wielu mhm. poziomach eee, i czy to jako wyszukiwarka, czy jako mapy, czy no, no po prostu mnóstwo, mnóstwo usług, które, z których na co dzień korzystamy. Mhm. Z drugiej strony jest to też firma, która coraz bardziej się kojarzy z taką permanentną inwigilacją. Mhm. Eee, tobie się z czym kojarzy bardziej? Znaczy jak ja pracowałem w Google to to była dużo, dużo mniejsza firma przede wszystkim, bo teraz tam zatrudniają jakieś setki tysięcy ludzi, chyba z 200 tysięcy ludzi. Jak ja dołączałem, to to było jakieś 5 tysięcy czy 10 tysięcy ludzi. Znaczy mhm. też już dosyć duża firma, ale kilkadziesiąt razy mniejsza niż teraz. Więc było dużo mniej tych produktów. Ja pracowałem nad takimi prostymi w porównaniu do tych produktów, co mają teraz, z rzeczami na przykład, na, znaczy, nie no też skomplikowanymi, ale na mniejszą skalę niż teraz to robią, powiedzmy, swoje produkty. Zaczynały się mapy, ja pracowałem trochę nad... Podpowiadaniem. Jak chcesz czegoś wyszukać w internecie, to ci zaczyna podpowiadać, czego chciałbyś wyszukać, jak zaczniesz pisać. Ja troszkę nad tym pracowałem. Mhm. Czyli jak na przykład Krzysztof Stanowski i dopowiada tam tak. baran, to jest to przez siebie. Do, do, znaczy nie do końca, bo, to, bo ja nad tym pracowałem, nad tą technologią, ale nie na stronie głównej Google.com, czyli nie w tej zwykłej wyszukiwarce, tylko w wyszukiwarce dla komercyjnych klientów Google, czyli sklepy internetowe, na przykład duże sklepy, jakiś tam amerykański Walmart, na przykład, korzysta z tego, że jak wejdziesz na stronę Walmarta i zaczniesz tam szukać produktów, to wtedy mój program ci tam podpowiada, Mo może chciałbyś wyszukać tego produktu, bo akurat chcemy go sprzedać. Więc, <śmiech> 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 więc tak. No, Krzysztof Stanowski to, na przykład, można wpisać. <laughs> E, czyli e, w dużej mierze, e, w dużej mierze to, co podpowiada nam komputer, to jest dzisiaj e, e, no, owoc twojej pracy. No e, Wiadomo, że nie tylko twojej, tylko No tak, nie tylko moi, ludzi. No, ale także tak, twojej. też się tam przyczyniłem do tego właśnie. Ja bardziej e, tak, ja specy, specjalistyczną wersję tego zrobiłem, ale też troszkę pomogłem w tym, w tym ogólnym algorytmie. Znaczy pewnie on teraz jakoś jest dużo bardziej inteligentny niż kiedyś, bo kiedyś. To polegało po prostu na tym, że patrzy, jakiego, czego ludzie najczęściej wyszukują na taką literkę i podaje ci, co ludzie najczęściej wyszukują. Teraz to jest jakieś pewnie bardziej inteligentne i, i jakoś ci to mądrzej podpowiada, bo podpowie ci nawet wtedy, jeśli zaczniesz pisać coś, czego jeszcze nikt nie wyszukiwał, to i tak ci podpowie. Kiedyś by to nie działało. Na Więc... zasadzie tam historii twoich wcześniejszych na przykład preferencji. Historii albo nawet na podstawie tego, co inni ludzie wyszukiwali, ale nie do końca w ten sam sposób. Jakoś może się domyślić, mhm. może coś skojarzyć. To już tam są metody sztucznej inteligencji, żeby tam ci coś podpowiedzieć. I po prostu SpaceX <grym> się wykupił z Google. Dostałeś lepszą ofertę. Mm, nie do końca, bo ja odszedłem z Google, zanim jeszcze dostałem ofertę ze SpaceX'a i szukałem sobie, tak prawie byłem troszkę bezrobotny. Przed to jakiś dlaczego czas. odszedłeś? Dlaczego odszedłem? E, bo e, te, ja tak uważam, że po paru latach pracowania w jednej firmie warto zmienić. Ja Pracowałem w Google też już 6 lat chyba, 6-7 lat. I chciałem wtedy... Znaczy to, co ja szukałem, to ja myślałem, że zatrudnię się dla jakiegoś małego startupu w Dolinie Krzemowej. Wtedy miałem taki plan, ale tak nie wyszło. I dostałem ofertę, nawet już podpisałem ofertę dla funduszu inwestycyjnego w Nowym Jorku, który chciał mnie zatrudnić za dosyć duże pieniądze. I... Co to są duże pieniądze w twoim no świecie? Nie, no nie będę mówił, jakie tam mi proponowali pieniądze, ale już podpisałem umowę. I wtedy SpaceX mnie podkupił, i jakby musiałem powiedzieć im jednak, nie, podpisałem, ale nie przyjdę do Was. To się trochę zdenerwowali, że. No ale, no ale tak. No więc ostatecznie SpaceX mnie nie podkupił, tylko bardziej mnie zainteresował wizją tego. Także bardzo się cieszę, że nie pracowałem dla tej firmy inwestycyjnej, bo to trochę inny świat jest i nie wiem, chyba bym nie bardzo tam pasował. Tak mi się wydaje. Myślisz że w złym kierunku wykorzystałbyś swoje zdolności. No, znaczy trochę tak, bo właśnie nie czułem misji tego. Znaczy, ja nie, nie uważam, że firmy inwestycyjne jakby są złe same z siebie, ale duża część tego, co robią, to są jakby, to nie wnoszą dla ludzkości, nie rozwijają ludzkości jednak za bardzo. Mhm. Częściowo niektóre rzeczy, to znaczy samo to, że inwestują ludzie w różne rzeczy, to rozwija. Ja jest, uważam, że kapitalizm to dobry system i dobrze, że ludzie inwestują, ale jednak wiele firm inwestycyjnych to. To robi takie dziwne rzeczy, żeby pozyskać klientów, tylko żeby tak okej. Okay, z... Wydaje mi się, że to nie są jakby rzeczy, które mają jakąś wielką misję ze sobą. No jasne, jasne, albo na przykład ścigają się. To jest tak ciekawe od strony technologicznej, bo wielu ludzi, paru ludzi nawet znam, którzy nad tym pracowali, że firmy inwestycyjne ścigają się, że na przykład pojawi się jakaś wiadomość w newsach. I wtedy wiadomo, że akcje jakiejś firmy skoczą do góry. Więc ścigają się, kto pierwszy kupi te akcje No i tam są wyścig o jakieś milisekundy, że ta firma szybciej wyśle zlecenie kupna akcji niż komputer innej firmy I, i to jest taki technologiczny wyścig. tam Algorytm szytuje komunikat, określa, czy na on przykład. jest na plus, czy na minus, tak. i sam dokonuje zlecenia zakupu Dokładnie, lub sprzedaży. Tak. No i, i to nawet to, to jest taka jakby sztuczna inteligencja, ale nawet samo to, żeby twoje zlecenie doszło tam kablami do, na giełdę szybciej niż, hmm. żeby twój procesor zrobił te obliczenia szybciej o jedną milisekundę niż komputer przeciwnika, to już nie ma tam takiej super inteligencji. Czyli zwykły człowiek otwiera sobie gazetę, mówi, o kurczę, ciekawe, może bym kupił akcję tej firmy. Tak, Ten to już jest, to jest za późno. W milisekundzie już słuszna inteligencja ja, dokonała to, tej transakcji. Dokładnie, to już za późno wtedy jest. No, ale właśnie, to znaczy od strony technologicznej to są bardzo ciekawe problemy, bo oni tam optymalizują tą szybkość tych transakcji, tylko ja nie czuję misji, nie, mhm. e, e, więc jakby ja, ja lubię czuć, że robię coś, jednak, co pcha ludzkość do przodu. Mhm. No, czyli tak po, po maskowemu bym powiedział. No trochę tak. No, mask mnie przekonał jakby do swojej wizji trochę i między innymi dlatego tam A pracowałem. A przekonał cię do wizji wszczepów? To nie wiem, co tam robią z tymi neuralinkiem. Znaczy nie, no, z tego co rozumiem, to oni na razie wszczepili jakiemuś bardzo choremu człowiekowi, żeby mógł się komunikować ze światem. Mhm. To pewnie jest pozytywne. No, oni... no to tak. To, to musimy patrzeć na tysiąc kroków do przodu. No tak. No, znaczy myślę, że to jest trochę nieunikno... nieuniknione, że będziemy jakoś się integrować, nie wiem czy w ten sposób, ale że jakoś będziemy. komputery będą coraz bardziej częścią naszego życia. I, I być może też to będzie komunikacja jakaś z mózgiem. No nie wiem czy przez te igiełki, które tam wbijają ludziom do mózgu, ale no, <laughs> jakby... Chciałbyś, że twój mózg będzie podpięty do Wi-Fi i że będziesz tego chipa no, ładował indukcyjnie, to nie brzmi tak normalnie. Reklamy wprost do mózgu mogą ci no. no, do snów o, można wysłać reklamę komuś. Ale w ogóle programowanie snów to by było ciekawe, no że pewnie. sobie zamawiasz film na noc jakiś. No, może to będzie możliwe. No. Nie musisz tracić czasu wtedy na oglądanie filmów, tylko sobie śpisz i od razu oglądasz. I uczysz na się czyta. języka obcego na przykład, albo programowania. O ile no ja... programowania w ogóle ktokolwiek jeszcze będzie się uczył, bo to może wszystko no. będzie zautomatyzowane. No, no, na pewno się zmienia, no, na pewno się zmienia. No do tej pory, mimo że jest automatyzowane, to jednak e, e, ludzie od technologii mają coraz większe póki co znaczenie. No może w przyszłości tak nie będzie, ale na razie to samo to, że jest znaczy bardzo się zmienia praca takich programistów, ale, ale są na razie przynajmniej coraz ważniejsi, można powiedzieć, w społeczeństwie, więc to nie jest tak, że są wypchnięci z rynku, mhm. tylko muszą robić inne rzeczy trochę niż kiedyś. Stosować te nowe technologie. No teraz dużo ludzi próbuje stosować jakieś metody sztucznej inteligencji do bardzo różnych zastosowań. Więc no i pewnie to jest kierunek sensowny. No. Także na pewno część ludzi, którzy kiedyś by programowali sobie jakieś rzeczy w internecie czy coś, to teraz bardziej zajmują się automatyzacją. No tak. Okej, okay. telefon poprosimy. Hmm. Kto jest z nami? Halo, halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Tu Kamil z Wrocławia. Ja mam pytanie do Tomka, bo jestem w sumie kolegą po fachu. Zastanawiam się, w trakcie swojej pracy widziałem całkiem sporo słabo napisanego kodu. Pytanie do Tomka, jakie miałby rady dla programistów, żeby pisali dobry kod? I pytanie jeszcze odnośnie C++ a z jakich switcherów C++owych korzystaliście w SpaceX? Dzięki. No, pisanie ładnego kodu to jest bardzo szeroki temat. Um, um, no ciężko mi tu doradzić. No, po prostu trzeba, trzeba. Po pierwsze to jest kwestia doświadczenia, więc ja lubię czytać cudzy kod, na przykład w SpaceXie na przykład przez Dużą część czasu spędzałem czytając kod innych ludzi, który też często byłby jakoś brzydko napisany i, i go warto było poprawiać albo coś takiego. No nie, no teraz nie, nie mogę zrobić wykładu o pisaniu kodu, także nie będę za bardzo w to wchodził. Natomiast nie, no to jest tak jak z każdą inżynierią, to trzeba umieć, jakby, trzeba myśleć o rzeczach na wysokim poziomie, bo rzeczywiście bardzo dużo programistów pisze kod w ten sposób, że piszą cokolwiek, byle tylko działało i, i, i piszą to w sposób taki bardzo bardzo źle zorganizowany, tak? że mają jakiś, jakąś jedną wielką funkcję, którą nawet sami trzy dni później już nie rozumieją, co tam się dzieje, bo mają tak namieszane w tym kodzie, że nie rozumieją. No więc no, cała sztuka polega na tym, żeby umieć przede wszystkim sobie podzielić się kod na mniejsze części, tak żeby były zrozumiałe, że to jest tak jak składanie jakiejś budowli z Lego, musisz sobie zaprojektować. No ale to są całe przedmioty na ten temat na uniwersytetach, więc tutaj ciężko tak jakby jednym słowem doradzić cokolwiek. No, to jest taka inżynieria, że rzeczywiście warto pisać ładny kod, żeby, żeby potem dało się go przeorganizowywać, żeby inni ludzie mogli zrozumieć, co tam się dzieje, albo samemu, żeby za, za rok dało się zrozumieć, co tam się dzieje. No i, i też jak jest dobrze zorganizowany kod, to, to łatwiej go jakby albo przerobić, albo zużyć kawałku kodu do czegoś innego. W sumie mało, mało ludzi, jest bardzo dużo programistów, którzy jakby nie mają takiego podejścia w ogóle nie myślą o tym, czy jak zorganizować, jak sobie zaprojektować jakiś system tylko jakby metodą prób i błędów tak nabudowują rzeczy, że bardzo szybko im się robi bardzo brzydka sytuacja w kodzie. Więc to jest duża część tego, czy jest się dobrym programistą. To jest nie to, czy zna się dużo technologii, albo yy, czy nie wiem, czy się zna jakieś, czy się umie używać jakiegoś kodu, jakichś bibliotek, tylko właśnie to, czy umiesz zaprojektować software tak, żeby był modularny i ładnie zorganizowany i tak dalej. To dlatego, też ludzie, którzy studiują informatykę, myślę, że uniwersytet warszawski ma takie podejście fajne, że właśnie nie uczy aż tak dużo jakichś różnych technologii, więc nie miałem na przykład przedmiotu C na studiach albo coś takiego. Tylko bardziej uczy teorii takiej i właśnie projektowania systemów i teorii, która pozwala ci się nauczyć tych wszystkich technologii samemu. Ale właśnie dzięki, jeśli ma się takie podejście bardziej teoretyczne, to łatwiej można przemyśleć, jak zorganizować kod. W ogóle to cała branża jakby przechodzi różne... Kiedyś, kiedyś cała branża w ogóle nie zdawała sobie sprawy, jak, że, że da się zorganizować software tak, jak teraz się go organizuje. Jak kiedyś pisano na przykład kompilator jakiegoś języka programowania, w latach tam 60. były pierwsze języki programowania. Ludzie bardzo dużo, tam najtęższe mózgi siedziały na tym, jak zrobić taki kompilator. Zrobili takie oprogramowanie mega skomplikowane. Sam język był Fortran, był jeden z pierwszych języków, bardzo skomplikowany język, tak nieprzemyślany pod względem tego, żeby było łatwo napisać kompilator. Od tego czasu powstała cała teoria tego, jak się pisze takie kompilatory, i teraz napisanie kompilatora to jest projekt dla studentów, który mogą zrobić w parę miesięcy, a po prostu jest dużo więcej wiedzy na ten temat, jak to dobrze zaprojektować. Kiedyś nie było tej wiedzy. I, i cała branża po prostu błądziła w ciemnościach, jakby próbując różne ekspery eksperymentując, jak pisać kod, jak pisać duży kod szczególnie. Więc. Warto, warto znać teorię, na przykład kompilatorów, jak ktoś pisze coś podobnego do kompilatorów. Okej, okay, dziękujemy bardzo. Skracając do maksimum twoją wypowiedź, nie chodzi o to, żeby działało, tylko chodzi o to, żeby działało jak najszybciej, optymalniej, żeby było możliwe do używania w, in, w innych zastosowaniach. Tak, tak. tak. No, ale, ale też nawet samo piękno kodu jest istotne. Nawet coś, co nie widzisz jako użytkownik z zewnątrz, ważne jest też to, żeby ten kod w środku, tam w bebechach, ładnie był zorganizowany. Otóż mhm. jakąś nową opcję widzę na naszym czacie. Nigdy wcześniej tego nie widziałem, że ludzie nam kasę wpłacają. Niesamowite. Mam nadzieję, że to ty to zaprogramowałeś. Zobaczyłem jakiś komentarz, za który dostaliśmy 29 zł i 99 groszy. Niesamowite. A teraz widzisz, że faktycznie jest jakaś ikonka dolara. Dobra. A to Ciekawe. musimy odpowiedzieć chyba na taki komentarz. Ale, ale to chyba była pochwała w sumie, no, że okay, okay. fajnie opowiadasz o tym kodzie. Ale faktycznie, może... Ale nie, nie chcę tak dzielić pytań na lepsze i gorsze. Jak ktoś ma kasę, to wiesz, to się przybija. jak Ktoś nie ma, to się nie Przybyje. To by było nie fair. To wbrew moim zasadom. Więc, no. e, więc chyba nie. Za dwo, dwa te, dwa funty teraz e, dostałem. No dobra. E, nowa opcja. Nie będę się w to tym specjalnie jarał, bo nie o to chodzi w naszej e, rozmowie teraz. Poprosimy następny telefon. Cześć, czy mnie słychać? Cześć. Cześć Kuba z Mediolanu. E, Cześć, Kuba. Mam dla Was jedno pytanie. Dzisiaj nadal panu program Naukowe Zero Pana Rożka na temat edukacji. I mam takie przyziemne pytanie do Pana Tomka, jak on widzi rewolucję edukacji szkolnej przez głównie AI? Jak zmieni się nauka i jak Pan Tomek ma to postrzega? Pozdrawiam też, pozdrawiam jako kolega ex-googler Pana Tomka. Dzięki. Dzięki. No dobra, jak się zmieni edukacja znaczy, edukacja już się zmienia z samego tego, że jest internet i technologie. Trochę może w szkołach tak nie do końca to widać, ale na przykład teraz bardzo łatwo mieć wykłady z najlepszych uczelni na świecie, są dostępne za darmo w internecie. Ja sam lubię sobie oglądać wykłady z jakichś uczelni, na przykład z MIT, MIT wrzuca dużo swoich wykładów z filmikami w internet, więc. Jedna rzecz, jaka już się trochę zmieniła i, i myślę, że warto to w większym stopniu wykorzystać, to że jak jest jakiś dobry nauczyciel, to może działać na dużo większą skalę. Że nie tylko, że uczy tam w jednym liceum albo coś takiego, warto by było dobrych nauczycieli wykorzystać tak, żeby mogli uczniowie z całej Polski korzystać z jego umiejętności. Czy chciałbyś odejść od tego, Twoim zdaniem, że jest jeden nauczyciel fizyki w jednej szkole, bo może być tak, że w województwie jest jeden znakomity, który mógłby. Online. W pewnym stopniu, co prawda wtedy brakuje jakby indywidualnego podejścia. No nie, więc no chyba nadal muszą być nauczyciele. Chociaż tutaj też sztuczna inteligencja może pomóc. że właśnie Mi się wydaje, że sztuczna inteligencja to, co może pomóc, to nawet nie samo to, że przejmie rolę nauczyciela, ale rzeczywiście może być tak, że jest dobry nauczyciel, który na całe województwo uczy wszystkich, a sztuczna inteligencja to. Tak jak na studiach masz wykładowców i ćwiczeniowców, którzy prowadzą ćwiczenia z indywidualnymi grupami, sztuczna inteligencja może ci spersonalizować tą naukę do ciebie, pod ciebie, że ona może, że na przykład nie wiem, oglądać jakieś wykłady albo robić sobie jakieś zadania. To wtedy może sztuczna inteligencja być takim twoim asystentem, że ona rozumie, co ty już się nauczyłeś, czego jeszcze nie rozumiesz i ci jakoś pomaga. I myślę, że to nie jest odległa przyszłość, żeby to było realistyczne. Może już teraz to jest w miarę realistyczne, żeby można było tak nauczanie spersonalizować przy pomocy sztucznej inteligencji. No tak. Znaczy też na pewno to, czego uczymy, się warto zmieniać, no i się zmienia. Warto uczyć technologicznych rzeczy. Teraz są myśli, żeby uczyć w ogóle używania sztucznej inteligencji już tam w podstawówkach. No i pewnie trzeba coś iść w tym kierunku. Używania, niekoniecznie może projektowania od strony jakiejś technicznej tej sztucznej inteligencji, ale używania jako użytkownik albo jako kogoś, kto może na przykład wytrenować jakiś system sztucznej inteligencji. Znaczy Polska w ogóle ma fajną sytuację, bo teraz mamy także... Mamy przed sobą taką sporą rewolucję, wydaje się z, z technologią i sztuczną inteligencją, która teraz już trwa, ale pewnie będzie się rozpędzać jeszcze bardziej. I Polska ma tak naprawdę bardzo na tle świata dosyć wysoki poziom nauczania przedmiotów ścisłych typu matematyka, informatyka. Na tle, nie wiem, Stanów Zjednoczonych zachodniej Europy i tak dalej. Mamy dosyć wysoki poziom chociaż ostatnio spadliśmy trochę w rankingach, to warto może zobaczyć czemu i wrócić, ale mhm. historycznie mieliśmy bardzo wysoki poziom i to jest jakaś szansa dla naszego kraju, że, że mamy pełno ludzi, którzy akurat są świetnie wykształceni w kierunkach matematycznych i ogólnie naukach ścisłych i to może mieć olbrzymie znaczenie w tej rewolucji technologicznej, która nadchodzi. Że, że mamy olbrzymi potencjał i jakby być może jest tak, że Świat jest na skraju czegoś takiego, że, że wszyscy wszyscy na świecie są w podobnej sytuacji, wszyscy mamy dostęp do takich samych technologii i tak naprawdę, nie wiem, bogate kraje nie mają jakiejś dużej przewagi nad biednymi krajami w, tej, w dostępie do technologii. No, poza może rzeczami typu moc obliczeniowa. W Polsce nie mamy jakiegoś tam super centrum obliczeniowego z dużą mocą obliczeniową, ale mamy, mamy olbrzymi potencjał i Także my optymistycznie widzę tutaj edukację w Polsce pod, pod względem nowych mm. technologii. Okej, okay, to może pójdźmy za ciosem. Od razu Ciebie dopytam. Mniej więcej 10 lat temu zostałeś decyzją ministra cyfryzacji Krzysztofa Gaw Gawkows Gawkowskiego, przepraszam, członkiem zespołu doradczego. 10 Zosta lat temu powiedzieć? 10 dni temu. A 10 dni temu, no? Powiedziałem się lat? Chyba tak. Nie, no, 10 <laughs> dni temu słyszałem, tak. tak o, no. Ogólnie ta wypowiedź mi nie wyszła, się zaplątałem. <laughs> Mniej więcej no, spoko, tak, 10 jestem. dni temu zostałeś członkiem zespołu doradczego ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. Mhm. Co macie robić w tym zespole doradczym i czy cokolwiek, bo wiesz, to polityka polska, to może być tak, że już się nigdy więcej nie spotkacie. No mam nadzieję, że tak nie będzie. Nasza rola jest bardziej doradcza w tym momencie, chociaż bardziej Miron niż ja zaproponował i inne osoby w zespole proponują konkretne bardzo projekty, na które, które, w jaki sposób można wykorzystać sztuczną inteligencję właśnie w edukacji albo w jakiejś, w innych rzeczach, w jakich, które robi państwo, w zdrowiu, w medycynie. I, no, ale to raczej nie my będziemy to implementować, tylko my po prostu rzucamy pomysły i staramy się jakoś je popchnąć, żeby ktoś je realizował. Minister Gawkowski wydawał się bardzo pozytywnie nastawiony do nas, i dla nas miał dużo czasu, żeby z nami porozmawiać, i bardzo on, on bardzo optymistycznie widzi te rzeczy ze sztuczną inteligencją. Także ja, ja osobiście jestem, ja, ja, ja widzę tutaj rolę w edukacji, że możemy zaproponować właśnie pewne rozwiązania w edukacji. Osobiście ja też próbuję myśleć tak długofalowo, żeby jakoś właśnie, żebyśmy weszli w tą rewolucję technologiczną w sposób jakiś bezpieczny, żebyśmy nie oddali kontroli jakimś robotom, które będą nami rządzić. No ale to, to, to jest jakby moja osobista nadzieja, że coś uda mi się na to wpłynąć jakoś. Mam wrażenie, że ostatnio jak się widzieliśmy w poprzednim kanale, jeszcze w kanale sportowym, to Wówczas mam wrażenie, że większym entuzjastą co do przyszłości, w tym sensie, że będziemy silnie połączeni Aha. z robotami i sztuczną inteligencją. Dzisiaj już drugi raz powiedziałeś coś takiego, że mm, to może nie, może za szybko. Znaczy, myślę, na to myślę, że będziemy połączeni, ale na pewno. To nie jest coś, co, nie wiem, nam się wydarzy i nie mamy nad tym żadnej kontroli. Znaczy hmm. m, 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 m. myślę, że musimy, musimy jakoś się zintegrować z, z technologią, ale m, e, m, może się to potoczyć różnymi drogami. Nie, nie chcemy, żeby, nie wiem, jakiś dyktator na przykład użył technologii, żeby nas wszystkich kontrolować w jakiś sposób, nie wiem, rządzić nami. Mm -hmm. e, nie no, ja, ja widzę optymistyczne wizje i raczej jestem optymistą pod tym względem. No ale, ale myślę, że droga nie będzie taka, że powstrzymamy po prostu technologię i będziemy sobie żyć po staremu. Musimy jakoś, jakoś wejść w nowy świat zupełnie. Jasne. Słuchaj, na czasie pojawiły się różne pytania, między innymi o windę kosmiczną. A no, winda kosmiczna to jest ciekawy pomysł. Winda kosmiczna to jest taki pomysł, żeby zrobić sobie windę bardzo wysoką do umieścić jakiś duży ciężar na wysokości orbity geostacjonarnej, czyli 36 tysięcy kilometrów na ziemią wiel, o wiele, wiele wyżej niż stacja kosmiczna lata. Bo stacja kosmiczna lata na 400 km nad Ziemią. To by musiało być coś na wysokości 36 tysięcy kilometrów, bo tam jest, bo tak jak mówiłem wcześniej, prędkość ruchu na orbicie zależy od wysokości, na której się znajdujemy. Jak lecimy nisko nad orbitą Ziemi, to lecimy wokół Ziemi w 90 minut, czyli jakbyśmy zrobili taki sznurek do 400 km nad Ziemią i tam umieścili jakąś kulkę na przykład na tym sznurku, to ta kulka by latała dużo szybciej niż Ziemia się obraca, więc to by nie działało. Musi być dużo wyżej, bo tam orbita jest wolniejsza i wtedy można teoretycznie, są takie pomysły od dawien dawno, od kilkudziesięciu lat, że można zrobić połączenie fizyczne jakieś, jakąś liną, jakąś budowlą, z orbitą geostacjonarną, i zamiast wystrzeliwać e, ładunki rakietami, to po prostu sobie wjeżdżamy po tej windzie i rzucamy. Czyli Ziemia miałaby taką wielką antenę jeszcze tak, doczepioną, jakby się kręciła. Tak, tak. Znaczy nie wiem, e, nie wiem e, na, e, na dzisiaj to jest totalnie nierealistyczne, bo, bo tam by były olbrzymie siły, jakieś naprężenia na tym czymś, e, więc totalnie nie istnieją materiały, z których można by takie coś zbudować. Ale teoretycznie ludzie, niektórzy twierdzą, myślą, że, że może da się zrobić takie materiały, jakąś konstrukcję zbudować. No Jest to jakaś myśl. Ilon no, na przykład twierdzi, że to jest kompletna bzdura, on w to nie wierzy. Mm, nie wiem czemu, nie wiem jaki ma argument. Mi się wydaje, że to potencjalnie mogłoby działać. No. Są różne w ogóle ciekawe pomysły. Na przykład mi się podoba taki pomysł, żeby na orbicie umieścić taką katapultę, która się tak kręci i można zrobić taką takie coś o długości powiedzmy iluś tam kilometrów, kilku kilometrów. Coś, coś się tak kręci. I wtedy, żeby polecieć na Marsa, wystarczy wlecieć na orbitę, złapać się tego czegoś swoim pojazdem, przyczepić do jednego końca tego obracającego się tej katapulty, to się nazywa katapulta dać się wyrzucić jakby na, z większą prędkością po drugiej stronie, tam się odczepić i lecisz, już jesteś na trajektorii na Marsa, więc nie trzeba paliwa ze sobą brać, tylko można Czyli najprostsze kata, rozwiązania to... z, z, znane <grym> sprzed kilkuset lat, czy kilku tysięcy tak, lat. Tak, z... Grecji, tak, Grecji. Wypróbować w kosmosie. <grym> no, mniej więcej tak. No, ale to, to mi się wydaje nawet jako realistyczny pomysł, bo wtedy chodzi o to, że zamiast brać ze sobą wielką rakietę na tą orbitę i tam odpalać rakietę, to wykorzystujemy energię, którą można gromadzić powoli. Nie, że odpalamy wielką rakietę z wielkim paliwem, tylko ona może się ta katapulta rozkręcać powoli przy pomocy jakichś paneli słonecznych i tak dalej. Albo po trochu można ją tam rozpędzać jakimiś mniejszymi pojazdami. I wtedy w jednym momencie użyć dużej części tej energii do wyrzucenia czegoś Ale na Ale to dałoby taki rozpęd, żeby to naprawdę tam poleciało. No dalej. bo jak już wejdziesz na orbitę, wokół ziemską, to tak naprawdę okazuje się, że większość, większość pracy już za tobą. Jak już wejdziesz na orbitę, najwięcej energii potrzeba na to, żeby się wyrwać z, z, z grawitacji Ziemi. Jak wejdziesz na orbitę, to tylko trochę więcej energii trzeba, żeby już dolecieć gdziekolwiek w układzie słonecznym. Więc tak, to jest realistyczne, tylko właśnie to musi być długie. Być może nawet nie kilka kilometrów, tylko tam kilkadziesiąt kilometrów musiałoby mieć takie coś, żeby, żeby dało ci taki rozpęd. No ale tak, jest to realistyczne. I z jaką prędkością wówczas... Płacić? To lecisz na przykład... Kurczę, musiałbym to obliczyć, czy to ma sens, co mówię. No bo le le lecisz z prędkością tak jak mówiłem, 26 tysięcy km na godzinę. Żeby polecieć na Marsa, to musisz się rozpędzić do prędkości jakieś 30 parę, czy 40 tysięcy km na godzinę. No więc. Nie wiem, trzeba by to obliczyć, ale, ale da się. Ludzie twierdzą, że da się i obliczyli, że da się. Mhm. I, I po prostu łapiesz się i w ciągu tam paru powiedzmy minut czy coś rozpędzasz się do tej większej prędkości. Czyli trochę podobnie jak na rakiecie wsiadasz na rakietę, też rozpędzasz się w parę minut do takiej olbrzymiej prędkości. Najgorsze jest to w tym programie, że ty możesz w pewnym momencie zacząć robić sobie ze mnie jaja Dokładnie nie? mogę totalnie I ściemniać. Wymyślić sobie jakąś katapultę i będziesz to opowiadał, i ja będę jak ten Debil siedział obok, mówił, o, wow, wow, no. ale a, a, prosiłbym, no. żebyś tego jednak nie robił. Nie chciałbym no, zostać do no, no. memem. E, zwłaszcza, że wiesz, kandyduję na prezydenta, no to by mi no. zaszkodziło w kampanii. No. W tym roku, nie w przyszłym roku. W przyszłym, tak. Okej, wow, okej. Okay, okay. no. Też będziesz w moim zespole doradców. Spokojnie, żebyś tam się nie przywiązywał <laughs> <laughs> za bardzo. Dobra, żarty, żartami tak naprawdę to wcale nie. Eee, poprosimy o telefon, Hello? Aha. Cześć, witamy. E, cześć. Ja mam takich kilka pytań. E, w każdym razie postaram się jak najszybciej i tak jednym zdaniem, jakbym mógł Ciebie, Tomku. Czy też Krzysztofie e, o odpowiedź poprosić. W każdym razie, e, Tomku, e, co sądzisz o systemie typów TypeScripta? O, o TypeScriptie powiedziałeś? Tak. A. E, no to muszę chyba wytłumaczyć, co to jest TypeScript. No więc TypeScript e, mówiłem, nawet wspomniałem JavaScript, taki jest język w przeglądarkach, tak których się używa. TypeScript to jest e, coś, co można użyć zamiast Javascripta, znaczy to jest JavaScript z dodatkowymi featcherami. Nie, no TypeScript osobiście nie używałem, ale, ale wygląda fajnie. To znaczy poza tym, że nie lubię, ogólnie nie podoba mi się to, jak jest zorganizowany cały język JavaScript, bo jest trochę tak, jakby ktoś dorzucił 100 różnych niepołączonych ze sobą rzeczy w jedną grupkę technologiczną. I niezbyt to jest wszystko przemyślane, i TypeScript niestety musi być podobnie zrobiony jak JavaScript, bo jest zbudowany na JavaScriptie, to znaczy musi się kompilować do JavaScriptu. No więc cała ta technologia mi się trochę nie podoba i wielu ludziom się nie podoba, więc chcieliby zastąpić czymś innym. Więc ja bardziej, ja bardziej jakbym miał robić coś w JavaScriptie, to bym wolał robić w WebAssembly, to znaczy kompilować. Jakiś inny język programowania do WebAssembly i jakoś sobie tak radzić. Ale nie wiem, ja totalnie nie znam się na, na, prze, na, na frontendowych endowych technologiach, w przeglądarkach, także to nie jest coś, z czym się działem, także mogę mówić totalne głupoty tutaj. Okej. Okay. A jaki język w świecie nauki mógłby zastąpić Pythona? Znaczy, Python sam w sobie jest OK. Jest na przykład taki język Mojo, nie wiem czy to tak się czyta, Mojo się pisze, który wygląda fajnie, ale jest chyba dopiero ludzie go zrobili. Nie wiem, jest, jest tam parę rzeczy. Znaczy ten język, o którym ja wspomniałem, że ja chciałbym zrobić, to nie zastąpi Pythona, on bardziej zastąpi C++, jeśli by zadziałał i tak jakby totalnie... Tak totalnie wypaliło, co jest, na co jest bardzo mała szansa, bo jednak bardzo ciężko się wbić nie, z nowym językiem. Ale gdybyś miał super język nowy, to nie mógłbyś wykorzystać swoich kontaktów w Kalifornii i poprosić tych ludzi? Ej, popchnijcie no. mnie. hej, Elon, mam coś takiego <grym> dla ciebie, co zmieni świat? No, trochę tak, trochę tak. Znaczy, nie może nie z Elon akurat, ale z innymi ludźmi może rzeczywiście łatwiej by było mi komuś kogoś przekonać, żeby użył tego do czegoś, niż może ludzi, którzy nikogo nie znają. Więc tak, no. ale i tak ciężko, ciężko by było się przebić. Nawet jakbym nie wiem, był prezesem Google'a, to też ciężko by było się przebić z czymś, co wierzę, bo to. To, to jest bardzo silne są efekty takie network effect, że e, dopóki jesteś w mniejszości używając jakiegoś języka programowania, to bardzo to jest ci trudniej. więc to jest trochę tak jak z Facebookiem. Jak dużo ludzi jest na Facebooku, to nawet jeśli ty bardziej lubisz naszą klasę, to jednak się przeniesiesz na tego Facebooka. i tak samo jest trochę z językami programowania e, no. no dobitny przykład. Za Jeszcze <noise> mamy naszego widza na linii. Jeszcze jakbym mógł e, poprosić, e, bo ogólnie z mojej perspektywy duża trudność programowania polega właściwie nie na samym programowaniu, hmm. tylko na wyciąganiu tej wiedzy z biznesu i właśnie jak wspomniałeś, poprawnej organizacji kodów. Na wyciąganiu czego nie usłyszałem? No I właśnie hmm. i właśnie tutaj, też pytanie do Ciebie, e, co sądzisz o DVD, czyli Domain Driven Design. Ojej, to tego, tego skrótu nawet nie słyszałem nigdy. Jeszcze raz? Domain driven design. Tak jest. Nie wiem, nie wiem, co to jest. Okej. Okay. No to y, myślę, że takie też y, ostatnie pytanie, tym razem y, do widzów też trochę. Y, co, Jak nazywa się osoba, która zna aż tyle języków programowania i czy jest ona poliglotą? A do, jeszcze do Krzyśka, jeśli można. Y, Krzyśku. Czy będzie programistyczne zero, bo zdaje się, że ma dużą popularność. I dziękuję bardzo. Czyli mówiąc krótko, czy chciałbyś u nas poprowadzić serię o programowaniu? czy miałbyś na to okotę? No wspominajesz o potencjalnie jakichś naukowych seriach. No dzisiaj <laughs> wpadł na kanał filmy od Tomka Roszka, Naukowe Zero, więc zapraszam do oglądania. To jest w miarę świeży film, więc jeśli jeszcze nie widzieliście, to polecam. Znaczy, ja ja no, potencjalnie możemy porozmawiać. ja nie wiem, jak to miałoby wyglądać, ale ja nawet sam myślałem, żeby właśnie uczyć jakoś programowania przez internet. Może, może coś wymyślimy razem. No. Może coś wymyślimy. Nie wiem, czy jest e, e, publika. No właśnie, bo to jest trochę jednak e, bardzo techniczne, takie niszowe trochę, nie? że ludzie muszą być zainteresowani bardzo tym tematem, że ciężko mm. wejść. No, ale, no, czemu nie? No, mógłbym, mógłbym, możemy spróbować coś zrobić. Mm -hmm. Okej, okay, <gry> poprosimy na ten telefon. Może, może no. Cześć, witamy. Nie wiem, czy jest, mhm. e, Słabo publica. słychać. No właśnie, halo, halo. Bo to nas tak. słychać. O, halo, dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Cześć, cześć. Jesteś na antenie? Yy, yy, do, do, do się, tak? O, tak, jest jesteś z... na antenie. Dawaj, pytanko. O, ale, ale Ekstra, fajnie. Cześć, Krzysiek. W ogóle ekstra, że się udało dzwonić. Chciałem pogratulować w ogóle całego kanału zero Śledzę was. Już wiesz, od samego początku. <grytujesz> ale jest Już od 8 dni, ale spoko, nie, dawaj dalej. Pytanie do Tomka w ogóle tak. Zastanawiam się w ogóle nad dylatacją czasu i wpływem dylatacji czasu ogólnie nad, w konstrukcji rakiet. I właśnie tutaj Aha. ten aspekt, jak zachowałaby się na przykład rakieta kiedy byłaby skonstruowana na przykład z materiałów, które też jakby podlegają wszystkim tym zasadom grawitacji i ogólnie tutaj czasu. Znaczy wszystkie materiały podlegają zasadom e, względności Einsteina. E, no dobra, ale może coś powiem o, o, o teorii względności. No pytanie jest o teorię względności, czy jakoś uwzględniamy teorię względności w w rakietach, no więc niespecjalnie, bo wystarczy tak naprawdę, żeby dolecieć na Księżyc i z powrotem, to wystarczy zwykła mechanika Newtona tak naprawdę, czyli nie trzeba uwzględniać efektów relatywistycznych, przynajmniej tak bezpośrednio nie trzeba uwzględniać w jakichś takich typowych zadaniach, które tam się rozwiązuje. Gdybyśmy lecieli do, na drugi koniec galaktyki, to wtedy tak, to by wtedy miało bardzo duże znaczenie rzeczy typu dilatacja czasu, ale jak na razie lecimy na Marsa, czy coś takiego, to A możesz powiedzieć tak widzom, którzy nie są tak tajemniczeni, czy, o czym w ogóle rozmawiacie. Dobra, no więc jest sto lat temu powstała teoria Einsteina do, co do tego, jak, jak działa grawitacja i jak działa czasoprzestrzeń przy ruchach z dużą prędkością. Jak poruszasz się z prędkością z dużą, bliską prędkości światła, to takie klasyczne zasady dynamiki, które wymyślił Newton kilkaset lat wcześniej. Przestają działać tak, jak Newton je sobie tak jak się wydawało Newtonowi. Einstein wymyślił, jak to uwzględnić. To się w ogóle wzięło z tego, że w XIX wieku odkryto teorię elektromagnetyzmu. Ktoś tam obliczył, że światło porusza się ze stałą prędkością i się zaczęli zastanawiać, co jeśli lecisz rakietą i za, zaczniesz świecić latarką, czy to światło wtedy leci szybciej, czy tak samo szybko, co gdybyś zaświecił latarką, nie lecąc rakietą. No i z, z teorii Newtona wynika, że powinno lecieć szybciej, no bo się rozpędziłeś i świecisz światłem do przodu. Z teorii, więc, ale z z teorii elektromagnetyzmu powinno wynikać, że nie, nie leci szybciej, więc była taka sprzeczność w fizyce. Einstein i inni ludzie tam rozwiązali tą sprzeczność wprowadzając teorię względności. Więc wynika z tej teorii względności na przykład, że jeśli lecisz rakietą bardzo szybką i polecisz sobie na inną planetę i potem wrócisz, to z twojego punktu widzenia minie mniej czasu niż ludziom na Ziemi minęło czasu, więc będziesz młodszy na przykład niż ktoś, kto został na Ziemi. W przypadku naszych lotów to te efekty są bardzo małe, bo jednak te 26 tysięcy kilometrów na godzinę to jest 7 tysięcy metrów na sekundę. To jest mały ułamek prędkości światła. Ile to jest? Prędkość światła to jest 300 milionów metrów na sekundę, więc 7 tysięcy to jest mały łamek tego 300 milionów. <grym> więc, więc nie ma to znaczenia. Natomiast rzeczywiście na przykład w kodzie, który ja pisałem, było w paru miejscach uwzględniona rzeczywiście teoria Einsteina. Miałem tam komentarz. Uwaga, teraz tutaj ze wzorów Einsteina wynika to. Ale to było do, do, nie do lotu rakietą, tylko do GPS-a przede wszystkim. Jeśli piszemy o programu, nawet takie urządzenie GPS, które jest w samochodach, ono musi uwzględniać efekty relatywistyczne. Nie z tego względu, że samochód się szybko porusza, ale z tego względu, że te satelity GPS-a poruszają się w miarę, szybko mają swoje bardzo dokładne zegary i te jednak ułamki sekund różnicy zaczynają mieć znaczenie, bo pozycjonowanie przy pomocy systemu GPS polega na tym, że mierzysz... Ja tylko powiem tylko, że czat się poprawia 300 tysięcy metrów na sekundę. Nie, to źle mówią. 300 tysięcy ki kilometrów na sekundę. No widzicie, nie poprawiać. <laughs> nie, no dobrze, że mówią, ale, ale e, nie, to by było za mało. za mało. E, dobra. E, 300, gdyby było 300 tysięcy metrów na sekundę, to by znaczyło, że 300 kilometrów w ciągu sekundy zrobisz. No to, to jedno, tym świat, to jednak jest za mało. bo e, jak masz... Teraz już piszę, że 300 e, milionów... Kilometrów. No, no więc im się zmienia też to, na tym czasie. To, to za dużo z kolei, no ale dobra. Yy, 300 milionów metrów na sekundę, dobra. To jest ta odpowiedź, Dobrze. tak. Okay. To jest ta liczba. Więc satelity GPS mają na pokładzie bardzo dokładne zegary atomowe i, i te efekty relatywistyczne już się pojawiają przy takiej dokładności, mają znaczenie tam przy mierzeniu czasu w, w satelitach w GPS. Nawet bardziej nie z tego powodu, że yy, że lecą z dużą prędkością, ale z tego powodu, że są w słabszym polu grawitacyjnym, co też wpływa na ten upływ czasu. I urządzenia, nawet w samochodzie, muszą uwzględniać to, że, że te satelity są tam w słabszym polu grawitacyjnym, trochę wolniej im płynie czas. I żeby dokładnie zmierzyć odległość od tych satelitów na podstawie pomiarów z ich zegarów, to musimy uwzględnić te opóźnienia, że, że płynie czas wolniej na, na satelicie GPS. No więc w takim sensie używaliśmy tego. Tej teorii. Więc tak, gdyby nie, gdyby nie było teorii Einsteina, gdyby Einstein nie wymyślił tej całej swojej teorii, to, to GPS nie mógłby działać ta, przynajmniej nie z taką precyzją, z jaką działa. Dzie, mam, tak? Ja mam jeszcze, mam jeszcze jedno pytanko do Tomka i dwa pytanka jeszcze do Stana. Mogę? Tylko do Tomka. dzisiaj. I to jedno do Stana, jedno do, dobra, jedno dobra. do Tomka. No dawaj. Do Tomka, bo oglądałem Waszą rozmowę z Draganem, chyba dwa razy, i po prostu byłem zachwycony tym wszystkimi wątkami, które tam były poruszone. I między innymi też dotykaliście na przykład teorii symulacji. I czy jeszcze tutaj pytanie do Tomka: co Ty jako programista tutaj, jakby tak, powiedzmy sobie, rozkminiasz, tak. Tak powiedzmy wewnętrznie na, na ten temat tej teorii symulacji. I czy jakby tak właśnie tutaj nie bo wspomniałeś, że chciałbyś właśnie poznać naturę wszechświata no. i żeby właśnie Dragan ci trochę o tym bardziej głębiej opowiedział. No i tak się zastanawiam właśnie, czy, czy jakby tutaj chcesz drążyć ten temat tak, z, takiego, z takiej perspektywy programisty. No więc, teoria symulacji. Rozmawialiśmy o tym rzeczywiście? No, może rozmawialiśmy coś. To trwało z 5 godzin, o czym my wtedy nie rozmawialiśmy. <laughs> no, Ilon Elon też jest właśnie fanem teorii symulacji. Teoria symulacji polega na tym, że żyjemy w, w grze komputerowej, w symulacji jakichś innych istot, które prawa fizyki wprowadziły sobie do swojego komputerka i, i symulują naszą rzeczywistość. No i nie wykluczam, że tak może być. Natomiast nie widzę osobiście powodu, żeby sądzić, że tak jest. Także myślę, że szansa jest to możliwe, natomiast nie przypisuję temu dużej szansy. Mhm. Znaczy są pewne argumenty. Na przykład jest taki człowiek, Nick Bostrom chyba się nazywa, który ma argument, on twierdzi matematyczny, że na 99% żyjemy w takiej symulacji. Jego argument wygląda mniej więcej tak. My żyjemy w naszej rzeczywistości, rozwijamy naszą technologię, rozwijamy komputery, mamy jakieś gry komputerowe. Jak się przeniesiemy 100 lat do przodu albo 500 lat do przodu, to nasze gry komputerowe będą tak realistyczne, że grając w taką grę nie odróżnimy jej od rzeczywistości. To, to może być prawda. I no więc idea jest taka, że. Ci ludzie w przyszłości, co będą mieli te komputery, w które będą mogły symulować rzeczywistość z bardzo dobrą dokładnością, będą prawdopodobnie symulować sobie jakieś dużo różnych... Będziemy mieli dużo komputerów, które mogą symulować miliardy różnych światów, w których żyją miliardy symulowanych ludzi. Takie Simsy tylko dużo z 3000 roku. Dokładnie. I, <laughs> I argument jest taki, że nas ludzi jest tylko 8 miliardów, tych Simsów jest dużo więcej w tej mm -hmm. przyszłości. Więc e, argument brzmi: skoro tych Simsów jest miliard razy więcej niż prawdziwych ludzi, to my prawdopodobnie jesteśmy jednymi z tych Simsów. Znaczy, ja osobiście hmm. trochę nie kupuję nie wiem, czy, do, czy uczciwie przedstawiłem ten argument ja osobiście niezbyt kupuję ten argument, że, że on rzeczywiście działa. E, bo to jest argument, że. W naszym świecie będą Simsy, ale to niekoniecznie jest argument, że jest jakiś inny świat, w którym my jesteśmy z Simsami, więc dla mnie, dla mnie to trochę od strony logicznej nie działa. No dobra, dziękujemy <śm> bardzo. Jeszcze jedno pytanie, tak? stan, stanu, jeszcze jedno pytanie no. do Ciebie, Stano. Bo widziałem, że tam w jakimś jednym programie udało się gościowi po prostu tak Ciebie wyprosić o to, żeby po prostu wpaść do studia i, i po prostu... No, ale nie może to być legułą, nie może to być czyli Nie uda mi się jakby jakoś tak tutaj Ciebie wyprosić. Nie, bo mam my zresztą, pomysł na pewien format dla Ciebie i po prostu chciałbym... To nie jest pokazać, jeszcze wiesz co moment. Dzisiaj, to na gościem, zdjęcie, jakich... to prostu... Dzisiaj na Twitterze możesz zobaczyć pokazać... zdjęcie w jakich... Dzisiaj na Twitterze możesz zobaczyć zdjęcie w jakich tutaj my jeszcze w warunkach na zewnątrz funkcjonujemy. Jak tam Padliśmy po prostu ze zmęczenia. To jeszcze nie jest moment, żeby to biuro pokazywać, nawet. To myślę, że za dwa miesiące będzie moment, żeby tu wpuścić ludzi. Mi się podoba, no dobra. fajne biuro macie. Dziękuję do... bardzo. Dzięki, poprosimy od, od razu następne telefony. E, słuchaj, ty jesteś informatykiem, to by wiele nie potrzeba, no pewnie wiesz. Dokładnie. Informatyzy to do pi piwnica i nic halo, więcej. Halo. Dokładnie, no. Wi-Fi musi być połączenie. No tak, halo, jesteśmy? Halo, cześć. Cześć. Cześć, tu Adam z Gdańska. No cześć. cześć, cześć Adam. Słuchajcie, no ja ogólnie też jestem informatykiem, co prawda bardziej takim informatykiem miękkim, bo analitykiem. I tutaj robię to, o czym jeden kolega wspominał, czyli komunikuję się z biznesem i staram się zrozumieć, co oni tak naprawdę chcą mieć do oprogramowanie. I tak się zastanawiam, że skoro Polska tak naprawdę stoi informatykami, świetnymi programistami, ostatnio dzieje się takich dużo sytuacji rządowych słabych i tak dalej, problemów na tle prawnym. I zastanawiam się, czy nie można by było, wiem, że to może jest abstrakcyjny projekt, ale właśnie wykorzystać jakoś naszej siły informatyków, właśnie tej technologii do tego, żeby w jakiś sposób wesprzeć państwo w takim podstawowym funkcjonowaniu właśnie za pomocą, nie wiem, jakichś systemów informatycznych, które będą nadzorować jakieś, nie wiem, działania prawne czy coś takiego. Ale jakie A problemy, case, bo ja trochę może taki abstrakcyjny? Że przydałaby się w Polsce taka ogromna hurtownia, e, czyli taka wielka baza danych, która zbierałaby właśnie informacje na temat działań politycznych, różnych e, wywiadów w gazetach, różnych głosowań, wypowiedzi w Sejmie, tak żeby ktoś mógł sobie na przykład w rzetelny sposób wygenerować raport, e, jak na przestrzeni lat tak, zachowywał się dany polityk w różnych aspektach. Tak? Coś w tym stylu. I czy takie rzeczy myślę, że byłyby możliwe? Do realizacji. Dzięki. Dziękujemy. Trochę nie zrozumiałem z tym pierwszym. To były problemy prawne jakieś? O co tam pochodziło? Znaczy, zespół, w którym jestem, jakby. Powody powo prawne, tak? Znaczy, Nieuznawanie trybunału, a, i tego. różne takie Aha. aspekty. Tak? Żeby po prostu było coś, co tak naprawdę. Y mhm. W jaki sposób wspierałoby pracę praworządności w Polsce? Tak, tak, Okej, okay, dziękuję to, tak. bardzo. To jest abstrakcyjne. Tak. Jasne, dziękujemy. Znaczy, inne osoby w naszym zespole doradczym dla rządu już właśnie zaproponowały trochę podobne coś do tego, co mówisz o tych problemach prawnych, że można. Um, że generujemy w Polsce bardzo dużą ilość prawa, które jest często. E, Jakoś niespójne ze sobą. Jedne przepisy są niespójne z innymi przepisami, albo polskie przepisy mogą być niespójne z przepisami Unii Europejskiej, i tak I można jedną z rzeczy, które zaproponowaliśmy rządowi, to, że można rzeczywiście zaprząc sztuczną inteligencję, zaprząc komputery do tego, żeby czytały to prawo i żeby wskazywały zawczasu, zanim te rzeczy stworzą problemy dla ludzi że tu mamy przepis, który jest niespójny z tym przepisem i że ktoś to powinien poprawić. Także rzeczywiście tu jest olbrzymia... Oczywiście trochę problemem jest samo to, że tworzymy tak duże ilości prawa, które może być ze sobą niespójne, no, ale to jest inny problem. Rzeczywiście tu może być duża rola dla systemów, dla technologii, żeby, żeby jakby wspomóc jakichś prawników albo prawodawców w tym procesie, żeby mieli łatwiej, żeby nie musieli jakby sami przeglądać tysięcy stron jakichś, żeby coś tam znaleźć, tylko im narzędzia pomogą. OK, tu masz przepis, który tutaj kłóci się z tym przepisem Unii Europejskiej, tu jest warto coś poprawić. Więc takie problemy. No ja, problemy polityczne w Polsce, jakie teraz mamy, to nie sądzę, żeby nam sztuczna inteligencja pomogła bezpośrednio w tego typu problemach. To, to jest raczej polityka niż Aha. technologia, jakaś. Tomek, mamy tu różnych sponsorów. Jeden jest nazwą związany z, z, z Twoją tematyką, czyli Racket Spell. Natomiast drugi jest bardziej związany z tym, czym faktycznie się zajmujesz, czyli Jazz Join IT. I teraz będzie ogłoszonko, że partnerem głównym kanału Zero jest Jazz Join IT, czyli największy portal z ofertami pracy dla branży IT. Więc jeśli szukacie pracy, na przykład jako programy, programista, to wchodźcie na stronę. No i może to się skończyć powodzeniem, prawda? Polecam. Polecasz? No dobrze. Oprócz tego przypominam, że trwa też konkurs na pracę marzeń dla kanału Zero. Praca marzeń oznacza, że zostaniecie wysłani na miesiąc na Teneryfę, będziecie opłacani w wysokości 1000 złotych dziennie i jedynym waszym obowiązkiem będzie oglądanie kanału Zero i Pokazywanie, że faktycznie go oglądacie. Więc e, jako, że nie masz teraz co robić, to jak sobie. No ja to... mam co robić. Tak? <laughs> znaczy, tak, tak jak nie... mówisz, mi wystarczy komputer w piwnicy, więc równie dobrze mógłby być na Teneryfie. To tak. To co trzeba zrobić, żeby pojechać e, dostać? Napisać o najdziwniejszej, zdaje się, zmianie pracy. E, mam wrażenie, że Twoje historie mogłyby przebić A, kilka tych, które już zostały tam e, wrzucone. E, no dobrze, słuchaj, chciałem Cię jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo padł dzisiaj. Temat edukacji tutaj został mhm. poruszony. Natomiast ty byłeś e, stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Tak jest. E, możesz o tym więcej opowiedzieć? No jest tak. Ja byłem dosyć wcześnie w podstawówce, zostałem stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. To jest organizacja charytatywna, bardzo fajna. Polecam, można nawet ją wspierać. Można wspierać w swoim 1% czy 1,5% podatku. E, która e, stara się wspomagać dzieciaki z podstawówek i szkół średnich w rozwijaniu swoich talentów, jak wynajdować utalentowane dzieciaki, wspomagać. Więc mi ta organizacja bardzo dużo dała. Właśnie tak jak pytałeś, skąd ja się nauczyłem, jakie były moje początki, to właśnie dużo, y, moje początki w podstawówce szczególnie były bardzo związane właśnie z obozami naukowymi organizowanymi przez, organizowanymi przez Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci. Więc właśnie tam poznałem ludzi, bo. Y, Poznałem ludzi na obozach naukowych, którzy interesowali się tematami typu np. algorytmika, które wtedy dzięki temu w ogóle poznałem. Albo na przykład Olimpiada Informatyczna poznałem ludzi, którzy startują w Olimpiadzie Informatycznej właśnie na obozach Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Więc moja młodość wyglądała w dużej mierze tak, że właśnie czekałem tylko żeby pojechać na obóz naukowy z dzieciakami z całej Polski i tam się działy fajne rzeczy jakieś matematyczne też jeździłem na jakieś obozy typu robienie doświadczeń z fizyki, tak, także no, super organizacja sam, sam trochę ją wspieram. mam nadzieję, może trochę nawet uda mi się w, też w tym roku mam nadzieję dołączyć jakoś do parę razy byłem na obozach krajowego funduszu dla dzieci, teraz jak jestem w Polsce to pojechałem na obóz. Prowadzić, poprowadzić tam wykłady dla, dla, na obozie takim ogólnorozwojowym, na który przyjeżdżają dzieciaki zainteresowane rozmaitymi tematami. Raz do roku mają taki zjazd wszystkich stypendystów, którzy są z, zainteresowani zupełnie różnymi dziedzinami nauki, a nawet nie tylko nauki, ale sztuki, tam muzyką się interesują. I ja tam też prowadziłem zajęcia. No, także. Nie wiem, super organizacja, cieszę się. Myślę, że ona w dużej A mierze. A jak się postać do tej organizacji? To znaczy ona sama wyłapuje te jednostki, czy trzeba się zgłosić? Najlepiej się zgłosić. Można się zgłosić. Mają swoją stronę Fundusz ORG, chyba. Nie wiem, musicie wyszukać Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci. Mnie jakoś ja się jakoś dowiedziałem, ale to było kiedyś. Jakoś nauczyciele mnie jakoś polecili do tej organizacji, ale można samemu się zgłosić albo mogą nauczyciele zgłaszać swoich uczniów mhm. jako potencjalnych stypendystów i wtedy ta organizacja robi selekcję. To oni próbują znaleźć wśród tych poleconych dzieciaków osoby, które rzeczywiście mają pasję, żeby coś tworzyć, które można wspomóc w jakiś sposób, właśnie albo wyjazdami na obozy, albo czasem finansują dzieciakom wyjazdy na jakieś inne eventy, jakieś zagraniczne wyjazdy i tak dalej. Mhm. Także polecam wspierać. No Okej, okay. my też polecamy wspierać się. Możecie sobie to wszystko wygooglować. Jak znacie bardzo zdolne dziecko, to spróbujcie popchnąć to dziecko w tym kierunku. Nie, że popchnąć to po tylko w tym kierunku popchnąć, żebyście mnie dobrze zrozumieli. No, ja myślę, że sporo, sporo ludzi, którzy sporo ludzi, których spotykam, którzy z Polski, którzy osiągają jakieś bardzo duże sukcesy, często oni właśnie też są po, po, po obozach tego, tej organizacji. Także myślę, że ona naprawdę dużo daje. <laughs> Zapytaliście na czacie, kilka osób zapytało, gdzie jest ten konkurs, gdzie można wygrać tą pracę marzeń? No więc można ją wygrać na stronie racketjobs.pl. Tam jest ogłoszenie i tam jest wszystko napisane, jakie warunki trzeba spełnić, żeby, żeby taką pracę dostać, więc. Więc polecam. Mówmy się, że odbierzemy jeszcze trzy ostatnie telefony. Okej, okay. okay? super. To poproszę o trzy ostatnie telefony do Tomka Czajki. Halo, halo. Cześć Krzysztofie, cześć Tomku, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cześć, z tej strony historyczny Łukasz Fajnie, że się udało kolejny raz dodzwonić. No i dzisiaj mam nadzieję, że troszkę dłużej pogadamy, bo mam kilka wątków. No i zacząłbym od Tomka. I pierwsze pytanie do ciebie jest takie, że wspomniałeś w rozmowie o tym, że możemy sobie obejrzeć wykłady online. Ja tam nie mam konfliktu z wyszukiwarką, jednakże troszkę jeszcze nie mogłem tego znaleźć. Jakbyś mógł rozwinąć trochę ten wątek i przy okazji dać jakieś parę protipów, to mm -hmm. byłoby naprawdę super. Nie wiem, czy teraz, czy później, miałbym jeszcze jeden wątek do Krzyśka. No i jeszcze jak starczy czasu, to jeden na koniec, więc tutaj. No to od razu mogę powiedzieć. Na YouTubie jest kanał Stanfordu, na, przykład, na którym są różne wykłady. Mm -hmm. Jest e, taki serwis e, MIT OpenCourseWare. to jest chyba coś w stylu ocw.mit.edu i tam mają bardzo, tam mają jakieś setki różnych wykładów, niektóre z e, e, i materiałów, jakieś z wszystkich, wszystkie materiały z wykładów, jakieś tam zadania domowe i tak dalej. Duża część tych przedmiotów ma też e, w formie... E, Albo w formie notatek przynajmniej, a część z przedmiotów jest w formie nagrań, po prostu wykładów i też materiałów jakichś dodatkowych. Także ja, so, ja na przykład, jak powiedziałem, że się u, próbuję nauczyć fizyki, to właśnie z MIT OpenCourseWare korzystałem, na przykład, żeby obejrzałem kilka przedmiotów z wykładami z fizyki, właśnie stamtąd. Mhm. Okej, okay, pięknie, dziękuję tutaj Jak najbardziej, jak będą jeszcze oczywiście prototypy później w rozmowie kolejne To będzie super Tutaj kolejna rzecz do Krzyśka w tym przypadku Bo akurat miałem przyjemność słuchania całego bloku reklamowego I super, ale ten wątek Chciałem poruszyć wcześniej, jednak um, Trochę paraliżuje strach Przyznam, jak się dzwoni, jak człowiek dzwoni Ale już mam nadzieję, że dzięki doświadczeniu będzie trochę łatwiej A mianowicie, macie świetnego e, Sponsora, Racket Jobs, prawda I tak sobie pomyślałem, słuchając rozmowy Akurat to była Bedego z Moniką że tam można byłoby kogoś zaprosić do kanału i tak dalej, zrobić jakiś dzień z jakimś przedsiębiorcą, kimkolwiek, kimkolwiek, prawda, i tak dalej na wyjeździe. Deksty pomyślamy, świetny portal, świetny sponsor, może zrobilibyście jakiś taki właśnie kolejny konkurs, albo no, po prostu, tak jak mamy Tomka, ciężko znaleźć dobrego pracownika, prawda? Jak widzimy, każdy się o niego zabija i tak dalej. I z drugą strony jest tak samo, u nas na mniejszych rynkach czy większych, ciężko jest znaleźć dobrego pracownika, tak samo ciężko jest znaleźć kogoś kto tego, kto będzie w kanale. Więc tak sobie pomyślałem, kurczę, jakbyście kiedyś robili taki projekt, i to byłoby na tej stronie, jakiś nie wiem, tam... Zwykle skrok przez spotki, jakąkolwiek metodę sobie rekrutacji, weźmiecie później do takiego. No ja przecież my zamieszczaliśmy na Rocket Jobs ogłoszenia, gdy szukaliśmy e, konkretnych osób, więc to się tam dzieje, trzeba tam zaglądać. E, zazwyczaj, gdy to się dzieje, też ogłaszamy to w mediach społecznościowych, że właśnie na Rocket Jobs jest ogłoszenie w, te, w takiej i takiej sprawie. No, elegancka. No to okay. w takim razie już przechodząc tylko do w sumie e, ostatniego wątku, bo na ostatnią rzecz, którą poruszyliście przed moją rozmową, były wątki charytatywne. Tą, że jestem gościem i dzwonię, to czy mógłbym powiedzieć o jednej zbiórce charytatywnej, dosyć bliskiej mojemu sercu teraz? Czy nie ma takiej możliwości? Dziękuję bardzo. Ogólnie dzwonię z Łukowa. to jest bardzo małe miasto i ostatnio mieliśmy bardzo przykrą historię, że dosłownie sąsiad dwa piętra niżej e, pracował na wycince drzew. Padły bardzo poważne obrażenia. 200 tysięcy trzeba było zebrać na rehabilitację, i tak dalej. Naprawdę to akurat Szymon Mądry. No i cóż, i bliska sytuacja sercu, no bo ja mam córkę półtora roku, i w tym samym dniu praktycznie odbieraliśmy nasze dzieci ze szpitala. No i tutaj wszystko spoko, bo całe miasto się zaangażowało, było pięknie, i zebraliśmy to. I ciężko w to uwierzyć, ale dosłownie dwa tygodnie temu wydarzyła się bliźniacza historia u nas w mieście. Pan Mateusz Droś na zbiórce się pomaga. Tak samo ma dwuletnie dziecko, pracował na budowie, spadł dachu, bardzo ciężkie obrażenia. I teraz ogląda nas około 25 tysięcy osób. Z reguły rozmowa z Tomkiem to prawdopodobnie ludzie, którzy no naprawdę coś, myślę, osiągnęli albo są na wysokim poziomie, patrząc też po tym, po jakie były wcześniej też telefony. Jakbyście mogli, ja wierzę w siłę społeczności, Wpiszcie. Mateusz Droś się pomaga. Wróbcie, nie wiem, 2 złote, 3 złote. Zobaczcie, że to będzie rosło szybciej niż kurnyzuj Witka No ja cóż, ten mogę wam powiedzieć tylko dziękuję. Więc dziękuję za to, że mogłem i z wami porozmawiać i to przekazać. Jasne. Dziękujemy bardzo. Mateusz, Mateusz drośna się pomaga. Dziękuję bardzo za ten telefon. Jeszcze zostały nam dwa telefony do końca programu. Kto jest z nami? Halo, halo? Halo? Cześć, witam. Cześć, Tomasz, cześć, Krzysiek, tu Wojtek z UK. E, po pierwsze chciałem pogratulować Krzyśkowi fajnego projektu. E, kibicuję, oglądam i mam nadzieję, że Tomasz będzie częstszym bywalcem. No już drugi raz e... jestem naszy... <laughs> pierwszy, pierwszy. No, <laughs> no tak. E, ja również trochę siedzę z technologii i... Cały czas jest to moja pasja, a nie tylko rutyna i właśnie dlatego mam pytanie do Tomasza, czy kiedykolwiek miałeś moment wypalenia w tym, co robisz, albo jakieś poważniejsze chwile zwątpienia w pracy programisty. Może nie w takim stopniu, jak widzę w innych ludziach, ale, ale trochę tak. No, znaczy, może to nie było wypalenie, ale w się, tak jak mówiłem, chciałem. Już byłem trochę zmęczony tym, że muszę przez 6 lat jakby nad jednym projektem pracować i chciałem porobić coś innego, więc no ale to, to chyba nie, nie, nie do końca jest takie wypalenie, jakie niektórzy ludzie mają. E... Chyba, chyba nie aż tak, no ale, ale wiem, że to jest częste. To nie wmawiaj sobie na siłę, jak wiesz, jak uh -huh. masz na siłę sobie mówić, że to <laughs> miałeś tylko dlatego, żeby widz się poczuł zadowolony, to bez sensu. No... Ja lubię. Ja bardzo lubię programować, także mogę siedzieć godzinami i programować. Dzięki wielkie, pozdrawiamy. Ostatni telefon jeszcze, a potem jeszcze pytanie kodem nie będzie. Halo, halo? Halo? halo. Cześć. Cześć, z tej strony Wojtek Skrąbrze. Cześć. E, mam takie pytanie na początek krótki, rys historyczny. W 78 roku pan Hermaszewski znalazł się w kosmosie. W 77 roku zespół 2 plus 1 próbował tam dorazić Windom do Nieba. W 1988 pan Kleks tam jednak dotarł, chociaż efekty były różne, a w 2014 założyliśmy Polską Agencję Kosmiczną i dlaczego do tej pory i tak mamy gorsze efekty niż Indie, które za mniej niż 100 milionów dolarów dotarły na Księżyc? Hmm. W sumie nie do końca wiem, co robi Polska Agencja Kosmiczna. Znaczy wiem, że... Ale, ale wydaje mi się, że Indie jednak mają większe finansowanie niż Polska Agencja Kosmiczna, ale... Indie to w ogóle nie taki mały kraj, muszę powiedzieć. Wydaje mi się, że Polska Agencja Kosmiczna ma jednak dosyć mały budżet. Pewnie nie ma tych 100 milionów. Nie wiem, może mają 100 milionów, ale... Znaczy Polska Agencja Kosmiczna... No nie wiem, ciężko, ciężko mi powiedzieć. Znaczy będziemy mieli polskiego astronautę. To jest bardziej europejska agencja kosmiczna niż polska agencja kosmiczna, ale będzie Aha. polski astronauta, także będzie coś, co pobudzi, mam nadzieję, ludzi do oglądania yy, wycieczek w kosmos. Jak będzie leciał Polak, wszyscy będą kibicować. Okej, okay, dziękuję bardzo. Dzięki. E, <laughs> chciałem cię jeszcze zapytać, bo ten program się zaczął od tego, że powiedziałeś, że. Wszyscy się szybko przyzwyczaimy, szybko względnie szybko do autonomicznych samochodów, ale mhm. powiedziałeś, że za 20 lat to już na pewno mhm. tak będzie. Dla niektórych to jest długa perspektywa, mhm. ale ja szczerze mówiąc to pomyślałem dopiero za 20. Co, no. nas, co nas dzisiaj blokuje, żeby to było szybciej? Bo jak rozumiem, GPS, przy którym też przy pracy masz mhm. olbrzymie doświadczenie, no to dzisiaj. To są nawet, to jest tak dokładne, że to może, może być co do centymetra, tak? Czy nie, to, nie, bez przesady. Czy nie. będzie mogło być co do centymetra? Nie, raczej nie? GPS nie da ci co do centymetra, ale tak, nie wiem, plus, minus, dwa metry to spokojnie, to tak. Okay. E, to pewnie wystarcza, ale nie no. Autonomiczne samochody raczej nie mogą się opierać tylko na GPS-ie. Muszą nie, nie tego, muszą być inne czujniki. Muszą oczywiście. być tam inne czujniki, tak. Także GPS to jest raczej tak dodatkowo, żeby wiedzieć, którędy jechać, natomiast sama jazda, nie wiem, żeby trzymać się. Pasa to zupełnie jest niezależnie od GPS-a. Um. No, ale nie no, ja powiedziałem za 20 lat na pewno, bo tak myślę, to już jest taki długi okres, że raczej bym się zdziwił, jakby tego nie było za 20 lat. Myślę, że będzie wcześniej. Bo człowiek jest najsłabszym elementem w samochodzie, tak naprawdę. No, e, nawet już teraz e, no, e, są jakieś autonomiczne samochody, jeżdżą taksówki nawet w Stanach Autonomiczne. I wsiadasz Także... bez strachu? No, troszkę ze strachem, ale <ścoughs> znaczy właśnie one są już teraz w miarę bezpieczne, chociaż na pewno nie ogarniają niektórych sytuacji. Tam czasem się zatrzyma taka taksówka i powie, dobra, nie jadę dalej, bo nie wiem, co teraz zrobić. Mhm. Więc jeszcze trochę brakuje. Wydaje mi się, że to jest tak, że 99% sytuacji to już teraz mogłyby jechać. Problemem jest te 1% jakichś dziwnych sytuacji w Których ludzie sobie jakoś tam radzą. Myślę, że w tych 99% raczej te samochody już teraz pewnie są bezpieczniejsze od, od ludzi, bo lu wypadki u ludzi nie wynikają raczej z tego, że nie wiem, ktoś nie umie prowadzić samochodu, tylko na przykład z braku uwagi, albo nie wiem, ktoś jest pijany, albo mm. jest niewyspany, albo za dużo się napił kawy, albo za mało i co raczej z tego wynika, więc technologia jest bardziej taka. Y zachowuje się w jednakowy sposób cały czas, więc nawet nie musi być jakaś super mądra, żeby, żeby prowadzić bezpieczniej niż ludzie. Nie wiem, no wydaje mi się, nie pracowałem nigdy nad samochodami autonomicznymi, wydaje mi się, że jest po prostu dużo ciężko wytrenować, bo tak jak mamy metody trenowania sztucznej inteligencji, to one polegają w tej chwili głównie na tym, tak, że, że to jest takie trochę łopatologiczne uczenie maszyny, Dużo trudniej nauczyć maszynę niż człowieka, bo metod, tymi metodami, które się teraz stosuje, bo mamy takie metody, że po prostu rzucamy olbrzymią ilość przykładów, dużo większą niż bym tobie musiał pokazać, żebyś się czegoś nauczył. Rzucałem miliony, miliardy przykładów, obrazków jakichś, i wtedy ta sieć się nauczy je odróżniać. Mhm. Więc one tak wydaje się, że taka super technologia, ale tak naprawdę ona jest słabsza od ludzkiego mózgu nadal pod względem uczenia się, więc wydaje mi się, że główny problem w rzeczach typu jeżdżenie samochodem jest, jest to, że nie umiemy może tak dobrać danych, żeby wytrenować nie wiem, żeby wytrenować ten samochód do jeżdżenia w jakichś nietypowych warunkach. Nie wiem, że coś się może zdarzyć, że musisz się zastanowić, co teraz zrobić? Mhm. I nie masz takich przykładów w tym zbiorze danych, na których one są trenowane. Myślę, że, że właśnie w tej chwili nawet następuje duży postęp nad tym, że i na, nad tym, jak umiemy trenować sieci neuronowe, tak żeby umiały dobrze jakby uogólniać to, to, czego się nauczyły. Także całkiem możliwe, że to będzie dużo szybciej niż 20 lat, może to będzie za 5 lat, może za 7 lat. Że, że już będą umiały robić wszystko na drodze. No bo jednak prowadzenie samochodu chyba nie jest aż tak skomplikowaną czynnością, żeby nie dało się tego. Słuchaj, jak Ciebie słucham, to generalnie nic nie jest skomplikowane i <noise> cały świat jest prosty i wszystko można no, zaprogramować, więc znaczy... nie wątpię, że to także. No, <noise> no trochę. T... No bo kiedyś na przykład ludzie myśleli, że szachy są skomplikowane, bo tylko tam mega szachiści umieją tak dobrze <noise> grać. Dla programistów okazało się, że to nie jest aż tak skomplikowane, żeby nauczyć komputer grać w szachy. To, co wydawało się trudne, to, to jest przetwarzanie obrazów. Na przykład, jeszcze jakieś 10 lat temu to się wydawało mega trudne, żeby wziąć obraz z kamerki do komputera i żeby on na przykład zaznaczał, gdzie są osoby w ogóle na tym zdjęciu albo na tym obrazie, albo kto się uśmiecha na tym zdjęciu, żeby zaznaczyć. Teraz to już się okazało, że umiemy takie rzeczy robić, więc to już jest samo to, przetwarzanie takiego obrazu. To jest duży krok w tym. Przy prowadzeniu samochodu, to po prostu trzeba obserwować drogę i kojarzyć, co się dzieje na drodze, i żeby odpowiednio reagować. Więc myślę, że jesteśmy, jakby już większa część jest za nami w tym rozwoju technologii do prowadzenia samochodu. I ostatnie pytanie ode mnie na dzisiaj. Jesteś w świecie programistów, celebrytą, można powiedzieć, z racji na, na swoje dokonania. Czy zdarza się że dostajesz propozycje pracy przy projektach moralnie wątpliwych? Mm. Nie wiem, czy moralnie wątpliwych. Znaczy nie, no rzeczywiście zdarzyło się. Kiedyś, jakiś czas temu dostawałem jakieś, nie wiadomo skąd, nagle dostałem jakieś maile z propozycją pracy przy jakichś technologiach dystrybucji pornografii, czy mm -hmm. tego typu rzeczy. No zdarza się, no sporo różnych dziwnych maili dostaję. <laughs> e nie wiem. Też z racji tego, że pracowałem przy rakietach, też to jest takie, coś w okolicy wojskowych jakichś technologii. Zmajna Putin mafa tam. <grym> tak, bo z Korei Północnej, tak. Mus trzeba, musimy zbudować rakietę do nam tylko znanych celów. <grym> nie, nie, takich maili nie, nie dostawałem, ale... Mm, no tak, ale naturalne by było dla mnie, żebym mógł coś robić z rakietami wojskowymi, powiedzmy. Tego nie bardzo chcę robić. Nie, no ja uważam, że większość tego, co robią ludzie, to jednak starają się dobre rzeczy robić, więc nie, nie, ogólnie nawet jak dużo ludzi mówi, że Wall Street, finanse są takim nieetycznym środowiskiem, ja tak do końca nie uważam, więc nawet, więc to nie jest dla mnie specjalnie... Problematyczne. No nie wiem, ale ja staram się pracować nad rzeczami, które wierzę, że jakby mogą polepszyć świat. Więc chociaż nawet rzeczy, które wydaje się, że nie polepszają tak bardzo świata, jak na przykład praca w Google nad jakimś wyszukiwaniem stron, żeby troszkę tam szybciej się wyświetlały te strony, no to jest taka trochę. Można powiedzieć, mała rzecz, ale, ale z drugiej strony korzystają z tego miliardy użytkowników, więc to się skaluje bardzo, więc jednak ma to duży wpływ na świat, pozytywny jakiś tam. No tak. No mhm. więc dzisiaj moim gościem był człowiek, który ma duży wpływ pozytywny na świat no mam i, i mamy nadzieję, że dalej będziesz ten wpływ bardzo pozytywny miał. Życzę Ci realizacji wszystkich celów zawodowych, stawiasz sobie bardzo ambitne cele, więc. Jak się udadzą, to na pewno o tym usłyszymy. Nie będziemy musieli się ciebie pytać, czy się udało, czy nie, bo no, będą o tym pisali w gazetach. No, dzięki, wielkie, za zaproszenie. Mam nadzieję, że jeszcze coś zrobię, co, co, co jeszcze podniesie poprzeczkę i będziemy mieli o czym tutaj porozmawiać. Tomasz Czajka był moim i państwa gościem w godzinie zero. Dziękuję jeszcze raz dzięki za wielkie. Do zobaczenia.